Nie wiem, czy jestem wyraźny, ale jestem na to gotów, aby zaprezentować wam relacje z targów w Kielcach NX 2024. Jedziemy! Dużo tego będzie. Nie przejmujcie się, że mi odwala. Dlaczego mi odwala? Bo może. Dlaczego może? Bo może! Bo już trochę czasu jest i jesteśmy na końcu, ale dla was to jest wstęp. Gdzieś tam w tle jest Kamil i jego biały talerzyk. Jedziemy! Kochani, zaczynamy naszą przygodę z targami. Znajdujemy się na Enexie, jeżeli jeszcze tego nie wiecie. Gdzie doszliśmy? Na jakie stoisko? I kto jest z nami? Jesteśmy dystrybutorem pomp ciepła Maxa. Fajnie, że spotykamy się ponownie, bo w zeszłym roku też się widzieliśmy. No, mamy pompy zarówno na czynnik R32, jak i propanowe. Właśnie tutaj specjalnie chcieliśmy pokazać nasz nowy design tej pompy. To jest właśnie pompa 6-kW. Jak widać, jest całkiem kompaktowych rozmiarów jak na pompy propanowe. I tam w tle chcieliśmy pokazać może później pompę 27-kW, ponieważ Maxa myśli przyszłościowo, widzi, że będziemy potrzebować nie tylko tych pomp na potrzeby małych domów, ale również na bloki, jakieś duże obiekty, instytucje. Dlatego myśląc przyszłościowo również stawia na duże urządzenie. Tu jest akurat pompa średniej mocy 27-kW, ale już w produkcji mamy pompy 40- i 50-kW. O temperaturze zasilania do 78 stopni. Czyli rozumiem, że idziecie bardziej w rozwiązania takie komercyjne, tak? Większe i tak dalej. Tak? Również, bo widzimy bardzo duże zainteresowanie. Ten zeszły rok był w naszej branży, no widać było spowolnienie, ale cały czas mieliśmy zapytania na duże obiekty. No duże inwestycje, duże obiekty, tak? Także jest potrzebna większa moc. Tak, dokładnie. Także pompy 40-50-kW również. Pracujemy nad 80 i 150-kW w jednym kawałku, więc to będzie naprawdę coś innowacyjnego, jeśli chodzi o, no, o rynek pomp ciepła. Myślę, żeby tutaj nie przedłużać, nie zamęczać też tą relacją z targów wszystkich, a jest jeszcze dużo stoisk przed nami. Powiedz mi, co macie, jakie macie nowości w tym roku i czym mogą być zainteresowani, bo już powiedziałeś, macie większe pompy ciepła, idziecie w tym kierunku, tak? Czyli tam średniej mocy, większej mocy pompy ciepła. Małe to również. Będzie komercja. Tych klientów raczej jest mało. Większość klientów, myślę, są dalej zastosowania do domków, czy ewentualnie do zastosowań mniejszych, komercyjnych, gdzie te moce pomp ciepła oscylują w granicach 12, 16, 19 kW maksymalnie, tak? Czy jakaś nowość tutaj się względem tego, co było rok temu, pojawi, tak, czy nie? To, o czym rozmawialiśmy w zeszłym roku, tak naprawdę tam wtedy to była jeszcze pompa samoobudowa. To już jest pracujące urządzenie 6-kW i w tej wersji mamy pompy do 18 kW, czyli na domki. Mogą również być na większe, czyli na kaskady, ale jak najbardziej pompy od 6 kW do 18 z dość małym spadkiem mocy, z obniżaniem się temperatury, co też jest ważne. I to, co również jest ważne, cały proces produkcyjny i pompy ciepła są certyfikowane w Europie przez Eurovent i wszystkie pompy ciepła mają keymarka, co myślę, że w niedługiej przyszłości będzie również bardzo ważne. Produkcja jest we Włoszech, także krótkie czasy realizacji. Nawet jeśli mamy wyprodukować pompę ciepła pod dany obiekt, to również to jest czas reakcji rzędu 30-40 dni. Czyli można powiedzieć, że nie oszukujecie tutaj, jak to wiele producentów jest, że nawet produkują pompy ciepła w Polsce. Tak, są producenci, którzy produkują pompy ciepła w Polsce, ale niejednokrotnie spotykamy się na rynku z tym, że są pompy ciepła pełną gębą, które są polskie, a tak naprawdę mamy pompy ciepła z fabryki Midei, cyk, naklejeczka, dokładnie, produkcja w Polsce. Produkujecie to, rozumiem, we Włoszech. We Włoszech. Tak? We Włoszech. Certyfikowane jest też nie tylko na zasadzie oświadczenia z fabryki, tak? Nie, mamy właśnie certyfikaty Eurovent'u, dlatego tym się chwalimy. Na każdym urządzeniu mamy właśnie nalepki Eurovent'u i keymarka, bo to jest certyfikowane w Europie. Także no jeszcze czym pochwalić. Powiedziałeś też o małych spadkach wydajności względem temperatury zewnętrznej. Mówimy tutaj o pompach, rozumiem, w tym i w tym rozwiązaniu propan, tak? Czy w jednym i w drugim rozwiązaniu, czyli tych mniejszych pomp i większych pomp ciepła, mówimy o pompach propanowych, tak?
opropanowych też... również na R32 cały czas są w ofercie. Jak to wychodzi? Bo kurde, ja zauważyłem u innych producentów, że raczej, jeżeli mamy pompy ciepła na propan, okej, okay, mamy lepsze właściwości, jeżeli chodzi odnośnie sprawności urządzenia, ale niestety względem temperatury zewnętrznej, jak ona spada, to spada nam też możliwości tej pompy, spada nam wydajność. Jak to wygląda tutaj, czy wiesz, patrząc średnio rynkowo, czy wy jesteście tak jak cała reszta, czy widzisz tendencję taką, jak ja widzę pompy ciepła, porównując do mojej ukochanej marki, że zawsze tam zostaje na przykład kilowat czy półtorej kilowata więcej? Myślę, że właśnie jest tak, że zostaje więcej w stosunku do konkurencji, ponieważ porównując moc grzewczą przy plus 7 i minus 15, spadek to jest w granicach 35%, więc nie jest to tak dużo, nawet jak przy pompach na R32 i innych producentów. COP też jest całkiem dobre przy tych temperaturach minus 15, minus 20, bo cały czas jest powyżej 2. Także tak, jak najbardziej myślę, że wyróżniamy się na tle konkurencji, jeśli chodzi o te pompy. Ja myślę, że gorąco zachęcam Was do odwiedzenia zakładki, która wyświetla Wam się na górze, a jeżeli się nie wyświetla, to link będzie na dole do poprzedniego filmu, gdzie szerzej prezentowaliśmy urządzenia marki Maxa. I gdzie mają osoby, które są zainteresowane po tej prelekcji, zainteresowane Waszymi urządzeniami, gdzie mają się kierować, na jaką stronę ewentualnie, gdzie szukać informacji o Was? Zapraszamy na naszą stronę www.maxamyślnikpolska.pl. Oczywiście mam nadzieję, że również będziesz przekazywał jakieś komentarze, na które z chęcią odpowiemy również. Wystarczy wchodzić pod relację z targu i wiesz, samo się dzieje, albo ewentualnie co można? Można zaprezentować na naszym kanale swój sprzęt, do czego gorąco zachęcam. Dobrze, to na koniec obuchy klimatyzacji, kołczan chwały, losuj, a ja ci przeczytam trudne pytanie. O rany. Pomyśl, że to będzie to jedno z łatwiejszych. Nie przestawaj. Pytanie będzie albo trudne, albo tendencyjne. Jakiego produktu brakuje Twoim zdaniem w Waszej ofercie? Hydroboxa. Pracujemy nad tym. Wielu instalatorów pyta się o to, żeby przyspieszyć proces instalacyjny. Po to, żeby to wszystko było bardziej z klocków, rozumiem, gotowych, dokładnie. A nie żeby to wszystko trzeba było tworzyć na miejscu. Dokładnie. Widzisz? Hydroboxa. Da się, wybrnąłeś z trudnego pytania. Mam nadzieję, że widzimy się za rok albo wcześniej, a my lecimy dalej. Dotarliśmy na kolejne stoisko. Jesteśmy na stoisku Ricom Heat. Dobrze mówię? Tak, Ricom Energy. Ricom Energy. Tak. Widzę tu jakieś pompy ciepła. Widzę tu coś nowego, czego nie było. Tak w skrócie, z jakimi nowościami tutaj przyjechaliście i do kogo to jest adresowane? Z nowości to jest, nazywamy to, wszyscy nazywają to hydroboxem, my nazywamy hydromodułem, żeby było trochę inaczej. No, pompy to są te same, co były w tamtym roku. To jest EVR32 i tu jest pompa propanowa. A nowość to jest taka nasza produkcja hydromodułu i można powiedzieć, że jest to oprócz zasobnika CWU, cała kotłownia w takiej skrzyneczce w granicach 60x60 i specjalnie jest to tak spaletowane, żeby można było, specjalnie jest taki jakby rozmiar, żeby to się ładnie na paletach mieściło, nie na takiej palecie, żeby można było to zrozmiarować, żeby tego nie obijać i nie psuć. No praktycznie... Mówiłeś poza kamerą, że jeszcze brakuje nam tutaj naczynia przyponowego, ale to pod względem transportu, dlatego nie jest zamontowane i zabiera nam też przestrzeń, tak? Tak. A takie naczynie mamy tutaj, rozumiem, półśrubunek i tak dalej, zabór odcinający, więc możemy to spokojnie potem sobie dołączyć. To jest taka śluza przed naczyniem, specjalnie jest to wyrzucone i tak jest ustawione, że to jest w centralnej części obudowy, że naczynia przeponowe, powiedzmy, jak zamontujemy pompę, możemy nawet 17 do tego założyć. Mówię tu o przepływach, bo to jest istotne. No i też powiedzmy o pojemności instalacji. Powinno naczynie tutaj się zmieścić. Chodzi o średnicę, żeby ono nam się zmieściło w tym świetle. To jest około 27 chyba centymetrów dokładnie, nie? Czyli rozumiem, to jest wasze dziecko i z tego jesteście dumni, tak? Tak, będzie, na pewno będzie to poprawiane, bo to jest tak naprawdę
szósta wersja, żadne z tych pierwszych takich... Prototypowych, tak? Nie było, nie, znaczy to działało, funkcjonowało, bo mamy w firmie specjalnie instalację pod to zrobioną, zresztą zdjęcie jest takie ładne i wszystko, co wyprodukujemy, testujemy. Nawet wszystko to, co sprowadzamy gdzieś, powiedzmy, importujemy, to najpierw idzie na naszą instalację, jest przewertowane na różne sposoby, czasami bardzo chamsko, na przykład, że jest zamrożone na kości i tak dalej, i dopiero jak jest takie umaltretowane, umęczone, a najlepiej jak się zepsuje, no to wtedy wiemy wszystko, nie? A to jest taka, powiedzmy, kotłownia i co chyba ciekawe, gdzie wydaje mi się, nie widziałem w innych hydromodułach, jest zastosowany UPS i on już jest gotowy. Nic tu więcej nie trzeba zrobić, tu jest taki kabelek przygotowany na dole, włączamy to na przykład, możemy założyć wtykę, a możemy to włożyć do na przykład puszki elektrycznej. Podpinamy i to jest gotowe. Tu jest też sterowanie. To jest sterowanie do tej pompy Easy Life. Dlaczego to jest tak zrobione? Bo żeby zmieścić miejsca, dużo żeby było, możemy sobie to w ten sposób wyciągnąć. Tu jest wszystko gotowe. Jest dostęp do wszystkiego. Jest dostęp do skrzynki elektrycznej, bo mamy tak, pełną skrzynkę elektryczną, zabezpieczenie trójfazowe, jednofazowe, wszystko jest zabezpieczane i styczniki do grzałki przepływowej. Grzałka przepływowa jest... Nie rozumiem też żadnej dodatkowej skrzynki elektrycznej. Nic, nie robi. Nic. Podobnie jak z szafami, podłączamy do prądu, zakładamy naczynie. Od spodu mamy wszystkie na pół śrubunkach przyłącza, żeby nikt nie urwał, w razie czego nie mścił się. Opuszczamy sobie ten sterownik. Możemy też do tego UPS-a się dostać. To jest UPS. Wyświetla nam parametry, jakie mamy na. Tak jest. UPS jest gotowy, ma w środku akumulator, podtrzymuje około 48 godzin. On pulsacyjnie. Tu jest ta malutka pompka, 12. Tu jest zawór różnicowy, wiadomo, żeby... Czyli jest bypass taki zrobiony. Jest tak, bypassing zrobiony. Mówisz, ile? 24 godziny. 48. 48 godzin na tym akumulatorze powinien podtrzymać. Z ciekawostek jest tutaj przepływomierz. Wyświetla nam się przepływ. Możemy tak na szybko wziąć różnicę delta T plus przepływ i jakby na bieżąco, na szybko możemy sobie sprawdzić, jaka jest faktyczna wydajność tej pompy. Poza tym on ma jeszcze taki czujnik, że możemy go przedłużyć do 25 metrów spokojnie. Możemy z tym czujnikiem podejść na przykład pod powrót do samej pompy, do monobloka, albo nawet założyć na skraplacz, dobrze mówię. I na przykład mamy taką sytuację, jest zasilanie, ale zepsuła się pompa obiegowa, zatarła się pompa obiegowa, coś się stało z pompą górnego źródła. No i można powiedzieć, nie mamy zabezpieczenia, bo zasilanie jest, więc UPS się nie włączy, ale pompa nie chodzi. Jest minus na dworze, temperatura spada, pompa ciepła oczywiście włącza swoje funkcje ochronne, ale pompa obiegowa nie pracuje, więc nam powoli to wszystko zamarza. Czujnik mamy ustawiony na 4 stopnie, poniżej 4 stopnie dostaje sygnał UPS i zabezpiecza, mimo że jest napięcie elektryczne, mimo że jest prąd, napięcie. Więc oprócz takiego typowego zabezpieczenia przed zanikiem prądu, przed napięcia, to jeszcze mamy przed zamarzaniem, gdyby coś tam się awaryjnie wydarzyło, nie? Więc tak wygląda ten UPS. Widzę, że jesteś nakręcony, oczko w głowie po prostu. No wiesz, sam to robiłem to i to jest szósty model, nie? Wiesz, to spakietować, żeby to wszystko zmieścić. Początki były takie, że ta skrzynia była dużo większa. Dwa razy ją zmienialiśmy, bo tu jeszcze jest taka, bo tu mamy rozebrane, nie? Ale tu mamy jeszcze taką płytkę. Sterowniczek jest przykręcony. Tu jest manometr i tak to wygląda. I tylko wystaje naczynie. Naczynie dajemy CIBA, bo ono jest ze stali nierdzewnej. Ma ten kołpak zaprasowany, żeby było porządnie. Separator magnetyczny TF1 znany z Fernoxa. Czyli rozumiem, że jest już wbudowany w środku. Jest wbudowany i one fabrycznie mają ręczny odpowietrznik. My wklejamy taką przejściówkę, dajemy automat i można
przy pierwszym rozruchu to zostawić na parę dni, żeby to się jednak, jednak odpowietrzyło. Jeżeli mamy ręczny, no to ciągle musiałbym tu coś kombinować. Okej, ten hydrobox, ten moduł hydrauliczny wewnętrzny, mówiłeś, że on nie jest tylko do tej pompy, tylko rozumiem, że można go do, nie wiem, dowolnej pompy? Do dowolnej pompy możemy zastosować, bo tak, tu mamy ten sterownik typowy Easy Life. Po to jest też wymyślona ta taka właśnie, żeby był tutaj dostęp, bo inaczej nie mógłbym tego spakietować, nie? I łatwiej jest mi podłączać. Tu sobie go ustawię, tu sobie go mogę skontrolować taką śrubką, a tu jeszcze mam wyłącznik, że mogę go wyłączyć z tej strony. I teraz tak, ogólnie jak to z kotłownią, przepraszam, z maszynownią, maszynownie do, te podstawowe elementy maszynowni do każdego monobloka jest praktycznie identyczna, można tak powiedzieć. Różnią się przede wszystkim sterowaniem, nie? I wystarczy wymienić sterowanie i praktycznie do każdej pompy możemy to zastosować, nie? W zależności od specyfiki sterowania. O grzałce powiedziałem, zabór trójdrogowy przełączający jest. Grzałka może być 3x2 albo 3x3, w zależności od wielkości pompy. Ja uważam, że dobrze by było, żeby grzałki w ogóle zastosowane w pompach ciepła miały przynajmniej 75% mocy nominalnej pompy. Chodzi ci pewnie o pracę awaryjną. O pracę awaryjną. No bo wiesz, ktoś też uważa, że to jest dobre rozwiązanie i nie należy się tego bać, że mamy 9, 12 nawet, czy ile byśmy mieli kilowat grzałek. Dokładnie. Jest to na pewno lepsze niż jeżeli mamy na przykład 3 kW grzałkę, a urządzenie, które przy minus 20 dostarcza 9 kW. Dokładnie. Co zrobić w przypadku, kiedy coś nam wysiądzie? No? No wiesz, tutaj powiedzmy polityką firmy, bo tu jeszcze muszę o tym powiedzieć, mało kto to stosuje albo i nie stosuje. Jeżeli w jakiejkolwiek pompie, jak ja to mówię, walnie się coś grubego, to mówię tu o układzie chłodniczym. No nie wiem, zawór, cokolwiek. To coś, co nie unieruchomi na pompę. Nie wymieniamy nic na miejscu. Wymieniamy jednostkę za jednostkę. Nie ma na to czasu. Czyli rozumiem, jest gwarancja typu door to door, tak? Tak, klient ma się nie denerwować, jest telefon, przyjeżdża serwisant, diagnoza, padła sprężarka. Dobra, leci maszyna, najlepiej, żeby to załatwić 2-3 dni. Wtedy grzałeczka sobie chodzi, przykręcamy dwa pokoje, gdzie tam nie śpimy, 75% mocy, jakoś ogarniemy, mamy ciepłą wodę, dzieci brudne nie latają po chałupie, nie ma problemu, nikt się nie wkurza, nikt się nie denerwuje. Pompa zostaje wysłana do instalatora czy do serwisanta, szybka podmiana na śrubuneczkach, kabelki, powiedzmy pół godziny, temat zamknięty, my tą pompę zabieramy i to już jest nasz problem, co my z tą pompą sobie zrobimy. Nie? Dokładnie. I jeśli już jesteśmy przy tej grzałce, to tak jak mówię, grzałek się nie należy obawiać, bo akurat tu jest algorytm taki zastosowany, no można to nazwać stopniominutami, jest taki algorytm zastosowany, że zegar sobie liczy, ten niedostatek liczy różnicę między zasilaniem a powrotem. Mamy na przykład zadaną 40 stopni, ona wychodzi na 39 i nie może wyżej. Co minutę liczy ten niedostatek i sumuje. Czyli może być tak, że w pierwszej minucie brakuje nam 1 stopień, w drugiej minucie 2 stopnie, w trzeciej minucie 3 i uzbiera się nam na przykład 150 stopni minut i załącza się pierwszy stopień. Myślę, że powiem szczerze, dla większości ludzi jest to niezrozumiałe. Tak, ja bym powiedział inaczej, kochani, do was, że stopnie minuty to jest coś takiego, że dzieje się to inteligentnie, czyli pompa ciepła nie dołącza od temperatury na sztywno, czy temperatury wewnętrznej, czy temperatury wody, tylko robi to inteligentnie. Jeżeli bardziej daje sobie stwierdza, że bardziej daje sobie radę, to opóźnia załączenie grzałek. Dokładnie. Jeżeli stwierdza, że musi załączyć grzałki, to załączy grzałki. I te stopnie po kolei i też po kolei się cofają, nie? Dokładnie. Żeby niepotrzebnie nie generować. Jest to dynamiczne. Mamy to za. Mamy to wprowadzone i wszystkie pompy mamy zmonitorowane, które zamontowaliśmy w kraju. Ja mam akurat ten przywilej, że mam dostęp do wszystkich
i na przykład jak wchodzi jakaś nowość, jest wytestowana na naszej instalacji, później wgrywamy to na jakieś tam instalacje, bo nie wszystko wgrywamy na wszystkie instalacje i później możemy to sprawdzać. Mamy taki monitoring nawet graficzny, że wszystko widzę, jak się przełącza zawór, grzałki, pierwszy stopień, drugi i tak dalej. I mogę te stopnie minuty zdalnie dopasować do każdej instalacji. Tak samo odszranianie, inne rzeczy, wiele rzeczy możemy dopasować w pompie bezpośrednio do charakterystyki powiem instalacji. Tak, jak słyszę coś takiego, dobrze to brzmi, no. Dla Was pewnie dobrze też to brzmi, ale pytanie, czy w standardzie już, jak wypuszczacie pompy, no. To czy trzeba to robić? Wiesz, czy nie ma ryzyka takiego, że instalator przychodzi, odpala tą powiedzmy pompę i ona jest źle ustawiona i dopiero Ty potem po jakimś czasie musisz to deregulować? Jak to wygląda? Wiesz co, instalator ma takie wytyczne opracowane, jak ma to zrobić i generalnie są ustawienia fabryczne w tym sterowniku i one są jednakowe wszędzie. Tak, ale właśnie o tym chodzi, czy one są w miarę dobre już na sam start i, tak, wiesz, i nie są w ogóle totalnie minięte? Nie, takich rzeczy nie ma. One są dobre na sam start i ta pompa będzie chodziła, będzie to wszystko grzało. Ale wiemy, że każdy chce jak najmniej, no przecież o to chodzi, dokładnie. Że jak na przykład wymieniam pompę, wymieniam kocioł, zamieniam na pompę, no to chcę mieć komfort, nie chcę przy tym biegać, chcę dostać dotację. I jeszcze jak najmniej zapłacić. No więc też uważam, że każdemu, nie wiem, producentowi czy instalatorowi powinno zależeć na tym, żeby ten klient był z tego zadowolony. Jeżeli dotrzesz do klienta, jakiś instalator, my mamy też taki sposób, specjalną dokumentację, jak na przykład instalator wchodzi na termomodernizację, wymienia kocioł, to ma specjalne arkusze. W jednym arkuszu opisujesz budynek, a w drugim niestety musisz opisać całą instalację. Pokój po pokoju, wchodzisz, mierzysz grzejnik, musisz to wszystko wpisać w arkusz. Jeżeli ten instalator to zrobi, to ja mu to wszystko przeliczę perfekcyjnie, wyliczę mu wszystkie moce, jakie grzejniki musi zmienić lub nie, jakie parametry i tak dalej, i tak dalej. On ma tylko to zamontować. Jak tak zrobi, to będzie klient płacił. To będzie klient płacił takie pieniądze, jak ja tam napiszę, bo to już mam sprawdzone. Ale wiesz sam, że z tym jest różnie. Dokładnie, niestety pewnych rzeczy i pewnych przyzwyczajeń nie zmienimy i dla niektórych dom 120 metrów, jaki on by nie był, to co? Pompa 12 kW, albo kochani. 8, albo 18. Dokładnie, może być też 18. Kochani, można by tak było dyskutować jeszcze latami tutaj. Może teraz powiedz nam, na jakiej stronie internetowej można więcej informacji, jak kogoś zainteresowało, poczytać o tym urządzeniu, o Waszych pompach ciepła. Wiesz co, no wystarczy wpisać w przeglądarkę Ricom Energy i wszystko samo wyskoczy. Nie trzeba tam jakichś specjalnych, wiesz, magii, jakiegoś linka. A dzisiaj weźmiemy może jeszcze wizytówkę i wrzucimy namiar na firmę. Ricom Energy z Kawina. Wrzucimy do opisu filmu, a Ciebie czeka jeszcze co? Ciężkie pytanie. Kołczan chwały. Obuchy klimatyzacji. Proszę wylosować sobie karteczkę, a ja Ci ładnie przeczytam. Tak? A Ty ładnie odpowiesz oczywiście. No to nie wiedziałem, że coś takiego. Ciężkie pytanie brzmi. W jakim celu przyjechaliście na te targi? W jakim celu? Dokładnie. No, w celu prostym, pokazać swoje produkty. Dziękujemy, no. Bardzo dobra odpowiedź. Lecimy dalej. Kochani, jesteśmy na kolejnym stoisku. Ja zawsze zapominam, bo mówię tylko, jesteśmy na takim i takim stoisku, żeby nam się gościu przedstawił, bo Ciebie tutaj nie było, był jakiś inny majcher w tamtym roku, więc przedstaw się, powiedz, jakie stanowisko w tej firmie zajmujesz. Mam na imię Dawid Dzięba, jestem technologiem w firmie ZMK SAS. Okej, powiedz mi, z czym przyjechaliście, z jakimi produktami przyjechaliście tutaj na targi? Nas oczywiście najbardziej interesuje pompa ciepła, koło której siedzimy, ale Wy chyba jesteście szerzej, że tak powiem, dystrybutorami różnych urządzeń grzewczych. Tak, jako firma SAS wywodzimy się już z ponad 40-letnią tradycją, przede wszystkim z kotłów stałopalnych. Z początku były to z ręcznym załadunkiem paliwa, teraz już z automatycznym załadunkiem paliwa, kotły pelletowe, kotły na węgiel, ekogroszek, kotły gazowe, kondensacyjne, zbiorniki buforowe i tak jak Karol wspomniał, pompy ciepła propanowe,
pompy ciepła konstrukcji polskiej, przystosowane na polski rynek klimatyczny. To teraz prostsze pytanie, myślę. Czy przyjechaliście tutaj na targi z jakimiś nowościami dotyczącymi pomp ciepła, czy raczej jest to to samo? Tutaj są udoskonalenia systemowe, softowe w pompie ciepła, gdzie udoskonaliliśmy tutaj użytkowanie przez finalnego odbiorcę pompy ciepła, gdzie ma poprawić się ekonomika zużycia energii elektrycznej przez pompę ciepła, ma być udoskonalony układ chłodniczy, gdzie mamy jeszcze więcej tego ciepła pozyskać, no i przede wszystkim ułatwienia instalacyjne, montażowe dla montażysty, tak, dla instalatora, który będzie montował to urządzenie u naszego odbiorcy. Czyli rozumiem, że skupiliście się głównie na udoskonaleniu softu, tak? Poprawę tutaj parametrów pracy takimi zabiegami, a jako producent ogólnie urządzeń grzewczych, jakbyś teraz powiedział, może to będzie pytanie takie trochę wbrew sobie i szkodzące, no bo ja bym mógł powiedzieć, kupujcie tylko pompy ciepła, ale z racji, że macie urządzenie na pellet, macie urządzenie te kotły gazowe i tak dalej i macie pompy ciepła, jaka jest teraz tendencja na rynku na przykład w przedziale, nie wiem, ostatniego roku czy dwóch lat, czy raczej ludzie wybierają właśnie pompy ciepła, czy raczej, nie wiem, przesiadają się na gaz, bo to jest najtańsze, albo nie wiem, pellet jest najtańszy, albo drewno z lasu jest najtańsze. Ilu odbiorców, tyle opinii. Nie ma w ostatnich latach ukształtowanego, jednoznacznego rynku odbioru danego źródła ciepła. Rzetelna analiza, rzetelne przedstawienie parametrów w budynku, przedstawienie to czy nam, naszym doradcom, jak i instalatorom, i rzetelny instalator zaproponuje najbardziej efektywne, najbardziej, powiedzmy, urządzenie, które najbardziej się sprawdzi w danym budynku, wtedy to urządzenie jest montowane. Nie ma jednoznacznej opinii, które urządzenie dzisiaj się najlepiej sprzedaje, które urządzenie jest zapomniane. Czyli świetnie, podchodzicie do klienta, badacie jego potrzeby i na bazie tych doświadczeń dobieracie konkretne urządzenie. Okej, ładnie nam tutaj zaprezentowałeś się. Teraz kołczan chwały, wybierz sobie pytanie. Myślę, że będzie trudne. Ja ci przeczytam, a ty ładnie nam odpowiesz na to pytanie. Czy na rynku pomp ciepła widzisz jakąś przodującą firmę, z której wszyscy powinni brać przykład? Dlaczego tak uważasz? Każdy produkt jest dobry, nie możemy jednego skreślić, drugiego nie. Firma, która rzetelnie podchodzi do tematu, będzie sprzedawać swój produkt, nie będzie negowała obcego produktu, tak? Instalator, który finalnie montuje tą pompę ciepła, może on jakoś łatwiej mu będzie odpowiedzieć na tak pytanie, ale ja tutaj nie skreślam żadnej firmy, też żadnej firmy nie promuję, że swoje urządzenia ma najlepsze. Trzeba było powiedzieć, że nasze urządzenia są najlepsze i każdy powinien się uczyć od nas, a nie. Dokładnie. A nie skreślać nikogo, tak. Ani nie narzekać. Oblałeś egzamin. Okej, co wam powiem? Bierzemy do was namiary. Namiary na firmę SAS będą w opisie tego filmu, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany jednym, drugim, trzecim rozwiązaniem, to jak najbardziej polecamy przejść do opisu i poczytać więcej informacji na waszej stronie. Dziękuję, lecimy dalej. Kochani, znajdujemy się na kolejnym stoisku na targach w Kielcach. Dotarliśmy na stoisko firmy JBG2. Powiedz mi, kim jesteś, albo przedstaw się tym milionom słuchaczy na całym świecie. Jakie stanowisko zajmujesz też w firmie? Witam Państwa, jestem opiekunem klienta kluczowego w JBG2. Firma JBG2 wywodzi się z chłodnictwa. Ponad 30 lat produkujemy urządzenia chłodnicze. Wprowadziliśmy również do oferty 3 lata temu pompy ciepła na propan. Są to urządzenia polskiej produkcji. Mamy również w ofercie domy modułowe oraz systemy fotowoltaiczne, również polskiej produkcji. Okej, czyli już wprowadziliście pompy ciepła. Myślę, że naszych tutaj widzów, subskrybentów będzie interesowało to, co to w ogóle są za urządzenia, wiesz, jakich mocy, czy są do domów nowych, czy do domów, które powiedzmy podlegają jakiejś termomodernizacji, tak? Czy też do domów o większym zapotrzebowaniu. Jak to u was wygląda i na jaki czynnik też chłodniczy one są? Tak, są to urządzenia na propan, na inwerterze. Moce mamy 10 kW, 15 kW oraz 6 kW.
Powiem tak, zauważyłem tendencję taką, że jeżeli chodzi o pompy ciepła na propan, one się wszystkie raczej cechują tym, że mają wysoką sprawność, tak? Tak. Wysoką sprawność, ale względem temperatury zewnętrznej spada im wydajność. Jakbyś tak dla widza, który nie spotkał się z waszymi urządzeniami, wiesz, powiedział mniej więcej, jak to wygląda w waszych pompach ciepła. Czy raczej tej mocy grzewczej, tak, dostępnej, wraz ze spadkiem temperatury macie, powiedzmy, tyle samo co konkurencja, czy raczej na wyższym poziomie, jak to wygląda? Myślę, że tutaj przede wszystkim klasa energetyczna mówi sama za siebie. Możemy się pochwalić trzema plusami w parametrze wody zasilającej 55 stopni. Więc jest to naprawdę bardzo dobry wynik. Plasujemy się w czołówce tak naprawdę producentów światowych. Okej, okay, czyli mówisz tak, jak to wygląda w waszym przypadku, bo różnie to jest. Pompy ciepła, pompy ciepła na propan to raczej będą monobloki, tak? Tak, dobrze. Czasem u różnych producentów jest to tak, że mamy, powiedzmy, samo urządzenie dostajemy, a my stoimy koło jakiejś jednostki wewnętrznej. Jak to u was wygląda? Tak, mamy w ofercie trzy opcje jednostek wewnętrznych. Jest to sam sterownik, to co stoimy to jest hydrobox. Tam jest zawór przełączający, grzałka, 3x3 kW, po 3 kW na każdą fazę, naczynie przeponowe, grupa bezpieczeństwa. I jeszcze mamy tak zwaną hydrotower, czyli to samo co w hydroboxie, plus do tego zbiornik niewzewny 200-litrowy na wodę użytkową. Czyli rozumiem, dla każdego coś miłego, tak? Każdy znajdzie coś siebie, dokładnie. Ale nie ma takiej opcji, że weźmiemy samo urządzenie, samego monobloka i go podłączymy do instalacji. Musimy mieć tą jednostkę wewnętrzną. Musimy mieć jednostkę sterującą. Tak. Czyli choćby ta najmniejsza musi być zainstalowana. Kochani, jeżeli chcecie jeszcze jakieś informacji, to gdzie oni mają szukać tych informacji? Zapraszam na stronę internetową JBG2 lub JBG HT. Również zachęcam do kontaktu z naszym biurem. Wszystkie linki jak zwykle będziecie mieli w opisie tego filmu. Zanim polecimy dalej, jeszcze kołczan chwały. Trudne pytania, proszę sobie wylosować, którymi my na co dzień obrywamy. Okej. I już ci przeczytam. Jedno pytanie. I twoje pytanie brzmi, budując nowy dom, jakie źródło ciepła byś wybrał i dlaczego tak? Osobiście wybrałbym pompę ciepła. Dlaczego? Ponieważ uważam, że w połączeniu z fotowoltaiką jest to na ten moment najbardziej efektywny sposób i opłacalny sposób ogrzewania. Dziękuję bardzo za wywiad, a my lecimy dalej. Kochani, jesteśmy na kolejnym stoisku. Byliśmy już na tym stoisku rok temu i wywiad nie był chyba z tobą, tylko z kimś innym. Z szefem, z bossem jakimś tam, tak? To możliwe, tak. Bardzo dobrze. Jakbyś powiedział, przedstawił się po pierwsze, powiedział, jakie stanowisko zajmujesz w firmie i z czym, z jakimi produktami przyjechaliście tutaj na targi. Okej. Nazywam się Michał Bukowski, jestem szefem działu marketingu w firmie Pereco. I cóż, na Enexie wystawiamy się nie po raz pierwszy, bo już licząc z dawien dawna, chyba po raz czwarty czy piąty z rzędu. Natomiast dzisiaj przyjechaliśmy z całą gamą naszych produktów. Począwszy od kotłów stałopalnych, zasilanych peletem, jak i zgazowujących drewno, poprzez kotły elektryczne serii Pi oraz Sonic, to są kotły wykorzystujące do swojej pracy prąd elektryczny, kończywszy na popach ciepła wykorzystujących do swojej pracy czynnik R32 oraz propan R290. Co z nowości? Z nowości, zdecydowanie kocioł zgazowujący. Jest to kocioł może niezbyt nowy, jeżeli chodzi o rynek polski, natomiast charakteryzujący się swoją ekonomią pracy oraz ceną. Natomiast nowością na pewno jest to, że w naszym portfolio można znaleźć pompę ciepła, wykorzystującą jako źródło szczytowe kocioł peletowy. Czyli w przypadku, gdy mamy bardzo niskie temperatury na zewnątrz, nie wykorzystujemy tak zwanego hydroboksu i grzałek w nim się znajdujących do zwiększenia temperatury ciepłej wody w instalacji z domu, tylko właśnie kocioł peletowy, który się automatycznie załącza, dając ten komfort cieplny dla domowników. Czyli rozumiem, to jest wasze rozwiązanie na ciężkie czasy, tak? Czy nasze, bym nie powiedział, bo
tutaj filozofii nikt nie odkrywa. Natomiast jesteśmy na pewno jednymi z pierwszych, którzy tego typu zestawy proponują w swojej ofercie i dają ten produkt dla użytkownika, który mógłby cieszyć się tylko komfortem ciepłym u siebie w domu. Z rzeczy, które mniej może mnie interesują, ale może bardziej będą interesowały też subskrybentów tutaj. Mówiłeś o kotle, poza kadrem rozmawialiśmy o kotle zgazowującym drewno i też się spytałem od razu, czy to jest jakkolwiek zautomatyzowane. Jakbyś może troszeczkę o tym powiedział, bo wiem, że wśród oglądających na pewno są osoby, które szukają budżetowych rozwiązań. Jak to wygląda u Was? Tak, jest to przede wszystkim kocioł bardzo mocno budżetowy. Myślą przewodnią, która nam przyświecała przy stworzeniu tego urządzenia, było to, aby klient z mniej zasobnym portfelem miał również dostęp do ekologicznego źródła ciepła. Kocioł zgazowujący drewno jest przebadany oczywiście w akredytowanych laboratoriach i występuje on w mocach 14 oraz 20 kW. Są to kotły naprawdę relatywnie niedrogie, no w porównaniu oczywiście ze wszystkimi innymi produktami dostępnymi na rynku, różnego rodzaju innymi produktami. Ten kocioł cennikowo w detalu kosztuje mniej więcej 7700 zł. Natomiast jest certyfikowany nie tylko i wyłącznie na drewnie, ale również i na węglu, co jest ciekawe. Więc kocioł jest... Można zgazowywać węgiel też w nim, czy nie, palić? Można zgazowywać drewno, a palić można węglem, tak? Już myślałem, że jeszcze ropa będzie płynąć stamtąd. Fajnie by cracking było. Cracking jakiś i tak fajnie dalej. By było, no fajnie by było. Aczkolwiek kocioł retro, summa summarum, jest wpisany na liście ZUM jako kocioł zgazowujący drewno. Jego pyły wynoszą poniżej 20, więc może być spokojnie gotowany i może być dostępny dla klientów, którzy chcą pozyskać ewentualnie dotacje na dofinansowanie na zakup tego typu urządzenia. Więc kocioł zgazowujący retro to jest jeden z naszych flagowych produktów i nowości na tych targach. A czy sprzedaż, rozumiesz, że to jest produkt, który już jest w sprzedaży, tak? To jest produkt, który jest w sprzedaży, który jest wpisany na listę ZUM, który jest już dawno przebadany, jest w naszych stronach internetowych, jest w ogólnej sprzedaży dystrybucyjnej na terenie Polski u naszych dystrybutorów. To jakbyś tak mógł powiedzieć, czy dysponujesz jakimiś danymi, jak to właśnie wygląda w ostatnim, nie wiem, roku, w ostatnich latach, jak wygląda tendencja, jeżeli chodzi odnośnie udział pomp ciepła, tych kotłów, które macie indukcyjne, tak? Czy tak. No, tych, co bezpośrednio prądem, powiedzmy, grzeją, jeden do jeden, a jak wygląda no, udział poszczególnych urządzeń grzewczych, które macie? Jasne. Oczywiście ciężko jest... Jeszcze widzieć jakąś tendencję, że to idzie teraz, że są, nie wiem, ludzie narzekają, prąd, niestała cena i tak dalej, są jakieś dotacje, to teraz przechodzimy wszyscy z powrotem, nie wiem, na pelet, na drewno, czy jak to wygląda? Nie można tego tak w tak prosty i bezbarwny sposób ukierunkować i zaszufladkować. Ty chyba nie czytasz komentarzy. Staram się, aczkolwiek jest to niemożliwe, biorąc pod uwagę ilość tych komentarzy. Natomiast wiadomo, są firmy, które się specjalizują i są ukierunkowane na dany produkt. My jako Epereco produkujemy gamę produktów, tak? Więc mogę się wypowiadać tylko i wyłącznie pod kątem naszej produkcji. I nie ukrywam, że ubiegły, miniony rok można zapisać z głoskami pod kątem pelletu, tak naprawdę. Ponad 50% sprzedaży kotłów w naszej firmie to są kotły pelletowe. I to są kotły o tej troszeczkę niższej cenie, te troszkę bardziej budżetowe. Natomiast w naszej portfolio można znaleźć kotły nie tylko budżetowe, ale również kotły bardziej rozbudowane, kotły, które są niejako kotłownią samą w sobie, bo zawierają zbiorniki CO itp. itd., więc tutaj jest bardzo szeroka gama produktów. Natomiast jeżeli chodzi o sprzedaż, to kotły pelletowe przede wszystkim, następnie kotły właśnie zgazowujące drewno, kotły na węgiel, kotły elektryczne i pompy ciepła oczywiście również, ponieważ pomp ciepła jest tak dużo na rynku, ciężko jest marketingowo przebić się przez ten cały
szwadron reklam itp. itd. Czyli prościej przebić się tutaj. My skupiamy się na tym, na czym znamy się od 20, przeszło 2 lat najlepiej. Chcemy proponować naszym klientom sprawdzone rozwiązania, certyfikowane urządzenia, urządzenia o niskiej cenie, o tanich kosztach eksploatacji. Na tym się generalnie skupiamy. Nie byłbym sobą, jakbym nie zapytał, bo tak trochę jak dla mnie zbyt zdawkowo o tej nowości, którą macie. Macie pompę ciepła na propan, tak? Przedtem przyszłem, nie wiem czy to była ta dokładnie pompa, ale wydaje mi się, że to była ta pompa, którą, przed którą stoimy, biała jakaś. Była dostępna w tamtym roku. Teraz macie coś nowego. Jakbyś troszeczkę o tym produkcie, do jakich zastosowań jest on przeznaczony, ewentualnie w jakich mocach jest on u Was oferowany, czy opiera się spadkom temperatury zewnętrznej, jak to wygląda? To jest wiedza powszechna, tak? Jeżeli chodzi o pompy na czynnik R290, te pompy propanowe, to są pompy wysokotemperaturowe, które notabene powinny przy swoich najlepszych parametrach ogrzewać budynek, znaczy dawać odpowiednią temperaturę w wysokości około 70-65 stopni Celsjusza na układ grzewczy przy odpowiednich parametrach zewnętrznych budynku. Więc tutaj się Ameryki nie odkryje. Wszystkie te pompy działają na podobnej zasadzie. Są tak samo ekologiczne, ekonomiczne, więc wiele na ten temat stricte nie mogę powiedzieć, tym bardziej, że jest to nowość tutaj na targach. Nie ukrywam, że gdybyśmy zaprosili naszej rozmowy jednego z moich kolegów z działu handlowego, okazałby się o wiele bardziej merytoryczny w tej kwestii, aniżeli ja. Nie umniejszając w żaden sposób mojej osoby skromnej. Niemniej jednak jest to nowość w naszej ofercie. W związku z powyższym dzisiaj również się wystawiamy na targach. Pokazujemy, że Pereco rozwija się, że Pereco nie tylko produkuje urządzenia od 20 przeszło lat stałopalne poprzez węgiel, drewno, pelet, kotły elektryczne, ale również mocnymi łokciami rozpycha się na rynku, wchodząc w urządzenia pod tytułem pompa ciepła na czynnik R32, zestaw termo-duo łącznie z biwalentnym szczytowym źródłem ciepła w postaci kotła peletowego, jak i również pompy ciepła na propan na czynnik R290. Brzmi ciekawie. Myślę, że po więcej szczegółów odsyłam Was do linku do Was, bo jakoś stron na 100% macie z wszystkimi produktami. Mamy. Więc odsyłam. Zobaczcie sobie, jeżeli jesteście zainteresowani. A my, kończąc jeszcze, ciężkie pytanie. Wiedziałeś, że Cię to czeka. Losuj. Obuch klimatyzacji Katowice. Dawaj. Ja Ci przeczytam, żeby nie było problemu. Losowanie było z Komisją Gier i Zakładów. Komisja Gier i Zakładów potwierdza. Czy Wasze urządzenia mają tryby, programy pomagające oszczędzać energię? Skupmy się tutaj na pompach ciepła. Ależ oczywiście, że tak. W pompach ciepła jak najbardziej jest to rozwiązane w sposób bardzo obszerny. Natomiast pierwsza rzecz, jaka przyszła mi do głowy, gdy zadałem to pytanie, to jest rozwiązanie algorytmu w sterowniku PX100, który stosujemy zarówno w kotłach solnicznych, jak i w kotłach indukcyjnych, ale nie tylko. Jest to funkcja, jedna z wielu naturalnie, która umożliwia zaprogramowanie danego urządzenia do pracy w danych taryfach specjalnych. To znaczy, jeżeli załóżmy taką sytuację, że mamy dom, jakiś domek jednorodzinny, mamy zainstalowany w nim kocioł, powiedzmy solniczny, który stoi za moimi plecami i mamy sterownik PX100, w domku nie ma żadnej instalacji fotowoltaicznej, co zrobić w takim przypadku, żeby korzystać z urządzenia w sposób ekologiczny, ekonomiczny, przepraszam. Ano wystarczy uruchomić u operatora, u dostawcy energii elektrycznej, u operatora tak zwaną taryfę G12 lub G12W i na sterowniku tego urządzenia ustawić odpowiednie daty oraz czasy, w których kocioł ma priorytet grzania wody z zbiornika buforowego, a kiedy ma się wyłączać. W takim przypadku
kiedy mamy domek jednorodzinny, powiedzmy, załóżmy, instalację podłogową, instalację grzewczą podłogową, możemy nagrzać zbiornik buforowy do temperatury 85 stopni Celsjusza nawet i potem przez mieszacz puszczać sobie temperaturę na podłogówkę 35 stopni. Proszę mi wierzyć, że w skrajnych przypadkach, kiedy mamy bardzo dobrze ogrzany dom jednorodzinny, czy też wykonany w odpowiednich standardach dzisiejszych, taki zbiornik nie sposób jest rozładować w ciągu dwóch dni. Brzmi ciekawie. Was zapraszam na stronę, żeby zaczerpnąć większej wiedzy na temat produktów, które was interesują, a my lecimy dalej. Dzięki wielkie. Kochani, chodzimy po targach i co? Spotykamy starych znajomych. Trochę się u nich pozmieniało. Mamy tutaj Romana, którego możecie pamiętać z filmów z Grodna. Tak? Z Grodna, tak. Wy się z nimi nie pogniewaliście jakoś? Absolutnie, współpracujemy z naszym byłym chlebodawcą. Ale coś się fajnego wydarzyło i myślę, że tutaj jest możliwość dalszej współpracy i chcielibyście oglądać takie filmy. Dajcie o tym znać oczywiście w komentarzach. Jakie filmy moglibyśmy dla nich przedstawić z tobą? Nasza firma zajmuje się głównie serwisem. Serwisem pomp ciepła, klimatyzacji, w tym również klimatyzacji przemysłowej. Nie boimy się wyzwań związanych z wentylacją, z przeróbkami. Skupiamy się głównie na tym, no z czym z całym szacunkiem często nie radzą sobie instalatorzy, czyli z diagnostyką, z naprawą, z konfiguracją urządzeń. Może powiedz, na jakim rejonie tutaj działacie, żeby od razu była reklama i oczywiście link będzie na dole do waszej jakiejś strony albo na miarę. Oczywiście wszystko mamy, tak. Głównie województwo mazowieckie i województwa ościenne. Jesteśmy mobilni, jeździmy, jeżeli są tematy zgłoszenia, to oczywiście nie boimy się zdiagnozować, naprawić, skonfigurować urządzenia. Więc kochani, jeżeli macie jakiś problem z pompą ciepła, czy z klimatyzacją, czy nawet na jakieś duże zakłady, rozumiem, że też obsługujecie. Tak, oczywiście. To walcie do Romana, kontaktujcie się z nim. Jeżeli chcecie filmy takie, kto panu to tak spier, to też piszcie w komentarzach i postaramy się coś dla was nagrać. A my lecimy dalej do kolejnego stoiska. Kochani, jesteśmy na kolejnym stoisku na targach i znaleźliśmy się na stoisku firmy Sola, na której już byliśmy wielokrotnie na różnych targach, ale troszeczkę u was się zmieniło. Jakbyś się przedstawił tutaj przed kamerą, bo nie wszyscy się kojarzą, po pierwsze, i po drugie opowiedział nam, jakie nowości, jakie zmiany zaszły u was w firmie i jakie nowości macie i przywieźliście ze sobą na targ. Oczywiście, Bartosz Malawski. Od ubiegłego roku w wyniku permanentnego R&D, bo u nas cały czas się dzieje dużo w tym zakresie. Wprowadzamy w tej chwili na rynek nową, drugą generację splitów. To jest na R32. Jest cała seria, tak jak w przypadku 410. Myślę, że na dzień dzisiejszy ważna informacja jest taka, że jest to wszystko certyfikowane w Brnie. No, wyprodukowane w Polsce, w Gorlicach. Długo nad tym pracowaliśmy. Także to jest nowość, jeżeli chodzi o split u nas. Dodatkowo jesteśmy na końcowym etapie testów wewnętrznych monobloka na propanie. Również będzie certyfikowany w Brnie, będzie to początkiem marca. I mówiłeś, że tam, jeżeli chodzi o odnośnie monobloka, też będzie do tego dostępny hydrosplit, tak? Tak. Generalnie... Jak to będzie dla użytkownika końcowego, który interesuje się waszym urządzeniem, lubi waszą filozofię, bo poprzednio rozmawialiśmy o niej, myślę, że nie będziemy jej przytaczać, jest dość szeroka i trochę macie inne podejście do sprawy niż większość firm, ale jak to będzie? Czy ktoś będzie w stanie kupić na przykład samo urządzenie zewnętrz samego monobloka, podłączyć go do instalacji, czy potrzebuje jakikolwiek moduł wewnętrzny? Czy musi iść na przykład w tego hydrosplita? Jak to wygląda? Nie. Zbudowaliśmy ofertę w taki sposób, że monoblok dzieli się na dwie grupy takie główne. Jeden jest o takiej standardowej sprawności. Porównujemy to do Panasonica. Drugi jest druga seria o wysokiej sprawności. Porównujemy to do najwyższych modeli Vaillanta. A dodatkowo każda z tych serii, z tych grup produktowych, jest wyposażona od takiej najbardziej podstawowego wyposażenia, gdzie praktycznie trzeba całą kotłownię budować,
Czyli instalator musi sobie kupować wszystkie elementy we własnym zakresie. Czyli wtedy co mamy? Tylko sterownik w środku i tylko sterownik w środku. Dokładnie tak, a kończymy na tak zwanej lodówce, gdzie wydaje nam się, że... Znaczy wydaje nam się, tak obserwujemy rynek, zresztą widać to po tych targach, że rynek skręca w tym kierunku na oszczędność czasu, bo jeżeli sobie przekalkulujemy pracę instalatora, czas plus części, no to jednak opłaca się taką lodówkę postawić. A my jeszcze dodatkowo jesteśmy w stanie skustomizować, jesteśmy w stanie na etapie przyjęcia zamówienia uzgodnić z klientem, w którym kierunku mają być przyłącza wystawione. Aha, czyli tak. Aż tak? Tak, tak. Nie dokładnie. Ma, że urządzenie jest takie i takie nie. I freon jest po prawej, a to jest po lewej, czy tam przyłącze do hydroboksu jest po prawej, a wyjście jest po lewej, tylko możecie to, rozumiem, zamienić. Dokładnie tak. I dodatkowo te fronty są tak zrobione jak w meblach kuchennych. Można zastosować fronty meblowe, czyli rozumiem, tak, żeby pasowały idealnie do wnętrza. Idąc w kierunku tego, że raczej w tych nowych wszystkich budynkach idziemy w takim kierunku, że tej przestrzeni jak najmniej chcemy wygospodarować na pomieszczenia poświęcić na pomieszczenia techniczne, to rozumiem, że można coś takiego, takie urządzenie, jednostkę wewnętrzną, która ma, powiedzmy, w sobie wbudowaną wszystko, co potrzebujemy odnośnie ciepłej wody, odnośnie centralnego ogrzewania i możemy to postawić, nie wiem, w kuchni, tak? Tak, tak, tak. Taki jest zamysł i właśnie jak my dostaniemy odpowiednio wcześniej informacje, czy odpowiednio wcześniej, no praktycznie w dowolnym momencie, jest zamówienie, klient zamawia, potrzebujemy z prawej, z lewej strony, na górze. No i w ten sposób to wykonujemy. Odpowiedz mi jeszcze na pytanie, bo najczęściej ludzie kategoryzują to tak, że mamy urządzenie na R32, czy tam na 410 i mamy urządzenie na propan, że urządzenia te, powiedzmy, na syntetyczne czynniki będą raczej na instalacje niskotemperaturowe, a na propan na instalacje wysokotemperaturowe. Jak to wygląda w waszym przypadku? U nas R32, no... Jest tam również na wysokie temperatury R32 jak najbardziej się sprawdza. Jest to potwierdzone badaniami. Czyli rozumiem, że wszystkie w ogóle informacje odnośnie produktów, które macie, można znaleźć bez problemu u Was na stronie internetowej. Oczywiście, że tak. Do której odsyłamy poniżej. Spoko, że się rozwijacie. W tej chwili jesteśmy w stanie testować do 17 kW, bo taką mamy komorę. Natomiast w niedługiej przyszłości... A w ogóle wprowadzenie jakichś bardziej komercyjnych takich rozwiązań, wiesz, urządzeń, nie wiem, 50-60 kW? Do 150. Okej, okay, czyli duże jednostki, duże, które pewnie tak. Można będzie jeszcze łączyć. Tak, my w tej chwili współpracujemy również z Politechniką Krakowską. Mamy zaprojektowany wymiennik, który pozwoli nam dodatkowo 10% uzyskać. Więc powiem tak, życzę sukcesów, ale zanim jeszcze się pożegnamy, to... Kołczan chwały tutaj. Trudne pytanie. Wylosuj jedno, ja ci przeczytam. Dawaj. Będzie trudne pytanie, albo tendencyjne. Wymień 5 powodów, dlaczego warto wybrać wasze urządzenie. Pierwsze to jest automatyka. I poziom zaawansowania, ilość obiegów, jakie to potrafi sterować, naprawdę zaawansowane algorytmy. Bo nad tym siedzieliśmy długi czas i dzięki temu jesteśmy w stanie rozwijać nowe produkty. No bo o jednostkę tą sterującą opieramy na niej... No nie musicie tego tworzyć od nowa, to jest tak. Na tyle mamy dobrze zrobioną bibliotekę, jest ten kod. Dwa, no jesteśmy polską firmą. Trzy, jakie mamy wyniki w badaniach, tak deklarujemy. Ostatnio w Brnie, jak byliśmy na certyfikacji, to taki kolega powiedział, wy jesteście dziwną firmą, bo deklarujecie na wstępie gorsze parametry niż de facto macie. To jest mało firm tak robi, ale niektóre tak robią, a niektóre niestety opierają się na tym, czym Chińczycy wypuszczą, że tak powiem, swoje badania w fabryce, które niezbyt wiele mają potem wspólnego rzeczy. Dokładnie tak. No, okay, mamy trzeci punkt, czwarty. Czwarty. Mamy kompetencje takie, że znamy swoje urządzenie absolutnie od podszewki. My, jak projektujemy monoblok, my nie kupujemy gotowego seta od jakiegoś tam dostawcy,
tylko dobieramy inwerter, dobieramy sprężarkę i jesteśmy w stanie to połączyć. No, nie wydaje mi się, ja to wiem po prostu, że w zakresie takich kompetencji mamy dużo, jesteśmy małą firmą póki co, ale kompetencyjnie myślę, że z każdym możemy walczyć. I piąty. I piąty. O wsparciu mówiłem? Nie mówiłem. Nie wsparcie, mówiłem. Serwis. Myślę, że to jest tak. Ważne. Czy jesteś w stanie podać Jeszcze jedna rzecz. Pracujemy w tej chwili nad systemem, bo mamy w swojej ofercie tam też również produkowane przez nas ładowarki samochodowe. Jesteśmy przedstawicielem tam fabryki, no od Zafory jesteśmy związani już bardzo długo, jeżeli chodzi o też falowniki i magazyny energii. I teraz robimy swój system EMS, Energy Management System, który będzie spinał wszystkie te urządzenia. Mhm. I jak wprowadzimy tą, mam tutaj głównie, znaczy nie tylko domowe, ale jeżeli będą jakieś fabryki czy zakłady i będą potrzebne magazyn energii, pompa taka przemysłowa do 150 kW, do tego ładowarka i magazyn właśnie. I jak to będzie spięte wszystko naszym systemem zarządzającym, to myślę, że to będzie oferta ciężka do pobicia. Myślę, że świetnie, zapowiada się rewelacyjnie. Mam nadzieję, że jak przyjadę do Was za rok albo na jakieś następne targi. Zapraszamy. Przenosimy się do nowej hali, planujemy w kwietniu. I zapraszamy gdzieś tak maj, czerwiec, to już będzie kulało. Ja mam nadzieję, że się będziecie dalej rozwijać, a my lecimy dalej. Dotarliśmy do kolejnego stoiska. Jesteśmy tutaj z gościem, którego już znacie, bo rok temu chyba się widzieliśmy. Tak, rok temu byliśmy tutaj, tak. I rozmawialiśmy troszeczkę o pompach ciepła. Widzę, że się zmieniło. Jakbyś się teraz przypomniał, przedstawił tutaj, kim jesteś, jak się nazywasz i z czym przyjechaliście na targi. Dzień dobry, Norbert Nowakowski, firma Fautak. W zeszłym roku mieliśmy przyjemność właśnie być na targach. W tym roku jesteśmy na targach też z pompami ciepła, z inwerterami, z magazynami energii. Pytanie było, co się zmieniło? Dokładnie. Więc co się zmieniło? Mamy nową budowę, ładniejszą, czynnik R290, ale też za mną na plakacie jest pompa 50 kW, która już jest w sprzedaży i już jest montowana w Polsce. To nie jest tak, że jest tylko w sprzedaży, ale w tej chwili jest montowana do inwestycji 4 pompy 50, czyli 200 kW. Oferta jest cały czas poszerzana, bo w tej chwili pracujemy nad pompami 100 i 150 kW. Czyli oprócz tych pomp, takich typowych, powiedzmy dla Kowalskiego, rozwijamy ofertę o pompy przemysłowe dla dużych obiektów, hoteli, magazynów i tego typu projektów, tak? Więc to się zmieniło. Jeśli chodzi tak naprawdę jeszcze o czynnik R290, w zeszłym roku tylko mieliśmy dwie pompy, 6 i 12. W tym momencie w ofercie już mamy 6, 8, 10, 12. Czyli też jakby zwiększamy zakres uniwersalności mocy, to też się zmienia. Czyli żeby to było bardziej dopasowane, rozumiem? Bardziej dopasowane. Widzimy, że na przykład na rynku 12 jest zawsze była popularna, ale 8 nam brakowało, rynek jakby potrzebuje 8. Więc tak wygląda oferta i się cały czas poszerza. Ale jakby jeszcze pokrótce powiedział, jak to wygląda w przypadku waszych produktów? Mówisz, że mieliście przedtem 6 i 12, tak? W czynniku R290, bo w R32 mamy szerszą ofertę. Jeżeli teraz mamy coś pomiędzy, czy to jest pompa, która cechuje się innymi podzespołami, inną sprężarką? Nie, to są te same pompy, tylko po prostu jest... Dokładnie. To są te same pompy, tak samo zbudowane, czy to się innej mocy. O co mi chodzi? W przypadku takich zabiegów ja się zawsze pytam, jaki był zamysł i czy, wiesz, powiedzmy, mając większe urządzenie, zmniejszając programowo jego moc, czy jesteśmy w stanie uzyskać tym większą sprawność, czyli jaki był cel takiego? Znaczy generalnie cel był, może tak, no da się zawsze tą pompą tak sterować, żeby się dostosować, ale są pewne granice. Klienci tak naprawdę na nas może nie wymusili, tylko zaproponowali. Jeżeli są zapytania klientów i chcą kupować, no to my oczywiście takie zapytania traktujemy bardzo poważnie. Wprowadzamy do oferty i sprzedajemy, więc jakby tutaj rynek nam pokazał, że trzeba to rozwijać. Byliśmy w zeszłym roku na początku drogi z R290, byliśmy w ofercie R32,
ale widzimy, że R270 bardzo fajnie nam się rozwija, tego typu pompa, no i zaczęliśmy po prostu rozwijać ją, żeby mieć szerszą ofertę i żeby klientowi też sprostać na jego potrzeby i zapytania. Więc raczej jest właśnie ta tendencja, że każdy szanujący się producent chce iść w kierunku R290 i rozszerzać, że tak powiem, tak swoją ofertę, nawet jeżeli bazował tylko na syntetycznych czynnikach. Jeżeli chodzi o waszą ofertę, bo stoimy koło pompy ciepła, nie pamiętam, czy przedtem to było też poruszane. Co wy jeszcze macie w ofercie? W ofercie mamy oprócz pomp ciepła magazyn energii i inwertery ze współpracy z marką Deje, sygnowany Pałtak Deje. To jest cała gama inwerterów magazynu energii. W magazyn energii mamy 5 kW, 10 kW, ale też mamy 64 kW. W tej chwili też pracujemy na projektach 500 kW, 1 MW, więc tak naprawdę robimy w tej chwili takie duże projekty. Zaczynam je opracowywać do zapytań. A jeśli chodzi o takie magazyny 60 kW, 5, 10 kW, już je sprzedajemy, już są montowane w Polsce. Co ciekawe, taką ciekawostkę powiem, jeśli chodzi o magazyn 60 kW, jest montowany w jednej z większych fabryk chemicznych w Polsce i ta bateria nie jest jakby montowana dlatego, że tam prądu brakuje, czy jakiegoś zabezpieczenia z punktu widzenia zasilania prądem. Jest ona zamontowana do dużej maszyny, która ma utrzymywać stałość temperatury i po prostu brak prądu i nieutrzymanie tej stałości temperatury pewnego czynnika w tej maszynie powoduje, że uruchomienie tej maszyny znowu będzie trwało przez 3-4 dni. Więc duża... Czyli potem były straty w samej duże produkcji, straty, tak? I tak dalej, i tak dalej. I jakby wcześniej fabryka posługiwała się nie narzędziami, tylko generatorami na paliwo, ale wiadomo, że ten czas reakcji i tak dalej był dłuższy i po prostu rozwiązanie takie wprowadzili. Za chwilę się pojawiła u nas też taka informacja, za tydzień, dwa, jak już to zostanie uruchomione, bo to jest właśnie w trakcie, w tej chwili ta bateria dojechała i w trakcie jest montażu. A tylko mówię jako ciekawostkę, że to nie jest do końca tak, że magazyn energii musi być sens też tylko takiego, tylko magazynu energii. My widzimy nawet, jeśli chodzi o pompę 50, jeden inwestor, który zaraz zakupił cztery pompy. Oczywiście policzył sobie jakby audyt energetyczny budynku, ale jak z nim zaczęliśmy rozmawiać, jego głównym jakby takim impulsem do zmiany z normalnego paliwa, czyli gazu, na pompy ciepła, bezpieczeństwo. Kiedyś duży hotel w okresie zimowo-letnim z inwestorem zabrakło mu gazu, czy włączył mu gaz, poniósł tego tytułu straty. Dzisiaj to sukcesy zabezpieczyć to przy kaskadzie cztery pompy. No jest mało prawda, żeby się wszystkie cztery zepsuły naraz. Nie? Więc jakie są czynniki na rynku, jak słuchamy klienta, że klient jednak ma różne potrzeby, miał różne problemy, różne wyzwania. Jakby to wszystko zaczyna, że ten klient jest coraz bardziej świadomy, wyedukowany, wraca do nas, my mu doradzamy i dostarczamy tego typu sprzęt. To fajnie, że jesteście się w stanie tak dostosować. Na koniec jeszcze proszę sobie wylosować tutaj pytanko z Coacha na chwały, już przeczytam. Już się boję tego pytania. Będzie ciężko. Albo tendencyjnie. Kiedy pompa ciepła jest droga w użytkowaniu, a kiedy tania? To jest trudne pytanie, tak? Bo ja nie jestem jakby sprzedawcą i technicznym, tak? Kiedy jest droga, kiedy jest tania w użytkowaniu. No logicznie się mówi, znaczy wiadomo, że dzisiaj na rynku pompa ciepła się nie opłaca, bo prąd jest drogi i tak dalej. Rzeczywiście przy wysokich, niskich temperaturach te grzałki się załączają i tu jest zagrożenie zużycia dużej ilości prądu, ale to też się posłuży bardzo fajnym przykładem, bo robimy też biznes w Holandii, tak jak za tydzień idziemy do naszego dużego gracza w Holandii i tam pracujemy nad rozwiązaniem hybrydowym, gdzie pompa ciepła pracuje sobie w tych takich temperaturach, powiedzmy plus 0, minus 0, tak? A przy dużym minusie od razu jest przełącznik, który przełącza na gazowe ogrzewanie, tak? I w tym momencie jakby te rozwiązanie hybrydowe w Holandii jest bardzo popularne i oni bardzo to rozwijają, tak? Więc jakby odpowiadając na to pytanie, no można powiedzieć, że bazując na rynku holenderskim, pompa ciepła opłaca się, jeżeli ten koszt energii jest niski albo temperatury są na tyle, powiedzmy, niższe, że ona nie rzeczywiście nie musi jakby korzystać z tego wsparcia jakieś działki i tak dalej, żeby ją wspomóc przy bardzo niskich temperaturach minusowych. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie. Zobaczymy, jak będziemy... Więcej szczegółów znajdziecie w opisie, bo macie na pewno stronę internetową. Jak jesteście zainteresowani, odsyłamy do strony internetowej, która jest w opisie tego filmu, a my lecimy dalej. Dziękuję. Tak jest, dziękuję bardzo.
kochani, radość z twarzy nie schodzi, nie spływa, pomimo tego, że myślałem, że przychodzę do stoiska Midei, a jednak nie do końca. No poniekąd tak, jesteśmy dystrybutorem i instalatorem marki Midea przede wszystkim. Jakbyś pokrótce powiedział, kto jesteś, z jakiej firmy, z czym tutaj przyjechaliście? Reprezentuję firmę AC Silesia, instalatora ze Śląska, z Katowic dokładnie, natomiast tak naprawdę instalujemy w całej Polsce. Przede wszystkim produkty marki Midea. Dlaczego marki Midea? Bo jest to produkt sprawdzony, bardzo duży dystrybutor na skalę światową, największy producent pomp ciepła na świecie z najdłuższą gwarancją. A stoimy w tej chwili przy pompie, nowość na polskim rynku. To jest pierwsza pompa, którą można chyba dotknąć na polskim rynku, R290 Midea. Powiedz mi, czym cechuje się ten produkt, bo rozumiem, że tym dumnie chcielibyście się tutaj reklamować pewnie, tak? Wreszcie oczekiwana pompa R290 Midei. Natomiast myślę, że tym, czym ona się charakteryzuje i różni od tych wszystkich pomp, które są na rynku, to tym, że była bardzo długo testowana. Midea nie wypuściła tak szybko tej pompy jak reszta producentów, bo jako instalatorzy mieliśmy okazję montować inne pompy R290, bo klienci wymuszali to na nas, bo usłyszeli, że to jest nowy gaz, lepszy, bardziej wydajniejszy. Poszła plotka, że to pompy wysokotemperaturowe, co nie jest zgodne z prawdą w ogóle. Natomiast te pompy nie do końca były sprawdzone. I prawda jest taka, że musieliśmy wiele, wiele tych jednostek wymieniać ostatecznie na pompy Midei właśnie R32. Natomiast R290 Midei bardzo długo testowana. Do tej pory jeszcze jest w fazie testów tak naprawdę. Dotarła już na polski rynek dosłownie wczoraj. Natomiast na pewno pompa sprawdzona, bardzo długo testowana w Gliwicach, w specjalnych komorach i charakteryzuje się naprawdę świetnymi parametrami. Jakbyś właśnie mógł pokrótce dla osób, żeby nie zanudzać tutaj i tak dalej, bo klimatyzacja raczej z Midei czy z innym znaczkiem z fabryki Midei to ludzie znają. Kojarzą. Pompy ciepła, białe z fabryki Midei, kojarzą. Z innym znaczkiem czy z Midei, nawet nie z kanału, ludzie znają. Czarnej pompy powiedzmy nie znają. Jeżeli byś zestawił właśnie tą białą pompę na R32 poprzedniej generacji i pompę tą czarną, czy widzisz tutaj jakieś duże przewagi właśnie dla tej pompy? Są jakieś zakresy zastosowań, gdzie tylko ta pompa, a ta starsza się po prostu nie nadaje? Czy może jest wręcz przeciwnie? Bo to ludzie teraz mają na przykład dylemat. Budują nowy budynek, tak? I jaką brać pompę ciepła? Bo ja słyszałem, że te pompy na propan, tak, one są wyżej temperaturowe, ale one mają mniejszą sprawność przy niskiej temperaturze i tak dalej. Jakbyś to, wiesz, jak to radzi? I coś w tym jest. Natomiast jeżeli chodzi o pompę R32 i R290, nie ma zasadniczo jakiejś ogromnej różnicy. Oprócz tego, że ona się potrafi trochę wyżej wykręcić rzeczywiście i być może będzie bardziej polecana do budynków, gdzie termomodernizacja budynek przychodzi, a nie nowy budynek. Natomiast nie ma zasadniczo jakichś ogromnych różnic, jeżeli chodzi o dobór tej pompy. Czy R32, czy R290, one będą się sprawdzały naprawdę bardzo podobnie. Okej, rozumiem, że jakąś swoją stronę macie. Mamy, oczywiście. Do której odsyłamy w opisie tego filmu, a teraz jeszcze, nie może być, każdy miał to, kołczan chwały, obuchy klimatyzacji Katowice, proszę. Jedno pytanie dla ciebie, ja ci przeczytam, wylosuj. Proszę bardzo. I odpowiadasz. To nie było wyreżyserowane. Dobre pytanie. I to było spod filmu, to jest wasze słowa. Czy klimatyzacja może zastąpić grzałkę w pompie ciepła jako źródło szczytowe? Z tego co wiem, nie może zastąpić, bo klimatyzacja to pompa ciepła tak naprawdę, tak? Powietrze, powietrze. Inaczej, nie spotkałem, to jest twoja odpowiedź. Nie spotkałem się z takim rozwiązaniem. Czy to jest ostateczna odpowiedź? To jest ostateczna odpowiedź. A ja się spotkałem, żeby ktoś na przykład wyłączył grzałkę albo nie zamontował grzałki i na przykład grzał klimatyzacją jakoś źródłem szczytowym. Użyłeś słowa w pompie. No w pompie, okay. Na zasadzie, że masz system pompa ciepła w hydroboksie powiedzmy z grzałką albo z dołożoną grzałką, różnie to wygląda na rynku, tak? A powiedzmy do tego zamiast dokładać przy tych minus 20 brakuje, nie wiem, 3 kW, wkładamy jakąś wydajną 3,5 kW klimatyzację do grzania albo jakiś model 5 kW i używam go jako zamiast grzałki, tak? W tym sensie pewnie tak, no w samej pompie. Gdzieś się tutaj zgodziliśmy, tak. Więc w takim razie dziękuję. Wielkie za wywiad, a my lecimy dalej. Zapraszam. Kochani, kolejne fascynujące stoisko, kolejne nowości. Jesteśmy na stoisku? Noel. Firmy Noel, tak. Jakub Sołtys, dzień dobry, witam. Przedstaw się tutaj, bo ludzie cię może nie pamiętają. Nazywam się Jakub Sołtys, jestem dyrektorem handlowym firmy Noel.
producenta zbiorników z wężownicami miedzianymi. I się złościsz na mnie, że ostatnio byli ludzie nabici na bufor przodami. Ale nie nasz, ale nie nasz. Ale nie nasz. Konkurencji to tępi. Nie, 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 nie chodzi o tępienie, tylko że my produkujemy magazyny ciepła. My mamy wszystko w jednym zbiorniku. Ty pokazałeś, coś całkiem innego. Ty pokazałeś urządzenie, które ma dwa zbiorniki. Jedno do ciepłej wody, drugie do ogrzewania. W sumie inne straty, inna logika działania. Więc całkowicie to inaczej działa u kolegów z konkurencji, a inaczej to działa u nas. Tak? Przede wszystkim z nowych rzeczy, które wprowadziliśmy w tym roku na rynek, to jest system HEMS, autokonsumpcji do naszych kotów elektrycznych. Co to znaczy? Możesz pobierać energię elektryczną i wykorzystując rozliczanie godzinowe, wszystkie nadwyżki nie odsyłasz do sieci, tylko magazynujesz w zbiorniku. Czyli rozumiesz, że oczywiście sam też tym, ale z czym połączone? Z fotowoltaiką. Z fotowoltaiką, tak? Oczywiście, tak? Bo tutaj chodzi o autokonsumpcję. No. Więc wiadomo, jaka jest sytuacja. Wiemy, że odsyłanie się kompletnie nie opłaca. A dzięki temu, że mamy dobrą izolacyjność naszych zbiorników, możesz zmagazynować wyższą temperaturę w zbiorniku i w przełożeniu, na przykład, jeżeli nie masz słońca przez 3, 4, 5 dni kolejnych, korzystać z ciepłej wody użytkowej ze zbiornika. Tak? Dzięki temu, że mamy połączenie mamy zbiornik, który ma, pracujesz na objętość, czyli możesz wspomagać też ogrzewanie w okresach przejściowych z fotowoltaiki. Tak? Nie musi na przykład też startować grzała z drugiej taryfy, czy na przykład masz połączenie... Właśnie wiesz, jak to wygląda, bo ja często słyszę takie, że jest fantastycznie, możesz spiąć fotowoltaikę z buforem, to tamto, okay, tamto, ale jak to wygląda w naszych polskich warunkach? Tego słońca jest mało w zimie, tak? No oczywiście, że jest mało, tak? No i ale masz czy okresy, to się opłaca? Masz okresy przejściowe. No ile kosztuje kilowatogodzin woda ciepła w domu? Dlatego mówię, w jakich okresach się, wiesz, realnie dla tego Kowalskiego, co nas ogląda, no, oczywiście, to kiedy to się opłaca? Tak, na co można liczyć? No już liczyć na to, że wszystkie nadwyżki energii elektrycznej magazynuje w zbiorniku. Jeżeli masz wysoką instalację, na przykład masz 15 kW-pików i nawet jesteś na starych zasadach, gdzie zabierają ci 30%, to jeżeli skonsumujesz część energii z takiej dużej powierzchni, nawet nie słońca, bo ona wtedy też produkuje, im większa powierzchnia w sytuacji nie słońca, to też ci produkuje energię. Więc jeżeli jesteś w stanie ją pochłaniać, bo i tak musisz ciepłą wodę wyprodukować codziennie, więc musisz to zrobić, no w naszym zbiorniku zrobisz to najtaniej, bo najmniej energii na to stracisz, bo masz przełożenie między zbiornikiem, temperaturą zbiornika, a deltą wypływu ciepłej wody użytkowej jest 1 stopień. Jeżeli masz 50 stopni, to masz 49 na wypływie. Który zbiornik to zrobi taniej? Nie wiem. No właśnie. Szczerze, to... nie miałem do czynienia, wiesz, nie instalowałem, więc co mogę na to... A właśnie, a czemu nie instalowałeś kolego mojego zbiornika? Bo mi za to nie zapłacili. Szczerze, na pewno wasz zbiornik jest droższy niż zwykły pojemnik. Oczywiście, tak, tylko że masz zbiornik... multi, wszystkie źródła ciepła i tak dalej. Możesz połączyć wiele źródeł ciepła. Nie zrobisz tego zasobnikiem, bo masz ograniczoną liczbę wężownic. Tu możesz połączyć wysokotemperaturowe urządzenie z niskotemperaturowym urządzeniem. No to inaczej. Komu byś polecił wasze rozwiązanie? Wszystkim. A wszystkim? Naprawdę wszystkim. Dupa sraka. Nie, no tak naprawdę wszystkim, bo jeżeli słuchajcie, jesteśmy w okresie, gdzie się przechodzi ze źródeł stałopalnych na elektryczne. No dobra, ale typowo ktoś ma nowy budynek, ma tylko pompę ciepła. Dlaczego miałby włożyć wasze rozwiązanie? Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim, jeżeli pompa ciepła będzie pracowała z naszym zbiornikiem buforowym, to nie masz problemu taktowania, bo łączysz pompę ciepła na objętość zbiornika, czyli przekazujesz moc 100% na objętość, bo wężownice w zbiorniku to są pośrednicy. Oni odbierają część energii, to są pośrednicy. My nie lubimy pośredników, tak? Więc jeżeli masz źródło ciepła, które ci ładuje nasz zbiornik, to tak naprawdę przekazujesz 100% mocy, nie masz taktowania. Jeżeli masz pompę on-offową, która jest 30% tańsza, tak? I masz jeden zbiornik, to tak naprawdę realizujesz ciepłą wodę i ogrzewanie z tego jednego zbiornika. Oszczędność miejsca. W tych małych domach centrowych jest to bardzo ważne. To, że nie grzejesz do wyższej temperatury po to, żeby uzyskać mniejszą temperaturę w zasobniku, do mnie jak najbardziej przemawia. Ale jeszcze, to taktowanie i tak dalej tu przemawia tu do mnie. Jeszcze jedna rzecz. Ciepła woda użytkowa, grzana w przepływie, jest pozbawiona bakterii legionelli. Nie masz historii starzenia się wody, nie potrzebujesz katody ani anody, żeby ten zbiornik serwisować. W normalnych warunkach no nie ma raczej takiego problemu. W normalnych warunkach, jeżeli jest przepływ zapewniony i tak dalej, to nie ma raczej problemu. Jak idziesz na wakacje, wracasz, to musisz spuścić ten zbiornik wody, bo ona śmierdzi już. Musisz go wygrzać, żeby zabić bakterie legionelli. To chyba u ciebie śmierdziała przed tym. Nie. U mnie nie śmierdzi. Nie, to jest po prostu ułomność zasobników. Tak? To jakby każdy zbiornik ma jakieś swoje plusy i minusy. Tak? Zasobniki mają takie, że możesz ładować ograniczoną liczbą źródeł ciepła, a u nas tego nie ma. Jedno ważne pytanie, bo wiesz, ja jeszcze jestem nie
jakoś nieprzekonany do tego, że zagrzejesz bufor do jakiejś temperatury, powiedzmy nie, do 50 stopni i ty mi mówisz, że ojejku, z tego będę miał tony po prostu podgrzanej wody. Bo tak to poprzednio przedstawiałeś. Oczywiście, no. Czy macie jakiś film, na którym macie zwykły zasobnik o danej pojemności, nie wiem, 300 litrów, wasz bufor 300 litrów powiedzmy 400 i puszczacie wodę zimną do jednego, do drugiego, wypływa ciepła woda, ile wody po prostu, o jakiej temperaturze, wiesz, jak ta krzywa będzie wyglądała? Generalnie sytuacja jest taka. Macie czy nie coś takiego? Nie mamy takiego testu, ale wydaje mi się, że to by było dobrze zrobić, po pierwsze. Po drugie, w zasobniku jak wygrzeje, albo zabierzesz z niej ciepłej wodę, to czekasz, aż ci się nagrzeje. W tym zbiorniku grzejesz rurką z ład wody, a tu z ładem wody grzejesz rurkę. Ale wypychasz trochę to do góry, no dobrze. Musisz troszeczkę zmienić, nie musisz się zmieniać, nie? Musisz się na tym zastanowić, że tu z ładem wody grzejesz małą wężownicę, a w zasobniku małą wężownicą grzejesz z ład wody. To jest kosmiczna różnica, jeżeli chodzi o przekazywanie energii, po pierwsze. Po drugie, jeżeli masz rozbiór ciepłej wody użytkowej i masz źródło, które to wyrówna, to nie masz końca ciepłej wody, bo ona wchodzi i wychodzi, a w zasobniku wpływa, potem musisz czekać, aż się ta wężownica nagrzeje. I co się dzieje z pompami ciepła? Masz albo ogrzewanie w domu, albo masz ciepłą wodę użytkową, tak? Powiem szczerze, że I to jest problem. Ja widzę tutaj takie porównanie, że masz jeden, drugi, dwie pompy takie same podpięte do powiedzmy o tej samej pojemności zbiorników. Masz opomiarowane na wejściu i sprawdzić, jak to się w takich samych warunkach zachowuje. I w jakim czasie nagrzejesz ten zbiornik? W jakim czasie nagrzejesz, jak go rozładowywujesz i czy jesteś w stanie nagrzać, powiedzmy, pompą ciepła ten zasobnik. Powiem ci tak, niedługo się pojawi film na YouTubie, firma Panasonic, pompa ciepła 10, dom, budynek jest 300-metrowy, na dole jest pomieszczenia komercyjne, jest sklep motoryzacyjny, ale na górze jest 5 pokoi do wynajęcia, plus ciepła woda, to jest Kotlina Kłodzka, taki region, gdzie dużo turystów do nas przyjeżdża, tak, jeżdżą na narty. Tendencja jest taka, że w jednym momencie wszyscy się schodzą, rusza po prostu ogrzewanie, rusza ciepła woda. Klient powiedział, że wszystko jest spoko, tylko że albo jest ogrzewanie, albo jest ciepła woda. Zrobiliśmy tylko jeden mały ruch. Zabraliśmy 200 na centralne ogrzewanie i, przepraszam, 150 na ciepłą wodę i 200 na ogrzewanie. Wsadziliśmy takie dwa zbiorniki 700 litrowe. I wiesz, co się stało? 150 przy pompie ciepła, przecież nie ma takiego zasobnika. To może teraz przekłamuję, bo nie pamiętam tych szczegółów. Będzie to wszystko w filmie, bo ale teraz zbiornik na zbiornik. O. Po prostu wyciągnęliśmy te dwa zbiorniki i wsadziliśmy 2700. Wiesz, co się stało? Nie ma problemu. Działa ogrzewanie, działa ciepła woda i pompa 10, działa wszystko. Bo przekazujesz mocną objętość, 100%. Taka mała różnica. I dalej nie wierzysz. Nie wierzę. Musisz to założyć, nie? Porównał jedno z drugim i wtedy bym powiedział, albo nie działa. Nie, bo mam jakieś, wiesz, z rynku, nie odnośnie waszego produktu, tylko ktoś jeszcze chyba ma, nie wiem, czy nie Kospel, albo ktoś, no nieważne, ktoś ma zasobnik, żeby też tej kogoś nie szkalować, gdzie jest chyba pojemność bufora około 150 litrów i przepływowo przez wężownicę karbowaną nierdzewną jest grzane. No tak, ale... A u was przez miedź chyba, tak? I teraz słuchaj, jak masz stalową wężownicę, nie? To tak naprawdę, żeby uzyskać temperaturę 45 stopni, to musisz grzać zbiornik do 15 stopni wyżej. Bo... Chyba reklamowali to nawet inaczej, ale... Że 15 minut wody. Masz 150 litrów zbiornik niby zagrzany, tak, a tu spuścisz 30 litrów i już dupa i woda już leci zimno. Bo to jest łomność stali. Stal ma 3 jednostki przewodzenia, miedź ma 35, to jest 10-krotność. Jeżeli my dajemy wężownicę 6-8 metra kwadratowego na powierzchni wymiany na ciepłą wodę użytkową, to żebyś to osiągnął na wężownicy stalowej, to musisz ją 10-krotnie taką zrobić, żebyś miał to samo przełożenie. Jeżeli masz mniejsze przełożenie, to tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, rusza ci ogrzewanie, wykłada się ta rurka i nie masz przewodzenia już. Albo jest po prostu... Ten moment, że przekonam się. Mi się wydaje, że powinieneś się przekonać. Zróbmy tak. A najlepszym... Bo można by było, wiesz, co jeszcze robić. Kołczan chwały. Proszę, jedno pytanie ja ci przeczytam. Jak będzie odnośnie pomp ciepła, wylosujemy na następny. Myślałem, że tutaj do kieszeni trzeba porozmawiać coś. Nie jest o pompach ciepła.
z którego produktu jesteście najbardziej dumni? Z bufora z wężownicą miedzianą, tak naprawdę, bo to jest urządzenie dla każdego z klientów. Czyli z każdego. Czyli chodzi o sam bufor, bo my się wzięliśmy z buforów. Kotły elektryczne jakby doszły, jakby to doszło jakby z ewolucją firmy, tak? No bo mamy drugą taryfę, która powraca w tym roku w połowie, chociaż wszyscy twierdzili, że już koniec, tak? Powraca i wraca taryfowość na polskim rynku od połowy roku, tak? Co pokazują już cenniki nawet dostawców energii. Więc tak naprawdę nie będzie już takich dużych różnic jak wieszczono, tak? Więc druga strona medalu jest taka, że... Przepraszam, chciałbym wrócić do tego pytania. Dlaczego jesteśmy zadowoleni? Dlaczego? Dlatego, że jest to multi urządzenie, do którego możesz podłączyć wiele źródeł ciepła, które w zależności od dnia, pory roku, czy po prostu godzin, możesz ładować swoimi jakimiś źródłami ciepła. I to jest tak naprawdę magazyn, który jest twoim magazynem ciepłym. Wodę ciepłą musisz kupić. Musisz ją wyprodukować codziennie. Jeżeli masz możliwość zmagazynowania nadwyżki energii, bo ona jest w tym momencie i możesz ją przenieść na parę dni do przodu, to nie masz kosztów z tytułu realizacji tej ciepłej wody użytkowej. Z tego jesteśmy najbardziej chybieni. Ale to przy współpracy z fotowoltaiką mówisz, na przykład, tak? No ale wiesz, no, fotowoltaika jest naszą przyszłością, tak? Za chwilę nie będzie fotowoltaika, będą następne jakieś elementy. Za chwilę dojdą wiatraki, tak? A wiatrak daje 24 na H energię i daje najwięcej ją w zimie, tak? Kiedy nie działa fotowoltaika. Jestem zadowolony, bardzo ładnie odpowiedzieć na pytanie. My lecimy dalej. Dziękuję. Dziękuję. Z Lenix, spróbuj. Zobacz, to naprawdę działa. Jesteśmy na kolejnym stoisku na targach. Stoisko jak dla mnie nietypowe, bo nie stoimy ani koło pompy ciepła, ani w sumie de facto niczego związanego z ogrzewaniem tak stricte. Obok czego stoimy? Może się najpierw przedstaw, powiedz, kim ty tu jesteś? Dzień dobry wszystkim. Ja się nazywam Weronika Liszka. Pracuję w firmie OM Energy i jestem specjalistą do spraw wentylacji. Okej, okay. I koło czego stoimy, bo dyrektor nas tutaj zaprowadził, powiedział, że jest coś ciekawego, na co warto zwrócić uwagę i myślę, że nawet widzowie mojego kanału będą po części tutaj połektani. Mm-hmm. Tak, jak najbardziej. Bardzo się cieszę, że pan dyrektor was tutaj zaprowadził. Stoimy obok urządzenia marki Enervent, fińska marka. Jest to rekuperator łączący dwie funkcje tak naprawdę, wentylacji oraz funkcje, które nam daje moduł pompy ciepła, czyli można sobie dogrzewać lub schładzać powietrze nawiewane do budynku. Jakbyś mogła przybliżyć jeszcze tutaj, jak to wygląda? Czy mamy jakiś specjalny zespół tutaj, jakiś agregat dedykowany do tej centrali? Czy możemy to połączyć z każdą pompą ciepła? Jak to wygląda? Czy wiesz, transfer tego ciepła, czy tam kolokwialnie mówiąc chłodu, odbywa się za pośrednictwem czego? Wody, freonu? Jak to wygląda? Już, okej, już wszystko tłumaczę. To jest tak naprawdę urządzenie kompaktowe, wszystko jest w jednym. Ono przychodzi do nas w takiej postaci, jak tutaj widzimy. Wystarczy podłączyć kanały powietrzne i poprowadzić instalację w budynku. I cały moduł pompy ciepła wraz z układem chłodniczym znajduje się we wnętrzu. Jakby to jest po prostu, można powiedzieć, postać plug and play. Nie trzeba nic dodatkowo tutaj podłączać, całe wszystko jest tak naprawdę zabudowane. To okej, czyli ja tego nie zrozumiałem. Czyli mamy w środku tutaj wszystko, łącznie z kompresorem, dwoma wymiennikami i tak dalej. I rozumiem, że po jednej stronie pewnie będziemy mieli na czerpni skraplarz, powiedzmy, a parownik na wyrzutni, albo odwrotnie będzie się to zamieniać, w zależności czy chłodzimy, czy ogrzewamy. Pytanie, czy nie ma tutaj problemów, bo słysząc o takich systemach właśnie, gdzie mamy to wszystko zintegrowane, jak dla mnie, wydaje mi się, że jest niewystarczająca ilość w normalnym zastosowaniu, że mamy, wiesz, domek 400 metrów sześciennych potrzebne, powiedzmy, wydajności maksymalnej wentylacji. Wentylacja z reguły chodzi tam gdzieś na 20-30%, no bo tak z reguły to nie chodzi na 100%. I wydaje mi się, że to jest zbyt mała ilość powietrza dostarczanego z jednej strony i wybieranego z drugiej strony, żeby to działało. Jak to, dlaczego to u was działa? Mhm. Czy czymś innym się, może jest inna filozofia, może chodzi o cały czas wentylacja na 100%, jak to wygląda? Kluczem jest prawidłowe zaprojektowanie takiego systemu. W przypadku chłodzenia powietrzem wentylacyjnym no nie uzyskamy takiego efektu jak przy na przykład klimatyzacji. Tutaj chodzi bardziej o taką
ogólną poprawę komfortu użytkowników, no bo jak wiadomo, my to powietrze również osuszamy, nie tylko schładzamy, ale również osuszamy. No i im mniejsza wilgotność w pomieszczeniach, tym większy komfort termiczny użytkowników. Dlatego my tutaj mówimy, tak jak już w sumie wspomniałam, głównie o poprawie komfortu oraz o takim, można powiedzieć, wstępnym schłodzeniu tego powietrza. Po prostu chodzi o to, żeby latem nie nawiewać tego powietrza przegrzanego z zewnątrz. Rozumiem, czyli żeby potem rekuperator swoją sprawnością nie musiał walczyć z tym, tylko żeby to powietrze było też możliwie dochłodzone, tak? Dokładnie, i żeby można było sobie nawiewać tyle powietrza, ile mamy w bilansie budynku, czyli na przykład chociażby te 400 metrów sześciennych na godzinę, bez konieczności obniżania tej wydajności w trakcie dnia. No bo to powietrze nie trafi nam o temperaturze zewnętrznej lub no można mówić również o odzysku chłodu przy rekuperacji, natomiast no, umówmy się, nie jest to jakaś zawrotne obniżenie temperatury. Więc tutaj można mówić o tym, że to powietrze, które trafia do budynku, jest schłodzone, jest przyjemne, więc nie ma potrzeby obniżania wydajności w ciągu dnia. Myślę, nie wiem, czy jesteś w stanie mi to podać, ale tutaj ludzie, jeżeli byśmy powiedzieli takie namacalne jakieś jednostki, ile ewentualnie jesteśmy w stanie schłodzić powietrze, które się dostaje, powiedzmy, o wydajności w sumie w metrach sześciennych, też powiedzieliśmy, że to jest różnie, pewnie różne. Tutaj są też wielkości tych urządzeń, nie jest to jedno urządzenie. Tylko też pytanie, jak wychodzi sama sprawność wymiennika i jaki wymiennik został tutaj zastosowany? Czyli pierwsze może, podzielmy to. I o ile jesteśmy w stanie schłodzić powietrze tym systemem klimatyzacji? Jesteśmy w stanie nawiewać do budynku powietrze nawet schłodzone do plus 15 stopni. Czyli taką temperaturę jesteśmy w stanie na nawiewie osiągnąć. Czyli mocno schłodzone, trzeba pamiętać, żeby dobrze wyizolować kanały. Dokładnie, to już jest kolejna kwestia, natomiast no tutaj, no tak jak na początku wspomniałam, kluczem jest prawidłowe dobranie, zaprojektowanie i zamontowanie systemu. Kochani, jesteśmy już przy buforach, bo w tej sekcji pokażemy bufory, pokażemy pompę ciepła, czy co pokażemy? Pokażemy bufory przygotowane do pracy z pompami ciepła, ale bufory specyficzne. Dlaczego? Bufory z tak zwaną wężownicą do podgrzewu ciepłej wody użytkowej w formie przepływowego podgrzewu ciepłej wody. Czyli tu mamy wężownicę wykonaną ze stali nierdzewnej. Dla powiększenia powierzchni wymiany ciepła ta stal jest skarbowana, ta rura jest skarbowana. Dzięki temu uzyskujemy naprawdę bardzo wysokie powierzchnie wymiany ciepła. Tutaj według danych, jakie mamy zawarte na tym, to są powierzchnie od 2,5 metra kwadratowego do nawet 9 metrów kwadratowych. Czyli można powiedzieć, że taka normalna, standardowa powierzchnia wymiany ciepła wężownicy w zbiorniku do pompy ciepła. Tak. Tylko odwrotnie. Tylko, no, na czym polega to odwrotnie? Polega to na tym, że w klasycznych zbiornikach emaliowanych przechowujemy gotową, ciepłą wodę przygotowaną do odbioru przez użytkownika. W tego typu zbiornikach przygotowujemy ciepło do ciepłej wody. W momencie, kiedy pojawia się potrzeba wyprodukowania tej ciepłej wody, to odkręcenie jakiegokolwiek kranu, punktu czerpalnego, mówiąc takim językiem bardzo profesjonalnym, powoduje przepływ wody przez tą wężownicę i ona sobie od dołu takim ruchem spiralnym płynie przez tą wężownicę i się ogrzewa od tego ciepła zgromadzonego w zbiorniku. No i na końcu zadaniem jest uzyskanie takiej ciepłej wody o takiej temperaturze, jakiej sobie życzymy. Stąd pojawia się najczęściej pytanie, jaką temperaturę tej ciepłej wody możemy uzyskać. Odpowiedź nie jest taka wprost w postaci wartości cyfrowej, tylko w postaci pewnej zależności, że temperatura wody wylotowej z tej wężownicy jest zawsze 4-5 stopni niższa niż temperatura wody w tym zbiorniku. To teraz może tak, bo możemy tutaj o technologii rozmawiać dużo, a myślę, że to nie zobrazuje nic oglądającym oczywiście. Powiem tak, jakbyśmy zestawili taki nagrzany bufor, jakiej wielkości musiałby być ten bufor, żebyśmy powiedzmy oddali tą samą ilość ciepłej wody w stosunku do bojlera takiego do pompy ciepła
no w sumie nieważne jakiego, którego nagrzejemy do tej samej temperatury, pojemność na przykład 300 litrów. Jaki bufor musimy mieć duży, żeby powiedzmy to samo dostarczyć? Pojemności są te same, bardzo podobne może w ten sposób. Czyli jak mamy powiedzmy bufor, zasobnik 300 litrowy i wężownicę klasyczną i zbiornik emaliowany, to możemy dać, porównywalny byłby zbiornik z wężownicą tak zwaną tą higieniczną, o podobnej pojemności, podobnej, nie mniejszej, podobnej, bo my gromadzimy i tak ciepło do produkcji ciepłej wody. W związku z tym jedyną rzeczą, o której musimy pamiętać, jest to, że powinniśmy utrzymywać ciut wyższą temperaturę w tym buforze, żeby uzyskać o 4-5 stopnie wyższą, niż chcemy uzyskać temperaturę ciepłej wody na wylocie z tego zbiornika. Czyli w klasycznym zbiorniku praktycznie nie powinno się utrzymywać temperatury wyższej niż 45 stopni. Pompy ciepła nie lubią wyższych temperatur, znaczy one są zdolne, żeby tą temperaturę wytworzyć, natomiast to kosztuje. W związku z tym utrzymujemy taką temperaturę mniej więcej 45 stopni. To w tym zbiorniku powinniśmy utrzymać temperaturę około 50 stopni, żeby na wylocie z tej wężownicy było 45. Ktoś powie, no 5 stopni więcej, w związku z tym to więcej kosztuje. Ale znowu ten zbiornik pełni funkcję i bufora ciepła, i źródła ciepła dla ciepłej wody. Czyli on jest zbiornikiem, który spełnia dwie funkcje. W tamtym wariancie, o którym była mowa, mamy oddzielny zbiornik ciepłej wody użytkowej emaliowany i oddzielny bufor. No tu mamy jeden zbiornik. Na tym polega ta różnica. Są takie przypadki, są takie miejsca w budynku, że nie możemy pozwolić sobie na dwa zbiorniki. Musimy mieć jeden, który będzie pełnił tą podwójną rolę, czyli zbiornika buforowego i zbiornika, który zgromadzi ciepło do ciepłej wody. Nie ukrywam, byliśmy na targach, jest też przynajmniej jedna, bo ją odwiedziliśmy już, firma, która ma też rozwiązanie niejako odwrócone, czyli mam bufor z wężownicą, tam akurat jest wężownica miedziana, tutaj jest wężownica nierdzewna. Czy macie jakieś badania zrobione, że właśnie posiadając daną objętość wody zagrzaną do danej temperatury jesteśmy w stanie uzyskać na wyjściu tyle i tyle ciepłej wody? Te badania są zrobione oczywiście i do każdego zbiornika jest zestawienie wydajności w zależności od temperatury, jaką chcemy uzyskać, ile tej wody w litrach na minutę czy na godzinę jesteśmy w stanie uzyskać. Bardzo często nas pytają o to klienci, ponieważ łatwo ocenić, ile zbiornik, na przykład 300 litrowy, ile z niego uzyskamy ciepłej wody, a tutaj jest to takie troszkę mało uchwytne. W związku z tym podajemy te wartości w postaci krzywych, odpowiednich wykresów, które pozwalają instalatorom czy projektantom te wartości po prostu sobie zestawić do potrzeb. Właśnie fajnie by było mieć wykres w sumie nawet taki, że grzejemy do zadanej temperatury, nie dostarczamy już ciepła, czyli nie mamy źródła ciepła i widzimy, jak jest ta woda w czasie, w litrach, jak nam spada temperatura na wyjściu wody, czyli coś takiego jest. Tak. Właśnie na tym polega... I rozumiem, że to nie jest wiedza magiczna, jest ogólnie dostępna i jest u Was na stronie, tak? Muszę zwrócić uwagę, że jest różnica w efekcie utraty ciepła w zbiorniku tym i w zbiorniku emaliowanym. W zbiorniku emaliowanym mamy taką sytuację, że tyle, ile ciepłej wody wyjdzie, tyle świeżej wody dopłynie. Dokładnie. W związku z tym użytkownik, jak umownie zużyje albo wyssie całą ciepłą wodę, to natychmiast zasysa wodę zimną i natychmiast jest wrażenie, o, woda jest zimna, tak? Pod prysznicem czy w umywalce. A tutaj mamy taką sytuację, że ta woda nie ma takiego skoku, tylko ta woda robi się chłodniejsza, po prostu brakuje ciepła w tym zbiorniku i ta woda nie ma się od czego zagrzać. Oczywiście rozpatrujemy wariant taki, że nie włączy się żadne urządzenie, które to ciepło będzie z powrotem dodawało do zbiornika. Ale mamy plus tutaj, bo okej, musimy zagrzać do wyższej temperatury. Ale generalnie grzejąc w zwyczajnie zasobniku, też grzejemy wężownicę do wyższej temperatury. I nierzadko nie jest to tylko 5 stopni wyżej, tylko jest to nawet 8 czy do 10 stopni wyżej, żebyśmy zagrzać do tej samej wartości. Tutaj nie występuje zjawisko wytrącania kamienia, nie występuje zjawisko pojawienia się tej słynnej niestety bakterii Legionella. Tutaj praktycznie nie mamy tych zjawisk, w związku z tym
pozwalamy sobie używać nazwy higienik, bo jest to podgrzewanie wody ciepłej bez tych właśnie dodatkowych czynności, którymi są wymagania ze strony zasobników, że trzeba zbiornik przegrzewać raz na tydzień do 70 stopni, że trzeba dbać o twardość wody, czyli anoda magnezowa i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko elementy, które może nie wpływają bezpośrednio w momencie zakupu czy decyzji zakupowej, ale w eksploatacji są bardzo ważne. Jeżeli się pojawi w instalacji Legionella, czyli to zjawisko, które bakteria, która niestety nie jest przyjemna dla użytkowników, to jest to poważny problem w zbiornikach, w całej instalacji ciepłej wody, a w tym typie podgrzewu ciepłej wody to nie występuje. Nie ma. To jest cała idea, która przemawia za tymi zbiornikami. Widzę w tle, że jeszcze macie jakieś zwykłe, standardowe bufory, tak? Tak. Zwykłe, standardowe bufory, czyli zbiorniki ze stali czarnej, które służą do magazynowania ciepła technologicznego. One służą do magazynowania, ale jednocześnie pełnią funkcję na przykład sprzęgła hydraulicznego dla wielu typów różnych źródeł ciepła. Po prostu integrują te źródła w jeden wspólny zbiornik. I to jest bardzo często używane element instalacji. A w pompach ciepła, ja jestem akurat zwolennikiem montowania pomp ciepła powietrznych zawsze z buforem, po to, żeby ta pompa ciepła Nawet do podłogówki? Nawet do podłogówki, dlatego że jeżeli nastąpi taka sytuacja, że całkiem nie taka rzadka, że mamy rozmrażanie pompy i grzanie ciepłej wody na przykład, czyli na przykład mamy cykl żądanie grzania ciepłej wody, a po nim następuje rozmrażanie, to pompa ciepła, grzając ciepłą wodę, zapomina o centralnym ogrzewaniu. Logicznie zapomina, tak? Czy rozmrażając się, zapomina w ogóle o wytwarzaniu ciepła do instalacji, potrzebuje to ciepło pożyczyć. Wtedy z bufora ma skąd pożyczyć. Gdyby nie było bufora, to bierze to wprost z instalacji, nawet podłogówkowej, tak? Mamy wtedy prawdopodobieństwo, że ta podłoga to odczuje. Problemem może nie jest podłogówka zrobiona bardzo dobrze, w sensie profesjonalnym, czyli z odpowiednimi przepływami, z odpowiednimi sposobem zbudowania tej podłogówki. Problemem są podłogówki zrobione przez różnego rodzaju twórców ludowych, tak to nazwę, sorry za nazwę, ale tak to ich traktuję, którzy robią tę podłogówkę no tak jak umieją. No, nie będę się tutaj określał, jakie są tam różne sposoby, żeby tą podłogówkę zepsuć, ale są, zapewniam was, że są. W tym momencie bufor nie jest żadnym kosztem związanym z problemami, jakie się mogą pojawić. Pytanie, czy coś jeszcze tutaj ze stoiska jest godne uwagi i chcielibyście pokazać? Może nie w części zbiornikowej, w części rekuperatorowej. Rekuperator już omówiony z Weroniką, tak. W zasadzie tyle, no, możemy mówić oczywiście o pompach ciepła dużo, ale to jest kwestia różnych typów pomp, jakie są w ofercie i generalnie skupiamy się na pompach powietrznych, ale gruntowe nie są na mocy. Myślę, że tutaj oglądający widzowie kanału to mają informacji w brud o różnych pompach ciepła ode mnie. Chciałem, bo widziałem, że jest coś innego, chciałem podejść, zagadać i tak dalej, więc wszystkie informacje u was na stronie, jeżeli ktoś sobie wpisze waszą nazwę firmy, znajdą sobie, więc jak chcecie, jest to w opisie filmu, będzie to tutaj. Ja już wyciągnął, a to nie tak powinno być, proszę sobie wylosować. To jest trudne pytanie. Ja przeczytam jedną karteczkę. Czytam, żeby nie było. Wymień pięć przewag waszych produktów nad konkurencją. Pięć przewag, tak? Dokładnie. Okej. Okay. Przede wszystkim dostępność. Druga wartość to jest, czy przewaga, to jest taka, że mamy bardzo szeroki zakres pojemności i typów tych zbiorników. I buforów, i zasobników emaliowanych. Bo o zasobnikach emaliowanych nie mówiliśmy, ale mamy bardzo dużo zasobników przygotowanych do pracy z pompami ciepła, czyli duże powierzchnie wężownic i tak dalej. Trzecia przewaga to jest to, że na nasze potrzeby i według naszych wytycznych producenci różni buforów, którzy dostarczają nam i robią dla nas te bufory, robią te bufory z dużymi wężownicami higienicznymi, co nie jest taką oczywistością w ofertach różnych konkurencji. No i ostatnia przewaga to to, że nie chwaląc się trochę się na tym znamy i potrafimy klientom pomóc w sytuacjach bardzo skomplikowanych rozwiązań albo takich, które wymagają łączenia różnych technologii.
na przykład połączenia technologii kolektorów słonecznych, stałopalnych kotłów i pomp ciepła. Zdarzają się takie i wtedy nie jest to dla nas żadna trudność. Potrafimy to zrobić. Dziękuję bardzo za wywiad. Lecimy dalej. Kochani, w końcu coś wielkiego, coś ogromnego, coś co przykuwa uwagę, tak? Jakbyś się tutaj przedstawił, ciebie chyba na kanale jeszcze nie było. Nie było. Nie było? Na jakim stanowisku się znajdujemy? Jaką firmę reprezentujesz? Z czym przyjechaliście na targi? Reprezentuję HC Group i to jest dystrybutor czterech marek europejskich. Ale stoimy przy urządzeniu firmy Templari, włoskiej firmy spod Padwy, która jak widać produkuje urządzenia troszeczkę większe niż te, które widzimy na co dzień. Czyli raczej nie są, bo poza kamerami rozmawialiśmy, że typo szereg waszych urządzeń, niektóre powiedzmy nadają się do domu, tak? Ale raczej celujecie w zastosowania komercyjne. Może trochę byś właśnie powiedział o tym, od jakiej mocy zaczynacie i na jakich mocach kończycie i na jakie czynniki, myślę, że też warto powiedzieć, macie urządzenie. Dokładnie tak jest, to znaczy najmniejsza pompa to jest 16 kW. Można oczywiście nią ogrzewać dom. Są 20, 26, 28, ale rzeczywiście celujemy i taka jest nasza sprzedaż, patrząc na wyniki w zeszłym roku, czyli 35 kW w górę. 35, 40, mamy 44,8 i 48 kW to jest właśnie to urządzenie. Patrząc na średnią sprzedaż, to raczej kaskada dwóch, trzech takich urządzeń. W ten sposób. Czy większe urządzenie niż to macie też w ofercie, czy nie? Czy raczej mamy, właśnie na zasadzie kaskady? Kaskady do sześciu. Widzimy tam też taką kaskadę, sześć takich jednostek. Okej, to robimy teraz. Ale mamy jednostkę na R290, która przy minus 20 będzie miała 60 kg. Ale niestety nie mamy jej jeszcze tutaj, ponieważ cały czas jest badana w Danii w laboratorium. Nie udało się tego skończyć. Dokładnie tak. Ale będzie, mam nadzieję, za miesiąc, dwa jednostka, która będzie miała 60 kg przy minus 20. Mi się podoba, że to jest we Włoszech produkowane. Ja z chęcią to bym linię produkcyjną odwiedził w takim myślę, kraju. Myślę, że warto, tak, bo oczywiście mamy jakieś filmy, które to pokazują, ale warto zobaczyć, dlatego że ja z tą fabryką zaczynałem w 2015 roku, kiedy, no nie powiem, że oni byli w garażu, ale no było to, no nie była to duża fabryka. A w tej chwili jest to firma, która ma, no urośliśmy razem, ma dużo większy kapitał, sprzedaje przede wszystkim do Austrii, Szwajcarii i my jesteśmy trzecim rynkiem tutaj w Polsce. No ale to już wygląda teraz całkiem inaczej. Oczywiście bardzo chętnie się wybierzemy razem, pokażę jak to wygląda. Pytanie, bo ktoś może nie wiedzieć, co to w ogóle jest za urządzenie? Czy to jest split, czy to jest monoblok? Nie poruszyliśmy też tematu w sumie całego przekroju, jeżeli chodzi o czynnik. Okay. Tutaj stoimy też koło jakiejś jednostki. Ktoś by mógł powiedzieć, że to jest jakiś agregat. Jasne. Co po prostu macie w ofercie u siebie, tak? Tak, bo tutaj jakby wszystko zależy od czynników. Więc w dalszym ciągu mamy urządzenia typu split, powietrze, woda, pracujące na R410. Mamy cały czas takie urządzenia. Nie wycofaliśmy ich z produkcji, znaczy my, nasz partner, my jesteśmy jego przedstawicielem tutaj w Polsce. Cały czas te R410 są produkowane. I tutaj mamy splity. Klasyczne splity, nawet 35 kg w formie klasycznego splita. Proszę bardzo. Ale przy 290 no muszą być to już monobloki. I te mamy od 16 do 48 wersji monoblok. Mamy również od kilkunastu, 20 powiedzmy kilowatów do 40 kilku na R32 z wtryskiem pary. Jak widać, to są dosyć duże parowniki, one się świetnie odszraniają. Ten rozstaw lamel jest tutaj dosyć dużo. No nie widzimy tego, ale myślę... Dłużej się zaszrania takie urządzenie. Tak, ale jak ja słyszę czasami takie opinie, że ta pompa, no to tam tyle i tyle minut,
no trochę się uśmiecham, bo widzę, jak te się odśraniają. To naprawdę bardzo fajnie funkcjonuje, ale to jest kwestia tej konstrukcji. Ja powiem tak. U nas na sali szkoleniowej stoi klasyczny monoblok 8 kg, których dużo widzimy tutaj na targach. Obok niej stoi 8 kg w tej konstrukcji. My jej nie sprzedajemy, nie mamy, ale pokazowo. To 8 kg jest dwa razy większe od tego 8 kg. Właśnie ze względu na ten duży parownik i parę innych rzeczy. Ale jeżeli mogę, powiem dwa słowa o tym. Mówmy, to się pojawia. To jest jednostka wewnętrzna pompy powietrze-powietrze. Ta jednostka jest do pompy 35 kg. Czyli można powiedzieć, że to jest taki przerośnięty split, tak, ścienny albo przysłupitowy, tak, coś takiego. Dokładnie tak. To jest klasyczny układ gazowy. Największa jednostka też ma 40 parę kW, no ale ona jest naprawdę ogromna. Trzech facetów może sobie... Nie, coś takiego się stosuje. Ale magazyny i produkcja. Plusem tego jest to, że my nie musimy wyłączyć hali z produkcji. Jest dosyć prosty montaż, proszę zobaczyć. Mamy jednostkę, która jest na zewnątrz. Musimy oczywiście mieć postument, ale stawiamy tą jednostkę. Jedziemy rurami z czynnikiem, robimy otwór, wewnątrz wieszamy coś takiego, napełniamy, odpalamy wszystko. Robimy to bardzo szybko. Tu widzimy taką jednostkę, za ścianą wisi dokładnie coś takiego. Można je łączyć w 12 sztuk w kaskadę. Oprócz tej jednostki mamy jednostki kanałowe, czyli taki sam skraplacz, ale nie mamy tego grilla od frontu, tylko wyjście na 3 otwory kanałowe. Pytanie jeszcze, jeżeli chodzi odnośnie wasze urządzenia, czy to są urządzenia oparte o technologię tylko on-off, czy macie inwertery, jak to wygląda? To tylko inwertery. Tylko inwertery? Tylko inwertery. Czyli nawet jeżeli mówimy o tych największych urządzeniach, to są urządzenia inwerterowe, tak? Nie mamy w swojej ofercie i nie mieliśmy nigdy on-offów. A dlaczego? Są producenci, ja się pytam, bo patrząc tutaj mówię, jaka duża pompa ciepła, jakiś monoblok i tak dalej, tak? Kurde, są producenci, którzy przy tych on-offach, że tak powiem, stoją murem, nie zmieniają tego, niechętnie podchodzą do technologii inwerterowej. Tak naprawdę, żeby było jeszcze ciekawiej, zacząłem od inwerterów gruntowych. Moja pierwsza firma nazywała się Inwerter. Uważam, że ta modulacja jest fajnym rozwiązaniem. To jest prosta sprawa. Pamiętam, kiedyś zajmowałem się kotłami gazowymi. Pamiętam stojące jednostopniowe kotły gazowe. Za chwilę ich już nie było. Były tylko kotły z spalnikiem modulowanym. Więc jakby naturalne myślenie jest takie, że za chwilę to samo będzie z pompami. Zobaczmy, jak jest. 10 lat temu były on-offy. W tej chwili większość to są jednak urządzenia modulowane. Taką ciekawostkę powiem. Mówimy o pompach powietrznych, ale w naszej ofercie mamy 150 kW modulowanej pompy gruntowej, która startuje od 12. A po co przy gruntówce, bo to jest główny zarzut, potem w komentarzach widzę, że to jest w ogóle niepotrzebne, bo przecież to jest gruntowa pompa, mamy stabilne, dolne źródło ciepła. Po co nam w ogóle przy gruntówce inwerter? Moim zdaniem są co najmniej dwa powody. Pierwsze to błędy wykonawcze czy projektowe, czyli problem z odbiorem, a ja przy inwerterowej gruntówce mogę podzielić, mogę zróżnicować moc. Ja mogę zrobić 150 na chłód, a 123,5, bo tak potrzebuję, na ogrzewanie, a tylko 60 na ciepłą wodę, a 85 na basen. Mogę to ustawiać jak chcę. Mam jedną jednostkę z dwoma osobnymi układami termodynamicznymi, która mi pracuje w zakresie 12-150 kW i mogę podzielić moc na 4 różne jakby odbiorniki. Po prostu wygoda. No. Czyli widzicie, kochani, jak macie jakieś zapotrzebowanie na naprawdę duże moce, duże jednostki, to zgłoście się. Rozumiem, że macie normalnie stronę internetową. Tak, dokładnie. Więc w opisie znajduje się link do strony internetowej, tam możecie sobie wygooglować wszystkie dane. A na koniec
obuch, klimatyzacji Katowice, kołczan chwały, losuj. Jeszcze raz? Losuj, losuj. Trudne pytanie. Okay. Od widzów i nie tylko, ja przeczytam. Dobra. Jest. Komisja Gier i Zakładów. Może trochę bardziej dotyczące tego, czym ja się zajmuję, a nie wy. Do jakich domów warto wkładać pompy ciepła, a do jakich nie? Ale w sumie to jest to, co robicie, tylko w mniejszej skali. Tak, no pytanie jest na pewno ciekawe, dlatego że domy są różne. Oczywiście są różne. Znaczy, najprościej byłoby powiedzieć, że do każdego domu można tą pompę dać. Ale do jakich warto właśnie, w sensie, kiedy warto włożyć pompę ciepła i nie będzie efektu takiego, że klienta to zrujnuje, a kiedy warto, kiedy nie warto? Oczywiście, jeżeli mam dom, nowy dom wybudowany w jakiejś sensownej technologii, czyli standard, nie wiem, WT 2021, to oczywiście tak. Mam instalację niskotemperaturową odbiorczą, oczywiście tak. Jeżeli mam dom modernizowany, ja powiem tak, bo to nawet nie dotyczy domów. Nam zdarza się powiedzieć, nawet przy większych budynkach, w tym budynku ona nie ma sensu. Rzadko, ale zdarza się. Dlatego, że jeżeli budynek rzeczywiście jest bardzo zimnym domem, nie przewiduje się termomodernizacji, a instalacja jest wysokotemperaturowa, no to może nie zawsze. Czyli wszystko z głową. Dokładnie. Dzięki za wywiad. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy kiedyś. A my lecimy do następnego stoiska. Kochani, jesteśmy na kolejnym stoisku i związanym z tym, co Karol robi na co dzień, ale nie do końca, prawda? Gdzie jesteśmy? Kto ty jesteś? Przedstaw się tutaj przed milionami słuchaczy. Jestem Adrian Grabania. Przyjechaliśmy z pompami gruntowymi Geyser. Jesteśmy producentami tych pomp. Co wyróżnia w ogóle nasze pompy w konkurencji innych pomp? To jest podgląd przez internet tej pompy. Możemy wywnioskować, jaka rzecz może się zepsuć w tej pompie, albo co będzie trzeba zrobić na serwisie. Czy wszystkie parametry tej pompy ciepła są w porządku? Jadąc do klienta już... Czyli rozumiesz, taki podgląd instalator, dokładnie. Czy wy jako producent macie podgląd online? Jak to wygląda? Jako producent i jako instalator również jest taka możliwość. Powiedz mi, na jaki czynnik, w ogóle z jakim typem pomp ciepła mamy tutaj do czynienia, to po pierwsze, na jaki czynnik one pracują? Jest to pompa kompakt, która ma w sobie wbudowany zbiornik na ciepłą wodę użytkową. Pracuje to na czynnik R410A, jak wszystkie nasze urządzenia. Nie widzę tej jednostki zewnętrznej. No nie ma. I od tego by trzeba było zacząć. Dlaczego nie widzę? Tak jak mówiłem, jest to pompa gruntowa, czyli nie potrzebujemy tego powietrza na zewnątrz, tylko bierzemy ciepło z ziemi i przekształcamy. Musimy mieć dolne źródło ciepła, albo odwier tak, albo rozłożone coś zakopane pod ziemią i wtedy, powiedzmy, z tego jesteśmy w stanie czerpać energię. Powiedz mi, dla kogo wasze urządzenia są przeznaczone? Jaki macie typ poszereg? Czy raczej to jest, dla ogólnorozumianego budownictwa mieszkalnego, czy jest to raczej zastosowanie komercyjne? Jak to wygląda? Zastosowanie mamy wszelakie, szczerze mówiąc, bo sprzedajemy pompy od 6 do 17 kW i są to standardowe nasze pompy, tak? Ale mamy też zastosowanie komercyjne, gdzie nasze pompy nawet mają wydajność grzewczą do 120 kW. Więc też znajdzie się zastosowanie na to. Czyli też duże takie moce jak najbardziej produkujecie i rozumiem, że wtedy to nie jest w takim wydaniu? Nie, jest to stanowisko obok, jest troszkę większa ta pompa i widać właśnie. Czyli to, co tutaj widzimy, to rozumiem, to jest typowo zastosowanie takie domkowe, gdzie mamy zamknięty w jednostce wewnętrznej, ze sprężarką na dole mamy zamknięty zasobnik ciepłej wody użytkowej, tak? Dokładnie. I żadnego elementu, że tak powiem, układanki nie potrzebujemy więcej. Nie, tak? Nie potrzebujemy. Jedyne, bo wstawiamy ją do kotłowni, resztę instalacji podłączamy i mamy sprawę załatwioną. To powiem tak może. Ja reprezentuję tą część pomp ciepła powietrznych, tak? Gdzie energię czerpiemy z dolnego źródła w formie energii z powietrza na zewnątrz. Okej, waha się to względem temperatury.
źródło w pompie gruntowej jest powiedzmy stałe przez cały rok, przyjmijmy, że jest stałe. Mhm. Jakie ty byś widział zalety waszego produktu i do jakich zastosowań ten produkt jest lepszy niż właśnie zastosowanie takiej pompy ciepła typowo powietrze-woda? No to po pierwsze, no nie musimy tutaj stosować odszczelniania, tak? Więc już mamy jakieś tam zyski na tym. Po drugie, również z dolnego źródła możemy chłodzić budynek przez klimakonwektory i tym całym systemem glikolowym chłodzimy sobie pomieszczenie. No to mogę powiedzieć, w pompie takiej z powietrze, woda, też możemy obrócić obiekt, też możemy wychłodzić. Jaki tak. jest plus takiej pompy? Tak, tylko że tutaj nie odwracamy tego obiegu. Czyli jednak jest coś. Czyli sama pompka obiegowa pompuje ten roztwór glikolowy z dolnego źródła i leci on na budynek. Czyli nie potrzebujemy sprężarki, czyli mamy mniejsze zużycie energii, a tym samym chłodzimy budynek. Powiedz mi, czy w waszej ofercie jest coś, z czym tutaj przyjechaliście, albo z czym nie przyjechaliście, co jest właśnie, co zasługuje na uwagę, czego nie umówiliśmy? Umówiliśmy powiedzmy tą jednostkę wewnętrzną, omówiliśmy tą jednostkę do większych zastosowań, która stoi za mną. Czy jest jeszcze coś, czym oglądający mogą być zainteresowani? W naszej ofercie jeszcze są pompy do niższych kotłowni, czyli po prostu bez zbiornika na ciepłą wodę użytkową, który można po prostu postawić gdzieś obok. To jest właśnie zastosowanie, gdzie jednak te wymiary tej kotłowni są dosyć małe, no i potrzebujemy tego miejsca. To i tyle. I bardzo dobrze. Ja jestem ukontentowany. Na pewno macie jakąś stronę internetową. Tak, tak, tak. Więc tak. W opisie filmu macie wszystkie informacje, jeżeli jesteście zainteresowani produktami tej firmy. A teraz jeszcze się nie rozstajemy. Dlaczego? Czerp z Kołczana Chwała. Trudne pytanie, ja ci przeczytam, bo mógłbyś mieć problemy. Jedna karteczka. Odpowiedz zgodnie z sercem. Czy wasze urządzenia można zintegrować z inteligentnym domem? Jeśli tak, to w jaki sposób? Na chwilę obecną jeszcze tego nie mamy, aczkolwiek następna aktualizacja, która przychodzi dosłownie na dniach, do końca miesiąca, będzie miała tą funkcję, więc będzie można ją skonfigurować. W jaki sposób, jeszcze tego nie wiemy. Ale będzie taka możliwość, więc dzięki za wywiad, a my lecimy dalej. Dzięki. Jesteśmy na kolejnym stoisku i na tym stoisku jeszcze nas nie było, choć na poprzednich targach prawie się o nie otarłem. Jakbyś się teraz nam przedstawił, powiedział, na jakim stoisku jesteśmy, za co jesteś odpowiedzialny w tej firmie i z jakimi produktami tutaj przyjechaliście. Dzień dobry, nazywam się Marcin Kowacz, w firmie Iglo jestem dyrektorem do spraw badań i rozwoju. Odpowiedzialny jestem za działy techniczne, projektowe, inżynieryjne, które opracowują polskie pompy ciepła, polskie agregaty skraplające, polskie agregaty do skojarzonego wytwarzania ciepła i chłodu. I właśnie te produkty dziś na targach prezentujemy. Prezentujemy rozwiązania dla klienta indywidualnego, pompy ciepła do ogrzewania budynków jednorodzinnych, ale i komercyjnego zastosowania, dlatego że dają możliwość kaskadowania w duże układy. Są to propanowe, inwerterowe urządzenia, bardzo nowoczesne, o najwyższych współczynnikach efektywności energetycznej, jaką dziś możemy spotkać na rynku. Klasa efektywności energetycznej A z trzema plusami oczywiście. Rozwiązania dedykowane dla wymagającego wysokiej jakości produktów klienta. Ale mamy również rozwiązanie, które prezentujemy na targach dla klienta biznesowego. Są to agregaty do skojarzonego wytwarzania ciepła i chłodu, czyli coś bardziej zaawansowanego niż pompa ciepła. Nawet znacznie bardziej zaawansowanego, ale dającego w perspektywie znacznie większe oszczędności energetyczne, gdyż potrafią te urządzenia w jednym czasie wytwarzać ciepło i chłód jednocześnie dla różnych procesów przemysłowych. Najczęściej są to procesy przemysłowe. Jeżeli chodzi o to urządzenie, przy którym jesteśmy, to jest urządzenie propanowe, rozumiem, że dlatego, że to jest na propan, tak, to jest to urządzenie typu monoblok. Za nami coś się też znajduje, czyli rozumiem, że użytkownik końcowy nie jest w stanie kupić samego urządzenia zewnętrznego, tylko musi dokupić u was jakąś jednostkę wewnętrzną do tego, że to jest komplet, czy jak to wygląda? Tak, produkujemy i sprzedajemy te urządzenia w zestawach. Jest to monoblok propanowy, jednostka zewnętrzna.
natomiast sprzedawana w zestawie z hydromodułem, z takim boksem, który montujemy w kotłowni, który tak naprawdę jest dla wygody instalatora. No, zawiera w sobie sterownik, okablowanie czujnikowe, czujniki temperatury. Zawiera w sobie podstawowe elementy hydrauliczne, które i tak zawsze hydraulik musi zainstalować wraz z pompą ciepła. Natomiast w przypadku rozwiązań kaskadowych, ponieważ tak jak wspomniałem, nasze rozwiązania świetnie kaskadują się do bardzo dużych nawet mocy, nie musi użytkownik i nie kupuje zestawów za każdym razem, tylko kupujemy jednostki zewnętrzne, tyle ile nam potrzeba na kaskady. I jedną z jednostek, właśnie taką jednostkę, taki hydromoduł kaskadowy, który jeden spina wszystkie te urządzenia razem. Także warianty mogą być różne. Dla indywidualnego klienta jest to zazwyczaj zestaw jednostki zewnętrznej i którejś wersji hydromodułu. Dla rozwiązań większych, kaskadowych, zazwyczaj jeden hydromoduł starcza dla całej kaskady. Jak to wygląda, jeżeli chodzi odnośnie mocy? Od jakiej mocy wy startujecie z waszymi pompami ciepła i jakie są typy szeregi mniej więcej? W tym momencie w ofercie posiadamy trzy wielkości pomp ciepła, tak zwaną pompę ciepła 12, 17 i 21, z tym, że są to moce maksymalne. Nasze urządzenia są urządzeniami inwerterowymi, więc one modulują się od tych mocy w dół. Pompa 12 moduluje się w zakresie mocy od 2 do 12 kW. 17 od 2,5 do 17, 21 od niemal tam 3 do 21 kW mocy. I płynnie dostosowuje się do zapotrzebowania odbiornika czy budynku w danym momencie. Patrząc na tendencję, jaka teraz jest, że domy mają 120-160 metrów, czy taka pompa 12 kW nie będzie za duża? Czy nie planujecie wprowadzenia właśnie jakiejś pompy, która będzie mniejsza, 4, nie wiem, 6 kW? W tym momencie preferujemy rozwiązanie bazujące na obecnym naszym produkcie, na pompie 12. Ze względu na jej szeroką możliwość modulacji, nie jest to problemem, a wręcz zaletą dla urządzenia, że ono pracuje bardzo zmodulowane. Mamy bardzo cichą pracę dzięki takiej modulacji, ponieważ zarówno sprężarka, jak i wentylatory pracują na 1/3, 1/4, połowę swojego maksymalnych możliwości, więc jest to mega, mega ciche rozwiązanie. A w przypadku inwerterowych rozwiązań, które pracują na silnikach elektronicznie komutowanych, tak jak my mamy w naszym urządzeniu, zarówno sprężarka, jak i wentylatory, to są silniki elektronicznie komutowane, tam sprawność takiego urządzenia wzrasta wraz z zmniejszeniem obrotu. Wobec tego pompa zmodulowana, gdybyśmy porównali jedną pompę pracującą na 100% wysterowaną i dwie pompy zmodulowane na 50%, to dużo mniej energii zużyją dwie pompy zmodulowane na 50% niż jedna na 100%. Dlatego opłaca się takie rozwiązanie na mocno zmodulowanym urządzeniu. Z tym, że rzeczywiście w planach mamy też jednostkę taką trochę mniejszą. To nie będzie dużo mniejsza jednostka, około 8 kW. I pewnie gdzieś w przyszłym roku, może pod koniec tego roku jeszcze będzie wchodzić na rynek. Pytanie, czy to się nie wiąże, że mamy 12-kW urządzenie? Okej, moduluje się do 2 kW. Tylko czy jeżeli byśmy to włożyli do budynku, który ma zapotrzebowanie powiedzmy 5-6 kW, czy nie będzie i tak sytuacji, że przez większość roku ta pompa będzie chodzić na minimalnej modulacji i będzie przez to miała mniejszą sprawność? Nie będzie miała mniejszej sprawności, będzie chodzić na oczywiście niskie... Bo jeżeli chodzi na 50%, ja się zgodzę, urządzenia mają wysoką sprawność, wyższą niż pracują na 80 czy 100%, tak? Ale jeżeli patrzymy na minimalną modulację, 20-30%, to najczęściej jest tak, że to jest taki próg, że ten przepływ czynnika, no wszystkie zmiany termodynamiczne, jakie tam zachodzą, że niestety nie są tak wydajne. Poziom maksymalnej sprawności urządzeń inwerterowych, naszych pomp ciepła, mieści się w przedziale od 30 do 50% wysterowania, tak jakby. To jest maksymalna efektywność. Od 30 do 20%, bo taki zakres regulacji, do 20% jakby się zaczyna, więc od 20 do 30% jest to minimalnie mniej niż maksymalna sprawność urządzenia, ale nie jest to dużo mniej. Jest to powiedzmy na takim samym poziomie jak od 50 do 60 czy tam dalej do 70% wysterowania. Im wyższe wysterowanie urządzenia inwerterowego, niestety w pewnym momencie ta sprawność spada. Właśnie w tym kierunku to idzie. Także pracując na tych bardzo niskich wysterowaniach, nie ma żadnego problemu, a efektywność energetyczna jest na wyższym poziomie zazwyczaj, niż gdyby urządzenie było niedowymiarowe. Myślę, że to już wyczerpaliśmy w miarę, tak ile można na targach wyczerpać ten temat. Pytanie odnośnie tamtego drugiego urządzenia, do jakich zastosowań w ogóle jest? To, które powiedzmy, że możemy nim równocześnie grzać i chłodzić, albo chłodzić i grzać i wykorzystywać
równoległość tych procesów. Tak. Gdzie to się w ogóle, z czym to się je, do czego to się wykorzystuje? Dokładnie. Jest to bardzo nowatorskie podejście do optymalizacji zużycia energii na obiektach. Szczególnie wykorzystywane i tam zalecamy wykorzystywanie tych urządzeń w miejscach, gdzie mniej więcej w jednym czasie mamy zapotrzebowanie na chłód i ciepło. Obiekty, które mają zapotrzebowanie albo na chłód, albo na ciepło, przemiennie, mogą pracować na naszych pompach ciepła. Dlatego, że pompy ciepła też są oczywiście odwracalne, możemy je ustawić na chłodzenie, mogą w lecie pełnić funkcję klimatyzacji, a w zimie ogrzewania. Ale występuje szereg takich obiektów, jak na przykład hotele, baseny, gdzie w basenie trzeba klimatyzować przestrzeń, bo jest duża wilgotność, duża wysoka temperatura, gdzie przebywają ludzie, ale grzać jednocześnie wody do basenu. Potrzebujemy chłodu i ciepła w jednym momencie. Przemysł spożywczy. Bardzo często trzeba podgrzać jakiś produkt, żeby jednocześnie mieć komory chłodnicze, żeby je schłodzić później. Przemysł kosmetyczny. Podgrzewamy jakąś masę, żeby ją wtysnąć do pojemnika, a potem ostudzić. Przemysł taki typowo, nie chcę powiedzieć ciężki, jak w lakiernie. U nas na przykład na zakładzie w lakierni wykorzystujemy właśnie nasze agregaty. Komory lakiernicze znajdują się blisko piesów, więc tam są wysokie temperatury. Żeby lakiernicy mieli właściwe warunki do pracy, trzeba je klimatyzować, a jednocześnie, czyli potrzeba chłodu, a jednocześnie potrzeba ciepła do podgrzewania kąpieli na lakierni, gdzie blachy przechodzą pasywację, wszelkie te procesy przygotowania do lakierowania. Więc to są takie miejsca, wszędzie gdzie potrzeba ciepła i chłodu, to zamiast montować dwa urządzenia, na przykład pompę ciepła do produkcji ciepła, chiller do produkcji chłodu, możemy zastosować nasz agregat kogeneracyjny do skojarzonego wytwarzania ciepła i chłodu i jednym obiegiem termodynamicznym na jednej sprężarce, w jednym procesie, z jednej porcji energii wykorzystać, wytworzyć ciepło i chłód. Także takich zastosowań wbrew pozorom jest bardzo dużo. Wszystkie centra spa, gdzie są kąpiele i potrzeba właśnie, mamy dużo kuracjuszy, którzy korzystają z ciepłych kąpieli, trzeba tą wodę podgrzewać, a jednocześnie mieć komory chłodnicze, urządzenia chłodnicze do klimatyzacji, do przechowywania żywności dla nich, do przygotowywania różnych też zabiegów. Więc to są miejsca, gdzie widzimy zastosowanie tych agregatów i takiego rozwiązania nie jesteśmy w stanie pobić żadnym takim złożonym na miejscu, składającym się z kilku urządzeń, które indywidualnie produkują tę energię. No bo ze sobą po prostu współgra, jest to synergia i tak dalej. Jeżeli jesteście zaciekawieni tym rozwiązaniem, to zapraszam Was oczywiście do linku, który znajduje się w opisie tego filmu. Zaraz sobie adres, że tak powiem, strony pobierzemy, bo u Was na stronie na pewno o tych urządzeniach jednych i drugich jest to opisane. A teraz super punkt programu, kołczan chwały, obóg klimatyzacji. Proszę jedną karteczkę wylosować. Ja przeczytam i będzie trudne lub tendencyjne pytanie. Dobrze. Pytanie brzmi, jakie macie plany rozwoju na najbliższe lata? Na najbliższe lata na pewno będziemy rozwijać typu szereg pomp ciepła. Dalej pozostaniemy przy propanowych, inwerterowych rozwiązaniach i będziemy rozwijać linię agregatów do skojarzonego wytwarzania ciepła i chłodu. To jest to, w co w tej chwili celujemy i chcemy budować w przypadku jednego i drugiego rozwiązania, nie tylko mniejsze urządzenie jak w pompie ciepła, gdzie wspomniałem, że pracujemy nad rozwiązaniem mniejszej pompy ciepła, ale też chcemy, żeby przenieść tę technologię do takiego większych obiektów komercyjnych, więc myślimy i mamy w planach projekty o jednostek mocy 50, 100 i ponad 100 kW. Dzięki wielkie w takim razie za wywiad. Dziękuję bardzo. I lecimy dalej. Kochani, dotarliśmy do kolejnego stoiska. Jesteśmy na jakimś stoisku. Z czym będziemy tutaj dyskutować, w ogóle o czym opowiadać? Jesteśmy na stoisku firmy Hisense, producenta pomp ciepła, urządzeń klimatyzacyjnych, VRF-ów. Hisense'a możecie też znać ze sprzętu gospodarstwa domowego. Natomiast tutaj jesteśmy z naszymi pompami ciepła. Split, monoblok, zbudowany zasobnik. To jest to, z czym do Was przychodzimy i co chcemy Wam pokazać. Dlaczego ktoś, słysząc Hisense, miałby wybrać to urządzenie? Co Was, wiesz, cechuje, że warto wybrać to urządzenie, a nie inne od konkurencji? Z punktu widzenia instalatora na pewno jest to wiele zalet, jeżeli chodzi o montaż, o sposób podłączenia, o możliwości podłączenia i skonfigurowania systemu. Wszystko w tym urządzeniu się znajduje, nie trzeba żadnych przystawek, robiąc dwa obiegi grzewcze, ciepłą wodę, basen czy też kocioł gazowy. Wszystko mamy tutaj w standardzie. Menu w języku polskim, także
pełny asortyment, który jest dostępny. Z punktu widzenia klienta końcowego mamy naprawdę bardzo dobre parametry potwierdzone certyfikatami, więc nie ustępujemy, a nawet przewyższamy w większości naprawdę dużych producentów, wielu bardzo znanych, bardziej znanych niż my, jeżeli chodzi o parametry pracy. To się przekłada oczywiście na koszty eksploatacyjne, więc myślę, że warto to sprawdzić. Patrząc na urządzenie, bo mówisz tak, software'owo mamy wszystko, tak, że jesteśmy w stanie, i tak trzeba zbudować na zewnątrz całą infrastrukturę, bo robiąc dwa obiegi grzewcze musimy ten mieszacz, pompkę i tak dalej stadzić, ale jeżeli chodzi odnośnie płyty i możliwości podłączenia, mówisz, że nie potrzeba żadnej płyty rozszerzeń, mamy to w standardzie, ok. Drugie co warto podkreślić, mamy tutaj urządzenie ile, 10-kilowatowe? To jest urządzenie... W jednej obudowie mieścimy 10, 12, 14, 16 kW. To jest w tej obudowie. Troszeczkę inne urządzenia mamy od mocy 4, 6, 8 kW. Wyglądają, są oczywiście mniejsze. Są to pompy jednofazowe w innej obudowie. No i to jest nasza gama od 4 do 16 kW, zarówno w splicie, jak i w monobloku. Pamiętasz może, albo jesteś w stanie szybko, że tak powiem, skądś tą informację pozyskać, ile kW zostaje z tej pompy? Patrząc na jej wielkość, z takiej dziesiątki przy minus 20? Oj, przy minus 20... Czy to jest jakiś straszny spadek wydajności, tak? Czy... Właśnie, jeżeli chodzi o niskie parametry, niską temperaturę i stosunkowo nawet wysokie, bo i rzędu 50 stopni temperatury zasilania, to z pompy 10 kW zostaje nam jeszcze około 6 kW mocy grzewczej. To by było dość sporo tak naprawdę i pewnie przy temperaturze podłogówki... Nie, przy 50 stopniach. No ale przy temperaturze dla podłogówki pewnie tej mocy byśmy mieli jeszcze... Mocy jest troszeczkę więcej, około 7,5 kW z tego co pamiętam. Czyli mówisz, że waszymi produktami powinny się zainteresować w sumie wszyscy klienci i do domów modernizowanych, i do domów nowych, czy jasne. Jeżeli jednak jest do jakiegoś bardziej sprecyzowana ta oferta? Typ klienta to tutaj i zarówno nowe domy, bo to są mniejsze pompy, tutaj stoimy przy pompie z, no jakby wiszącej, tak? Natomiast mamy jeszcze pompę z budowanym zasobnikiem, zasobnik 230 litrów ze stali nierdzewnej i to jest bardziej do domów takich nowych typu deweloperskie inwestycje. Natomiast no, te moce większe pozwalają nam swobodnie poruszać się w obszarze renowacji. Tu jest 65 stopni na zasilaniu, minus 25 stopni, jeżeli chodzi o dolny zakres temperatury powietrza. Rozumiem, że wszystkie pompy, które macie w ofercie, są normalnie z wyrzutem bocznym i jednym wentylatorem, tak? Jeden wentylator i wyrzut boczny. Okej, czyli nawet w przypadku tych pomp większych też mamy tylko jeden wentylator, nie planujecie dwuwentylatorowych? Nie planujemy z tego względu, że poszliśmy w dwurzędowy wymiennik, czyli parownik, krótko mówiąc, czyli ta jednostka zewnętrzna, wymiennik jest dwurzędowy, poszliśmy nie na wysokość, a na grubość. Myślę, że powierzchownie mamy temat tutaj załatwiony, jeżeli chodzi o pompę ciepła Hisense. Z chęcią? Dotknąłby ją w rzeczywistych warunkach, zmacał, zobaczył jak ona pracuje. Zobaczymy, może się to uda. Jeżeli ktoś chce więcej informacji na temat tej pompy, to oczywiście odsyłamy do linku, który jest w opisie, tam znajdziecie więcej informacji. A teraz co? Kołczan chwały, losuj. Trudne pytanie. Ja przeczytam. To pytanie do mnie będzie? Tak jest, dokładnie. Co? Można odpowiedzieć dwojako. Co najczęściej psuje się w waszych urządzeniach? Jakich zgłoszeń serwisowych macie najwięcej? To jest zawsze trudne pytanie. To jest trudne pytanie. Ale odpowiadając szczerze, zgłoszeń naprawdę mamy niewiele. I najczęstszym problemem, uczciwie odpowiadam, jest element pomp obiegowych, które mamy od zewnętrznego dostawcy. Nie wiem, czy możemy nazwę mówić, czy nie, ale no jest to dość duży, zielony producent. Czy to jest jakiś przytłaczający was problem, czy daliście sobie... Nie jest to problem przytłaczający. Zmieniliśmy dostawcę pomp obiegowych, krótko mówiąc, na innego, więc ten problem się już nie pokazuje. Natomiast no, na początku naszej działalności niewielki problem z tym mieliśmy. Natomiast, no tak jak mówię, wyeliminowaliśmy go poprzez zmianę dostawcy urządzeń. Ja bym powiedział, że zawsze największy problem nawet nie jest z samym urządzeniem, tylko z użytkownikiem i ewentualnie z błędami bardzo często instalatora. Tak, to muszę przyznać, że część tych pomp obiegowych w środku wyglądała po prostu, jakby ktoś tam przepuścił kawę z fusami, instalacja niewypukana i niestety efekt był taki, jak jest. Ale może z biegiem czasu ta kultura instalacyjna
będzie, że tak powiem, szła w górze. Tego sobie, tego i wam sobie życzymy, życzę, a my lecimy dalej. Dzięki. Dzień dobry. Kochani, jesteśmy na kolejnym stoisku. Przedstaw się tutaj milionom słuchaczy i powiedz, z czym przyjechaliście na targ. Dzień dobry, nazywam się Rafał Krasowski, reprezentuję firmę Stiebel Eltron. Stiebel Eltron to jest niemiecki producent urządzeń grzewczych do domu i do różnych rozwiązań, gdzie wymagane jest ciepło. To, co jest w tej chwili najmocniejsze, to są oczywiście pompy ciepła, ale mamy też w swojej ofercie różnego rodzaju ogrzewacze wody, jak też systemy do rekuperacji powietrza, czyli do wentylacji pomieszczeń. Powiem szczerze, ja waszej oferty nie znam. Ja kojarzę wasze pompy jako instalator sprzed 10-15 lat, raczej jak królowała jeszcze technologia on-off. I powiedzmy z tych czasów kojarzę wasze sprzęty. Na kanale to się wasze sprzęty też nie przebijały. Jakbyś mógł pokrótce typu szereg urządzeń, które macie, właśnie, czy to są splity, czy są monobloki, na co raczej idziecie, w jakiego kierunku czynnik, tak, w jakiego rodzaju czynnik idziecie i ewentualnie w jakiej mocy urządzenie w ogóle. Tak. No to krótko tutaj relacjonując, bo Stiebel ma rozwiązań systemowych ponad 30 tysięcy, gdybyśmy tak wszystko ze sobą chcieli połączyć, ale moce pomp ciepła zaczynamy od 3 kW, kończymy na 1,4 MW. Więc jesteśmy w stanie wyposażyć, ogrzać mały domek kilkudziesięciometrowy do wielkich obiektów komercyjnych. Stiebel jest generalnie producentem pomp typu monoblok, czyli układ chłodniczy jest zamykany na miejscu w fabryce po to, żeby zapewnić długoletnią, długowieczną pracę, żeby instalator nie dotykał tej ścieżki chłodniczej, żeby wyeliminować wszystkie ewentualne możliwości popełnienia błędu. Ja zawsze powtarzam, że taka pompa monoblok jest trochę jak lodówka, którą mamy w domu. Jak ktoś sobie wstawi lodówkę, włączy, no to lodówka chodzi wiele lat i nie ma z nią problemu. Nie słyszałem, żeby komuś gaz chłodniczy uciekł, prawda, z układów w lodówce. Podobnie jest z naszymi pompami, nie? Te pompy działają wiele, wiele lat. Jeśli chodzi o typu szereg urządzeń, to mamy takie prostsze pompy i to jest seria plus do nowo budowanych przede wszystkim budynków i mamy pompy typu premium, gdzie czynnik grzewczy osiąga 75 stopni, więc możemy zastąpić w zasadzie każdy kocioł stałopalny. Oczywiście najlepiej pod warunkiem, że został dany obiekt zmodernizowany, docieplony, tak, wymienione okna, tak żeby ta efektywność i zapotrzebowanie na ciepło było jak najmniejsze, nie? Ale tutaj mamy takie rozwiązania, które pozwalają robić takie nawet trudne rzeczy. Co tu jeszcze warto dodać, jeśli chodzi o nasze urządzenia, że cały czas w Stieblu obowiązuje coś takiego, co zostało zapoczątkowane wiele, wiele lat temu, że urządzenia są projektowane na trwałość 15 lat, nie? Więc gwarancja jest od 2 do 5 lat, ale urządzenia będą pracować przez wiele lat bezawaryjnie. No i oczywiście pod kątem tego, jak w tej chwili wygląda kompresor i praca tego kompresora, to już nie są urządzenia on-off, tylko jednostki inwerterowe, ale co ciekawe, w ostatnim roku i jeszcze rok wcześniej to już się zaczęło, mamy duży powrót do pomp gruntowych. Ten rynek pomp gruntowych w naszym przypadku, jeśli chodzi o sprzedaż zeszłoroczną, potroiliśmy sprzedaż, nie? A pompy powietrzne, ta sprzedaż była praktycznie na tym samym poziomie, może lekko mniejsza niż w poprzednich latach, a pompy gruntowe bardzo mocno do przodu. Jeżeli chodzi o rynek, powiedzmy, tych pomp powietrznych, dobra, wiemy, że mamy tutaj monobloki i rozumiem, splita w ogóle nie macie. Nie produkujemy splitów. Dlaczego? Dlatego, że takie są doświadczenia z rynku niemieckiego. Stiebel 20 lat temu produkował splity i monobloki. I teraz jednostki montowane te 20 lat temu ulegały częstszym awariom. I dzisiaj, i wtedy rynek te 20 lat temu w Niemczech był taki jak w Polsce. A dzisiaj w Niemczech to jest praktycznie rynek monoblokowy. To są pojedyncze realizacje na splitach. I Stiebel 10 lat temu podjął decyzję, że produkuje tylko pompy typu monoblok. I stąd
jesteśmy dostawcą i producentem przede wszystkim pomp. Tylko nie jest to złe, jeżeli ktoś jest zorientowany na jeden rodzaj pompy ciepła, nie uważa, żeby to było, że nie macie spieca, to jest coś strasznego. Pytanie, czy w tych pompach właśnie, jeżeli mamy dwie powiedzmy serie, tak, do nowych domów i do starych domów, czy jest inny czynnik płodniczy, czy ja? W tej chwili w pompach stosowane są generalnie dwa czynniki chłodnicze. Cały czas jeszcze największą ilość pomp, którą sprzedajemy, to jest czynnik R410. To jest stary, dobry, sprawdzony czynnik. On co prawda nie jest dla środowiska najlepszy, ale nadal jeszcze spełnia normy. Niedługo te normy będą się zmieniać i wtedy rzeczywiście będzie potrzebny inny czynnik chłodniczy. I w nowych pompach ciepła w tej chwili mamy czynnik R454C i to jest już czynnik, który ma GWP na poziomie 150, więc na najbliższe 10 lat na pewno będzie dobrym czynnikiem i on ma trzy najważniejsze cechy. No przede wszystkim jest właśnie dobry dla środowiska. Druga, jest czynnikiem, który nie jest wybuchowy w porównaniu do propanu, który tak teraz jest popularny. No i trzecia rzecz, nie jest też czynnikiem trującym, bo R32, który jest w rynku, jest czynnikiem, który niestety, no, gdyby się go troszkę więcej nawdychać, no to mogłyby być kłopoty, nie? A R454C jest takim właśnie tutaj rozwiązaniem, że 3 w 1, nie? I on nie jest tanim czynnikiem chłodniczym, wymaga oczywiście specjalnych kompresorów i jest droższy, ale też spełnia wszystkie te warunki i kolejne modele i warianty pomp ciepła będą rozwijane właśnie oparciu o ten czynnik. Pytanie, jeżeli chodzi o jednostki wewnętrzne, to występuje tutaj powiedzmy coś w rodzaju hydroboxa. Nie mamy w ogóle jednostki wewnętrznej, czy mamy pełny typoszereg, że możemy nie mieć jakąś małą skrzynkę, albo ewentualnie coś, gdzie mamy wbudowaną w jednostkę wewnętrzną też zasobów? To zależy, które rozwiązanie przyjmiemy. My mamy trzy takie podstawowe rozwiązania, takie nazywamy Basic i to jest pompa ciepła jest na zewnątrz, a w środku jest tylko elektronika, czysta elektronika, mała skrzynka. Potem mamy rozwiązanie typu Flex, to jest pompa ciepła jest na zewnątrz, a to się u nas nie nazywa hydrobox, tylko moduł hydrauliczny, gdzie jest zabudowane wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby system centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej mógł funkcjonować w danym obiekcie. I na końcu mamy rozwiązania tak zwane kompaktowe i my to nazywamy wieżami hydraulicznymi, gdzie jest zabudowane wszystko potrzebne do obsługi systemu centralnego ogrzewania ciepłej wody użytkowej, ale również zasobnik do ciepłej wody użytkowej i w zależności od wariantu jeszcze bufor ewentualnie. Nie? Jeszcze się tutaj zastanawialiśmy, bo oprócz pomp ciepła przywieźliście jakieś nowe urządzenie, nowość, która ma być tak. Czy wprowadzone chyba w tym roku, tak? Tak, od kwietnia tego roku będziemy wprowadzać nowy rekuperator VRC 450 i 650. Mówię o tutaj krytości wymiany powietrza i to jest o tyle dla nas ważne, że raz, że to są jednostki o większej wydajności, ale druga ważna rzecz, że mają zabudowany moduł internetowy, który będzie łączył się automatycznie z pompą ciepła i poprzez jedną aplikację możemy obsługiwać system wentylacji, rekuperacji, jak też system pompy ciepła, czyli centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa. Czyli idziecie w kierunku, żeby to wszystko scalić, zintegrować i tyle. Tak, żeby Kochani, mieć wszystko w jednym miejscu i żeby obsługa była jak najprostsza. No i tutaj my to nazywamy HP Easy, po prostu tak lekko z angielskiego. Rozumiem. Rozwiązań tutaj w marce Stiebel jest wiele, więc nie sposób wszystkich omówić. Zapraszamy Was do linku, który znajdziecie w opisie tego filmu po więcej informacji. A Ciebie teraz proszę jeszcze o wylosowanie trudnego pytania z coacha lub chwały. Tutaj nie byłem uprzedzony, że coś takiego będzie miał miejsce. Każdy tak ma. Ja przeczytam. Dobrze, proszę. Gdyby były kłopoty z odpowiedzią, to mamy tutaj sztab ludzi. Poproszę kogoś. Pytanie jest proste. Okej. Okay. Jakich produktów brakuje na tych targach? Oj, to nie jest dla mnie proste pytanie, dlatego że jestem od rana na stoisku i w zasadzie nigdzie nie byłem.
I teraz nie potrafię na to pytanie tak naprawdę odpowiedzieć. Nie... Czyli było proste pytanie, to było serio to... najprostsze pytanie, jakie znalazło się tutaj. Ja nie potrafię na nie odpowiedzieć, szczerze, myślę, nie wiem, bo nie rozglądałem się. Myślę, że to tak wygląda, gdzie nie idę, to właśnie tak to wygląda, że nie wiemy. Pytam się, czy są tu jeszcze jakieś pompy ciepła w tej hali, a tych hali jest trochę tutaj i właśnie nie, ja jeszcze nigdzie nie byłem i pewnie pod koniec dnia dopiero będzie jakaś większa integracja. Tak. Ruch jest naprawdę duży i myśmy się spodziewali, że będzie nieźle, ale jest bardzo dobrze. Więc no. Dziękuję, my dziękuję lecimy również dalej. za parę słów. Kochani, w swojej drodze po targach dotarliśmy do kolejnego stoiska, do stoiska Kwantu. Jest ze mną kolega, którego nie znacie. Ładnie się wam przedstawi i powie, z czym przyjechaliście na targi, tak? Cześć, z tej strony Grzesiek Szybieniecki. Jestem odpowiedzialny w Kwancie w hurtowniach elektrycznych za dział fotowoltaiczny i ogólnie cały dział OZE. Przyjechaliśmy na targi, to są nasze drugie targi, jeśli chodzi o ANX, pokazać naszą ofertę asortymentu fotowoltaicznego, ale też asortymentu z działu pomp ciepła i klimatyzacji. Za nami stoi pompa ciepła propanowa Foxa razem z Hydroboxem. Na naszym stoisku też można znaleźć dwóch producentów klimatyzacji. Jest to MDV i Auraline. I te produkty chcemy zaprezentować, ale też chcemy porozmawiać z klientami, że u nas w hurtowniach można już znaleźć tak naprawdę cały asortyment do instalacji grzewczej, do instalacji klimatyzacji i też takie elementy jak wszelkie rury, kształtki, pompki. Też chcemy o tym informować, pokazywać, że już to u nas jest. Czyli rozumiem, że na targi nie przyjechaliście, przyjechaliście jako hurtownia, nie przyjechaliście jako producent, więc pewnie tak. Jakieś hiper nowości i tak dalej nie, my ze świata ze sobą nie przywieźliście. Absolutnie, tak? My nie jesteśmy od tego. Tutaj inne stoiska są do tego, żeby pokazywać, jakie są nowości, gdzie będzie zmierzał rynek i jakie będą trendy. My tutaj przyjechaliśmy troszeczkę się po prostu przedstawić, pokazać, że halo, my istniejemy, jesteśmy w 20 miejscowościach w Polsce, w 20 miastach w Polsce. I co można u nas po prostu kupić, o czym można z nami porozmawiać, co jesteśmy w stanie zaoferować. My jesteśmy dystrybutorem, nie kreujemy produktów, tylko je po prostu sprzedajemy i pomagamy dobierać naszych klientów. Czyli rozumiem tak, że nie nazywacie dumnie się producentem i nie staracie się na siłę, że tak powiem, coś wytworzyć i jeszcze powiedzieć, że to w Polsce było robione. Nie mamy takiej ambicji. Staramy się dobierać takich producentów, czy dobierać produkty, które w naszym przekonaniu mają pewne przewagi rynkowe. Czy to jest najprostsza przewaga, czyli cenowa, czy to jest przewaga technologiczna, przewaga efektywności. To są te rzeczy, na które staramy się zwracać uwagę, dlatego tego asortymentu nie mamy, nie wiadomo jak szerokiego. Zazwyczaj to jest 2-3 producentów danego elementu. I tutaj tu chcemy pokazać, że jakby jakąś tam wiedzę i pracę wkładamy w to, żeby wyselekcjonować tych producentów. Natomiast sami produktów nie tworzymy i nie mamy takich planów. Ja wiem, że to jest pierwszy dzień targów, ale powiedziałeś, że przyjechaliście tu z nastawieniem na badanie nastrojów, trochę na przedstawienie się i tak dalej. I powiedz mi, jakie są właśnie nastroje związane z pompami ciepła, z klimatyzacją? Czy widzisz jakiś trend, czy też na bazie doświadczeń ze sprzedaży u was w firmie, czego idzie najwięcej i no, jak to się kształtuje? Na pewno klimatyzacja jest w naszej ocenie rozwijającym się rynkiem. To też jest nowość u nas w ofercie, więc siłą rzeczy mamy wzrost i sprzedaż rośnie, bo startowała od zera. Natomiast naprawdę nadchodzą czasy, gdzie ta klimatyzacja jest bardzo przystępna cenowo, jest stosunkowo łatwym urządzeniem już teraz w rozumieniu tego urządzenia i naprawdę na masową skalę do wielu odbiorców indywidualnych i firm i nie wiem, biurowców udaje się tą klimatyzację sprzedawać to i myślę, że to będzie kontynuowane, dlatego że klimatyzacja już teraz bardzo często oczywistość jest też zapasowym takim źródłem ciepła. Natomiast klimatyzacja jako źródło ciepła jest to, taki zapasowe źródło ciepła jest bardzo często wybierane, czy to przez firmy, które mają, nie wiem, niekorzystne taryfy gazowe, przeróżne rzeczy. A w przypadku pomp ciepła na rynek jest trudny i myślę, że tutaj wiesz o tym najlepiej i twoi widzowie wiedzą to najlepiej. Ten rok 2023 nie był najmocniejszy, nie był najlepszy. 2024 zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Na pewno
z punktu widzenia firmy handlowej, firmy dystrybucyjnej, cały czas tych produktów jest bardzo dużo na rynku. Bardzo duża przebitka cenowa, trochę dużo takiej niepewności, niewiedzy, jaki produkt wybrać, jaki produkt jest dobry, dużo takiej mgły informacyjnej, można tak powiedzieć, więc ciężko jest się w tym odnaleźć, nawet będąc w środku, a już nie mówiąc o kliencie końcowym, który myślę, że czasami jest naprawdę zorientowany. No i tutaj jest rola nasza, rola producentów, żeby uświadamiać, jakie to są przewagi, jakie to są też zagrożenia, bo to jest produkt, który nie może być kotem w worku. I jakby tą decyzję, przygotować klienta na proces decyzyjny jak najbardziej potrafimy. No staramy się to robić i no taki jest nasz główny cel. Czy odnosimy jakieś gigantyczne sukcesy w sprzedaży pomp ciepła? No myślę, że nie ma firmy, która obecnie powie, że tak jest. Natomiast te osoby, które mieliśmy okazję przeszkolić, które razem tutaj z firmą Foxer szkoliliśmy instalatorów, my też mieliśmy instalatorów, którzy przechodzili trochę z branży fotowoltaicznej, elektryków, którzy przystosowali się do pomp ciepła, poszerzali swoje możliwości, była trochę nowa baza klientów. Oni z nami zostają, oni z nami współpracują, jest to taka grupa, z którą myślę, że jest zadowolona z tego, co my robimy, jakie produkty oferujemy. Myślę, że właśnie to jest to, że niestety mamy taki czas, gdzie najpierw padła fotowoltaika, dużo ludzi przerzuciło się na pompy ciepła i była trochę klęska urodzaju, było za dużo instalacji naraz do zamontowania, ludzie rzucili się na pompy ciepła, pojawiło się tym samym dużo chińskich produktów, dziwnych, pościąganych i tak dalej. No ja i niestety to się wszystko... Myślę, że też wtrącę się może bardziej. Myślę, że pojawiło się też sporo niekompetencji. Niestety to, że ta pompa ciepła stała się tak bardzo masowa, z tego wyniknęło sporo błędów jednak. Instalatorskich, błędów przy doborze pomp ciepła, takiej niewiedzy po prostu. To nie jest urządzenie tak proste, że to okay, potrzebuje tam 10 kW i jest ok. Sam dobrze wiesz i pewnie to tłumaczyłeś nieraz. To nie jest takie proste urządzenie i myślę, że te błędy potem odbijają się też na takich negatywnych opiniach odnośnie pomp ciepła, które też nie ułatwiają sprzedaży, nie ułatwiają popytu na to, tak? Ja nie jestem tutaj wielkim specjalistą i nie będę mówił, czy pompa ciepła jest świetna, czy nie. Każdy ma też swoje zdanie. Natomiast myślę, że na pewno nie jest świetna, kiedy jest źle dobrana i przychodzą te rachunki. I no to też jest taki problem, który w tym roku wypłynął, że pojawił się jakiś taki moment, gdzie było trochę tego takiej opinii negatywnej po prostu o pompach ciepła. Przyszły też duże mrozy. Wiadomo, że to nie wszystko wyglądało tak kolorowo, jak to przedstawiali handlowcy. Powiem tak, że w dużej ilości przypadków wyglądało kolorowo, tak? Właśnie. Jeżeli firma podeszła kompleksowo, dobrała odpowiednią pompę, zainstalowała ją. Szczerze, w te największe mrozy nie mieliśmy problemów jakichś. Dwóch ludzi zadzwoniło, że miało, że nie wiem, w salonie miało coś niedogrzane i tak dalej, ale to się nałożyło jeszcze z czymś tam. Czy drugi klient, że właśnie też coś w sumie ze zmiany ustawień wynikające miał jakieś problemy, tak? Ale nie było tak, że masowo, nie wiem, zrobiło się minus 20 w nocy, zrobiło się 24 godziny na dobę. Nie, to tak nie jest. Niestety wiąże się to w większości ze źle wykonanymi instalacjami pomp ciepła i ta konsumpcja energii też ze złego doboru pompy ciepła, przewymiarowania często, gęsto pompy ciepła. Raczej niedoszacowanie już się rzadko kiedy zdarza. No, no my jak siebie może w tym wszystkim widzimy, oczywiście jesteśmy dostawcą towaru, sprzedajemy produkty, natomiast jakby zdajemy sobie sprawę, że musimy szkolić i edukować instalatorów, bo na końcu no to on jakby będzie odpowiadał za to, jak to będzie wykonane. No i tutaj jakby to bierzemy to na siebie i chcemy te szkolenia realizować, chcemy to przedstawiać, no tylko tak możemy jakoś wpłynąć na ten rynek, tak? Czyli rozumiem, że też pomagacie instalatorom, nie zostawiacie ich samych, to nie jest tylko człowiek, który do was przychodzi, wy mu sprzedajecie, dziękuję, do widzenia, tak. Tylko staracie się go mieć od etapu, nawet jeżeli by miał pytanie doborowe, to jesteście mu w stanie pewnie pomóc, tak. do to powiedzmy etapu nie tego traktujemy końcowego. Tego jako batona w żabce, tylko jako produkt, który gdzieś kompleksowo. Może nie kompleksowo, ale no w jakiś tam sposób, żeby
żeby to przekonanie, czy ta pewność instalatora potem była, żeby ona była poparta jakimś tam wyliczeniem, opinią drugiej osoby, bo to też są ludzie, czasami mogą coś przegapić, mogą, nie wiem, coś źle pomyśleć. Szkoda robić sobie jemu problemów, nam problemów, więc pod tym względem myślę, że tutaj powinniśmy wszyscy jako branża dystrybucyjna, branża pomp ciepła OZE, przede wszystkim o tych nowościach, o urządzeniach, jak najwięcej mówić, jak to działa, jak to zrobić. Nie bójmy się wiedzy i szkoleń, myślę, że to jest naprawdę bardzo istotne. I myślę, że to jest jakby taka pierwsza rzecz, którą chcemy zbudować u nas w firmie obecnie, czyli taką akademię, takie poczucie szkoleń i dostępu do wiedzy, no bo już sam produkt to nie jest atrakcyjny, tak? Jakby produktów jest tak wiele, że musimy to do tego jeszcze coś dołożyć i chcemy coś dołożyć, bo mamy poczucie wtedy, że ta robota jest fajnie wykonana, nie? Myślę, że tak by można było dyskutować. Was zapraszam do opisu filmu, tam macie link do Was, do strony, więc znajdziecie, jakie ogólnie produkty Kwant tutaj oferuje. A Ciebie proszę o wylosowanie trudnego pytania. Ja wiem, że nikt Cię nie uprzedzał. Dawaj pytanie, ja Ci przeczytam. Chyba wylosowałem dwa? Nie, jedno. Jedno. Zobaczymy, czy będzie trudne, czy będzie może trudne, może nie. Wymień 5 przełomowych technologii zastosowanych w Waszych urządzeniach. Albo o, inaczej. Nie jestem producentem, nie mam żadnych technologii. Dobra odpowiedź, myślę. Dobra odpowiedź, ale jakbyś się chciał postarać i chciał powiedzieć na temat tego, co macie z branży OZE w sprzedaży ogólnie u siebie, to co byś wymienił tutaj właśnie z takich rzeczy, które są naprawdę fajne i upatrujesz w tym, że dobrze to producent zrobi? Tak jak mówię, nie jestem jakimś specjalistą technicznym, natomiast pracujemy teraz bardzo mocno nad tym, aby rozwinąć segment magazynowania energii, zarządzania tą energią. Myślę, że jest bardzo duża potrzeba, żeby zarządzać odpowiednią energią nawet w domkach jednorodzinnych, nawet w zwykłym mieszkaniu, a co dopiero w firmach, gdzie pieniądze się po prostu liczy i to wszystko kosztuje. Więc tutaj pod tym względem pracujemy nad rozwiązaniami, żeby można było tą energią się, mówiąc w skrócie, wymieniać, żeby ją zoptymalizować. Nawiązaliśmy współpracę też z polskim producentem magazynów energii Breezy, które też możecie zobaczyć u nas na stoisku. To też jest moim zdaniem przyszłościowe rozwiązanie magazynów niskonapięciowych i myślę, że to będzie rok, niestety nie pomp ciepła, ale magazynów energii. No i myślę, że to jest coś ciekawego, coś co polecam, żebyście też w wolnej chwili zajrzeli, zgłębili. Nie mówię jakiekolwiek magazyny. To jest naprawdę ciekawe i zarządzanie energią będzie trendowało i im szybciej się do tego nauczymy się, jak to robić, to tym będziemy mieli z tego większe korzyści. Przede wszystkim finansowe. Widzisz, 5 nie było, ale jakoś wybrnąłeś. Dobra, dzięki wielkie za wywiad. Dzięki za odwiedziny. Na kolejne. To jest... Kochani, jesteśmy na kolejnym stoisku. Ze mną jest kolega Andrzej. Witam. I przedstawi nam się tutaj ładnie, kim on w firmie jest, na jakim stoisku w ogóle jesteśmy. Widzicie, że jesteśmy koło takiej szafy. Widzowie tego kanału nie do końca mogą wiedzieć, co to jest. Zaprezentujemy Wam taką otóż szafę i pompę jakąś. To jest akurat, tutaj stoimy nie przy szafie, ale przy magazynie energii. Jest to wysokonapięciowy, kompletny system all-in-one, czyli wbudowany mamy falownik hybrydowy, system BMS-u i moduły baterii 2,7 kWh, system wysokonapięciowy. Pytanie, czy jest coś, co wyróżnia ten produkt spośród innych produktów dostępnych? Możesz ściemniać, bo nic nie wiem o tym. Dobrze, to nie o to chodzi, czy ktoś chce tutaj cokolwiek ściemniać. Wiadomo, że idziemy w kierunku wysokiego napięcia, ponieważ parametry wysokiego napięcia przewyższają systemy niskiego napięcia ze względu na mniejsze utraty energii przy przetwarzaniu tej energii. Dzięki temu możemy zagwarantować 15 lat gwarancji na kompletny system, czyli nie ma tak jak mamy tutaj na falownik hybrydowy 15 lat na BMS i na moduły bateryjne 15 lat, czyli kompletny system jest objęty gwarancją producenta 15-letnią i 10 tysiącami cykli. W systemie wbudowany jest system HEMS-u, HEMS, czyli zarządzanie energią domu, i idziemy w kierunku zarządzania smart home, czyli zarządzania inteligentnymi urządzeniami.
Tutaj ten system, który prezentujemy, jest to system z falownikiem 10 kW. Trzy moduły bateryjne po 2,7, 8,1 kWh. Zakres prac na... Możemy podłączyć tutaj w systemie 15 kW paneli fotowoltaicznych. Pytaj, czego nie wiesz, o co możesz... Ja mogę powiedzieć jako osoba, która serio nie jest związana z fotowoltaiką i tak dalej. Panie, a po co mnie to w ogóle? W moim domu. Po co mnie to? Można sobie powiedzieć tak. Przede wszystkim czy widzisz jakąś przyszłość, wiesz, coś się może, tak, bo coś się będzie zmieniać? Widzimy trend, że ceny na rynku magazynów energii, przede wszystkim odnawialnych źródeł energii, dopasowują się do zapotrzebowania, jest tego więcej. I ceny spadały i spadają nadal. Co jest jeszcze bardzo istotną rzeczą, jest dużo towarów, jest duża konkurencja, co prawdopodobnie będzie powodowało te zmiany cenowe na korzyść klientów. Jeżeli otrzymamy jeszcze wsparcie jakieś od rządu, wiadomo, że to są podatki, które my musimy kiedyś zapłacić, ale wsparcie dla klientów, którzy nie wszystkich stać na ten system. Ale jeżeli systemy dojdą do takiej ceny, że już nie będzie to tak kosmiczne, jak było to jeszcze rok temu, że po prostu klientów nie było stać, a mieli przede wszystkim inne systemy rozliczania, to już jest 2 lata, czyli wirtualne magazyny były u dystrybutorów. U nas na dzień dzisiejszy ta korzyść zniknęła, rozliczamy się wszyscy w net billingu, czyli magazyn energii jest troszeczkę bardziej opłacalny. Co się będzie działo w cenach dynamicznych, to wiemy. Nasz system będzie potrafił rozpoznać ceny giełdowe dzień wcześniej, pogodę i tak dalej. To, co jest bardzo ważne. To się jeszcze troszeczkę pozmieniać. Się jeszcze będzie zmieniało. Wiadomo, że sieć nie zawsze jest przygotowana na to, co na chwilę obecną mamy. Gdzieś kraje jak Niemcy czy Czesi, oni są już pod tym względem informacyjnym z sieci, sygnały i tak dalej bardziej rozwinięci. Ale to będzie szło w takim kierunku. Pytanie odnośnie tego urządzenia. Ile coś takiego w ogóle kosztuje? Nie chciałbym teraz akurat na blogerów o tej cenie mówić. Ceny poszły na dół. Bo mamy ceny. Rozumiem, że na stronie internetowej jakieś orientacyjne ceny znajdziemy. Tak, u was, tak? Tak, oczywiście. Więc w opisie tego filmu na pewno takie ceny jesteście w stanie sobie zweryfikować. Na dzień dzisiejszy. Czy jeszcze coś chciałbyś odnośnie tego urządzenia powiedzieć? No tak, no wiadomo, że dlaczego dajemy 15 lat gwarancji? No systemy wysokonapięciowe działają na zupełnie innych zasadach. To, co jest ważne, są mniejsze straty tej energii. To już chyba wspominałem na początku, ale co jest bardzo istotną rzeczą, że przemiana prądu z 48 V jest zupełnie inna niż tutaj, jeżeli mamy możliwość 268 V oddania. Są te straty dużo niższe niż w systemach niskonapięciowych. No i oczywiście cały ten system jest bardziej chroniony, bo wiadomo, że wysokie napięcie nie powoduje takich temperatur, ampery. To jest wiadomo, jeżeli ktoś ma troszeczkę do czynienia z systemami, to wie, że no lepiej mieć system wysokonapięciowy, bo to jest i lepszy przesył, i lepszy start, większa moc, auta elektryczne. Jeżeli ktoś będzie chciał szybciej podładować auto elektryczne, wiadomo, system wysokonapięciowy pozwoli mu to zrobić dużo szybciej. Czyli ma taką możliwość. Tak. Zastosowania, jakie widzisz dla tego, oprócz tych zmiennych taryf, czy właśnie ktoś do magazynowania energii elektryka, czy jak? Zasilanie awaryjne. Nie zdarza się często te zasilanie, że mamy te awarie sieci. To się troszeczkę poprawiło. Czasy były gdzieś tam niespokojne, to też klienci bardzo często pytają, jakie mam dodatkowe opcje. No, czyli mamy opcję ustawiania, kiedy ten magazyn ma się ładować, kiedy rozładowywać. Mamy opcję tego, że on w razie awarii przełączy się w milisekundy, czy mniej jak 10 milisekund, niezauważalny dla klienta, na zasilanie pełne, backupowe w 3 fazach, bo to jest system trójfazowy. Mamy system asymetryczny, czyli w zależności od ilości modułów bateryjnych, on może oddawać dużo więcej mocy. Przy tej 8,1 on potrafi się dostosowywać, że oddaje do 6,7 kW na jedną fazę. Czyli jeżeli ktoś sobie włączy albo da na jednej 5 kW, na drugiej da 1 kW i na trzeciej da 0,7.
w zależności od obciążenia danego. Czyli żona włączy kuchenkę indukcyjną, ktoś włączy sobie piecyk, ten system postawi to, nawet w wypadku awarii. Mhm. To jest dodatkowa taka... Czyli dowolnie cecha. Możemy obciążać sobie każdą fazę. Tak. Jeżeli nie przechodzimy do pompy ciepła, myślę, że coś wam powiemy, a jesteś w stanie powiedzieć w ogóle, jakiego producenta macie pompę ciepła i jakiej mocy oferujecie? O! I rozumiem, że na stronie informacje też znajdziecie. Też dostaniecie. No i świetnie. To jaki producent to jest? Jest to firma Nelumbo. My jesteśmy głównym dystrybutorem firmy Nelumbo. Firma Nelumbo jest producentem czeskim. W Czechach jest to projektowane, uzdatniane i wiadomo, że niektóre procesy są u naszych przyjaciół ze wschodu wykonywane, ale ze względu na wielkie doświadczenie seniora właściciela, czyli ojca właściciela z tej firmy, który pracował wiele lat na bazie Frumiusa, jest doktorem nauk elektrycznych, on projektował ten cały system w taki sposób, żeby on był optymalny, bo mając doświadczenie i budując te instalacje, na którym to budował, on po prostu potrafił dopasować i wiedział, co jest najbardziej u klienta poszczególne elementy układania, tak, żeby tak. to działało. Dlatego tu jesteśmy pewni, dlatego mamy tą gwarancję tak długą. I... Brzmi rewelacyjnie, to teraz już odsyłałem was do strony. Kołczan chwały, proszę, losujesz trudne pytanie. Ja ci przeczytam. A to dobrze, bo okularów akurat nie wziąłem. Dobrze. Czy w waszej ofercie posiadacie pompy ciepła do starych i nowych budynków? Jak to jest z tym urządzeniem? Czy wiesz, czy tylko do nowych? Stare, nowe budynki. Do starych jest... chodzi mi... Poczekaj, typowo... bo tu jest kwestia dopasowania. Stary budynek powinien być, pompa ciepła działa optymalnie, jeżeli budynek jest doizolowany. Ma ogrzewanie, najbardziej optymalną pracą jest podłogowe. Nie każdy budynek, może stary budynek, nie każdy budynek, bynajmniej z naszymi systemami, nie każdy budynek nadaje się do tego, aby zainstalować tą pompę ciepła, no bo to jest jakiś tam wydatek. Pompa ciepła powinna być, najpierw powinny być audyty energetyczne porobione, tak żeby wiedzieć, jakie zapotrzebowanie tego domu jest, jak wygląda izolacja ścian, okna i tak dalej, żeby to dobrze dopasować i żeby klientowi dobrze to wyliczyć, jak ta pompa będzie pracowała i ile tej energii zużyje, no bo jest wiadomo, jeżeli będą to kaloryfery, lecimy na wysokich temperaturach, ta pompa nie będzie miała przelicznika SOP na 4,5, tylko ona rozumiem, będzie... Rozumiem, że ta pompa z racji czynnika, na który chodzi, nadaje się i do, powiedzmy, budynków modernizowanych, chodzi tutaj o temperatur i do budynków, gdzie mamy niższą temperaturę. Tak, dokładnie. I myślę, tylko, że zużycie energii tutaj, no będzie wiadomo, że trzeba z klientem rozmawiać, że różne jest. Są możliwości podłączania, podgrzewania wody w układach. To jest kwestia tylko tego, jakie parametry, co klientowi naprawdę chcemy doradzić, bo to jest podstawa, żeby on wyzwał. Ale to myślę, że już kwestia instalatora, który dokładnie musi być, że tak dokładnie powiem, obeznany w temacie. Tak. Dobra, dziękuję bardzo. Ja lecimy również dalej na kolejne stoisko. Kochani, jesteśmy na kolejnym bardzo fantastycznym stoisku. Jak widzicie, mamy tu kolorowo, jakby nie było, tak? Jesteśmy koło pomp ciepła, więc powiedzmy, że czuję się jak ryba w wodzie. Jakbyś się przedstawił, bo ty jeszcze nie występowałeś u nas na kanale i powiedział, z jakiej firmy jesteś, jakie masz stanowisko w niej i z czym tutaj na targi przyjechaliście. Witam, ja nazywam się Michał Gąsiorek, jestem menadżerem działu technicznego pomp ciepła firmy Hewalex. Na rynku jesteśmy znani głównie z kolektorów słonecznych, ale w ofercie mamy również pompy ciepła i fotowoltaikę. A dzisiaj rozmawiamy o pompach ciepła. Śmiałeś się z kolorów, dostęp testowy. Jak śmiałeś? Ja się uśmiecham, bo fajnie jest to, że mamy, jeżeli ktoś, bo rozumiesz, że pełna paleta tutaj jest jakaś. Dokładnie. Możesz wybrać kolor. Bardzo odważny. Bardziej jeszcze odważny. Możesz wybrać kolor niebieski, zielony, dowolny kolor z palety RAL, w zależności od potrzeb klienta, u którego montujesz pompę ciepła. Ty lub twój widz. Ale powiem tak, kolorem to wiesz, to się może coś wyróżnić i tak dalej. Przemalować zawsze można, jakby nie było. Czym wyróżniają się wasze sprzęty i jaki klient, że tak powiem, może upatrywać w waszych pompach ciepła jakieś rozwiązanie do swojego budynku? Nasze pompy ciepła wyróżniają się gwarancją 5-letnią, bez wymogów płatnych przeglądów oraz nie wymagamy autoryzowanego uruchomienia instalacji,
podstawowym warunkiem gwarancyjnym naszych urządzeń jest podłączenie pompy ciepła do platformy e-control i w tym momencie dział techniczny razem z działem serwisu ma zdalny nadzór nad pracą tego urządzenia. Co to znaczy, że nie wymagacie odpłatnych serwisów? W ogóle nikt nie jest, pompa jest zainstalowana, jest podłączona do internetu, żeby ją widzicie i co? I nie, przez 5 lat ma klient gwarancję normalnie? Tak. Żadnych dodatkowych kosztów nie ponosi. Jeśli mówimy tutaj o wszelkich czynnościach serwisowych z tytułu gwarancji, są one bezpłatne. Okay. Również z zapisami w kasie gwarancyjnej. A jeżeli chodzi odnośnie samych urządzeń, to one są przeznaczone raczej jak? Sprecyzowane na budynki nowe, nowo budowane, czy raczej na budynki te, które są przed modernizacją, czy tam tuż po modernizacji? Jak to wygląda? Jak to pompy ciepła? Zdecydowanie polecamy je do budynków nowych. Natomiast sprawdzają się również w budynkach poddanych modernizacji, oczywiście uprzednio ocieplonych. Maksymalna temperatura na wyjściu z pompy ciepła to jest do 58 stopni Celsjusza. 50 ile? 8 58 stopni. Dokładnie. 58 stopni, to mówimy przy temperaturze jakiej zewnętrznej? Zgodnie z kopertą pracy zmierzarki, którą mamy podaną w instrukcji. Czyli rozumiem, że nie jest to przy minus 20, że tyle możemy wypuścić, tylko pewnie tam ta temperatura... Oczywiście sukcesywnie ta temperatura spada. Trochę spada. Szczerze, nie znam waszych produktów. Jeżeli chodzi, jakbyś mógł rozwinąć, jeżeli chodzi odnośnie czynnika chłodniczego, czy macie różny asortyment tutaj, czy wiesz, czy macie raczej na jeden czynnik chłodniczy? Mhm. Bo prym teraz wiodą raczej pompy na propan, tak? I wszyscy upatrują w tym, nie wiem, jakieś bożyszcze. Jak to u was wygląda? No, z tym nie będziemy dyskutować, natomiast nasza oferta skupia się na ten moment, jeśli chodzi o pompy ciepła typu monoblok, dla tych domów jednorodzinnych wyłącznie na czynniku R32. Czyli na R32. I w jakim typu szeregu występuje? Od mocy do jakiego? Są pompy jednofazowe 6, 9, 11 oraz trójfazowe 15 i 18. Czyli rozumiem, że każdy dla siebie znajdzie coś, zdecydowanie, że tak powiem. Zdecydowanie tak. Na naszej stronie internetowej można znaleźć kalkulator doboru urządzenia, gdzie można sprawdzić, jakie urządzenie będzie odpowiednie dla danego konkretnego przypadku. Powiedz mi, czy coś wyróżnia jeszcze wasze produkty na tle konkurencji? Nie wiem, jeżeli chodzi o sprawność, jeżeli chodzi o to, co masz dostępne w standardzie. Widzę, że wystaje tutaj grzałka. Nie wiem, czy to jest standard, czy to nie jest standard. Tak. Co możemy sterować ewentualnie już mając to, co mamy wbudowane w pompie ciepła, tak? Okej. Okay. Jeśli chodzi o samo urządzenie, jeśli chodzi o jednostkę zewnętrzną, faktycznie mamy grzałkę tasy kondensatu oraz tutaj te widoczne białe przewody grzejne do owinięcia na rurze podczas montażu. Natomiast nasze wyróżniki znajdują się zwłaszcza w jednostce wewnętrznej, gdzie znajdziemy bogato rozbudowany sterownik z możliwością sterowania trzema biegami grzewczymi, w tym jednym z zaworem mieszającym. Mamy tutaj kilka trybów pracy, jak współpraca z fotowoltaiką, blokada pracy podczas droższych taryf energetycznych. Mamy też funkcję magazynowania ciepła. Do tego jednostka wewnętrzna wyposażona jest w nasze autorskie rozwiązanie, moduł zabezpieczający PZKX, który pozwala na zastosowanie wody grzewczej w pompie ciepła i dajemy gwarancję, że pompa ciepła nie ulegnie zamrożeniu przez 48 godzin, jeśli nie będzie prądu. Powiem szczerze, brzmi obiecująco. Coś chciałbyś dodać jeszcze od siebie odnośnie pomp ciepła? Myślę, że nie. Natomiast jeśli ktoś będzie bardziej zainteresowany, to zapraszam do kontaktu z naszym działem lub na stronę internetową hevalex.pl. Jak najbardziej znajdziecie oczywiście link tutaj do Hevalexa, znajdziecie w opisie tego filmu. A my teraz co? Przenosimy się do drugiego kolegi, który chciał... Tak, zapraszamy do kolegi Wojtka. Nowość, którą przywieźliście tutaj na targi, więc lecimy. Kochani, mamy tutaj kolejnego kolegę. Przedstaw się nam, powiedz, kim jesteś w tej firmie i z jakim to arcy fantastycznym pomysłem przyjechaliście tutaj na targi, bo powiedzieli, że chcecie się właśnie na tym skupić. Dokładnie. Nazywam się Wojciech Szwed, jestem inżynierem rozwoju produktu, pracuję w firmie Hevalex. No i na dzisiejszych targach, na dzisiejszych, na jutrzejszych również, wystawiamy się między innymi z takim rozwiązaniem jak system zarządzania energią w postaci sterownika OptiEner. Co to jest? Co to jest? To jest... Jak najbardziej to urządzenie wpisuje się w zakres pojęcia systemu zarządzania energią. To jest sterownik, który pozwala nam wykorzystać nadwyżki mocy oddawanej do sieci poprzez inteligentne zarządzanie obwodami, które OptiEner posiada. Taki sterownik posiada 4 wyjścia przekaźnikowe
a w połączeniu z modułem rozszerzającym posiada tych wyjść 6 oraz pozwala na płynną regulację mocą grzałki. Powiedz mi, kto to może założyć i co do tego potrzebuje? Bo dla mnie to nie było od razu, aha, to jest związane z tym i z tym. Do czego to w ogóle jest? To jest głównie do zwiększenia poziomu autokonsumpcji. Mając instalację fotowoltaiczną, bardzo często ta moc produkowana przez fotowoltaikę nie jest w pełni wykorzystywana. A to z takich powodów, że na przykład nie ma nas w domu. To jest najgłówniej. No i dzięki takiemu urządzeniu, możemy wprowadzić automatyzację pracy urządzeń. A to urządzenie z kolei nadaje się, tak prawdę mówiąc, do każdej instalacji. Czy widzisz jakieś zastosowanie tutaj takie, które ci się od razu nasuwa, że właśnie, tak jak mówisz, nie ma kogoś w domu, wyjechał, powiedzmy będzie tego samego dnia, nie mówimy o sytuacji, wyjechał na wakacje, bo no, oczywiście. Bajlando, tak, tak. Ale że wyjechał, wróci dopiero wieczorem, nie ma go w domu, nie jest w stanie sobie, nie wiem, pralki załączyć, czegokolwiek innego. Co to urządzenie, jak może wyręczyć tego Kowalskiego? To przykład akurat tej makiety, Państwo zauważą, pierwszy obwód został przypisany dla pompy ciepła. I tutaj też tematem dzisiejszej prelekcji, którą mieliśmy okazję prowadzić, była integracja takiego systemu zarządzania energią z pompą ciepła. Patrząc na aktualną sytuację na monitorowanej instalacji, możemy wymusić konkretne działania odnoszące się do sterowania pracą pompy ciepła w sytuacji, gdy nadwyżki mocy są odprowadzane do sieci. Oprócz pompy ciepła można oczywiście z tym pożenić inne urządzenia. Może to być klimatyzacja, może to być jacuzzi w ogrodzie, może to być ładowarka samochodowa, pralka, suszarka. Tutaj jeśli chodzi o ograniczenia, to wyobraźnia. Wyobraźnia jest ograniczeniem, tak. Czyli optymalizujemy i do tego ten magiczny system, który jest w sumie mały, jakby nie było. Jest malutki, ale dokładnie. Z wielkimi możliwościami. Daje nam duże możliwości, przede wszystkim oprócz tego, że mamy możliwość zarządzania pracą instalacji, wszystkie zebrane dane wizualizowane są na dedykowanej platformie e-Control, która stanowi swego rodzaju centrum dowodzenia. Tam użytkownik ma dostęp, widzi, co się aktualnie dzieje w swojej instalacji, jaka jest wartość mocy produkowanej z fotowoltaiki, jaka jest wartość na wejściu budynku, ile mocy oddajemy do sieci w danej chwili, ile pobieramy z sieci, ile zużywa całościowo monitorowana instalacja. Powiedz mi, czy coś jeszcze byś chciał albo o tym systemie, albo ogólnie o produktach, które tutaj przywieźliście lub macie w ofercie dodać? To nie, myślę, że to raczej wszystko. Tutaj o pompach ciepła kolega, menadżer z działu pomp ciepła opowiedział. Ja opowiedziałem o systemie zarządzania energią. Myślę, że okej. Okay. Odhaczone. Brawo. Więc co teraz? Już na stronę i wołaliśmy. Zaskoczenie. Proszę. O, losujemy. Ja ci przeczytam, żeby nie było problemów z niezrozumieniem. Dobrze. Czytam i objaśniam. Czy macie w ofercie tanią klimę nadającą się do ogrzewania? Tanią klimę nadającą się do ogrzewania? Macie klimę? No w zasadzie pompa ciepła może być rozumiana jako klima, tak, do ogrzewania. A czy tanią? No to muszą Państwo zajrzeć na naszą stronę internetową sklep hewalex.pl. Tam Państwo poznają szczegóły dotyczące oferty wybranego produktu. Także jak najbardziej zachęcam, zapraszam. Podoba mi się twój końcowy entuzjazm. Tak. Zapraszam. Więc dziękuję. Dziękuję bardzo. Lecimy dalej na kolejne stoisko. Dzień dobry, witamy serdecznie. AMS Solar, producent pomp ciepła marki Shizen. Japońska marka Shizen, po japońsku to natura. Mamy monobloki od 6 do 35. Oferta skierowana jest do partnera w zasadzie ostatecznego. Mamy w swojej usłudze dosłownie wszystko. Jesteśmy też producentem zbiorników ze stali kwasoodpornej od setki do 300 i zbiorników kombinowanych. Mamy dosłownie wszystko. Zapraszamy serdecznie. Co to znaczy, że skierowane do użytkownika końcowego? Czyli to mamy znaczy w swojej usłudze... Oczywiście współpracujemy ze wszystkimi w zasadzie w Polsce, jeśli chodzi o grupy handlowe i instalatorów. Mamy też dla klienta ostatecznego ofertę, czyli instalujemy, montujemy, mamy wszystko naraz, po prostu. Od A do Z, dla klienta. Jeżeli chodzi o te urządzenia, w jakich one mocach występuje? Od 6 do 35, jeśli chodzi o monobloki.
R32 i R290, premiera, która będzie wprowadzona już, znaczy wprowadzamy ją już, testujemy, półtorej roku już jest na rynku, znaczy przepraszam, półtorej roku już jest na testach, wprowadzamy ją w tej chwili, w drugiej połowie tego roku. R290, propanówka od 6 do 20. Co można powiedzieć, co wyróżnia w ogóle wasze urządzenie na tle konkurencji? Przede wszystkim w zasadzie mamy, jako jedyna firma, z tego co nam wiadomo, w zasadzie w Polsce, zapewniamy naszym klientom jednostki zastępcze w razie awarii. Żadna firma z tego nie robi. Dobieramy produkt typowo pod energooszczędność, typowo pod budynek i całą jakby ofertę kierujemy typowo w zasadzie właśnie i pod klienta, pod jego wymogi i pod budynek, bo pompy łączą się kaskadowo, oczywiście łączymy je do ogromnych budynków, jak i do mniejszych budynków, takich zamieszkałych domów jednorodzinnych. To w takim razie, co tutaj jest w standardzie, jeżeli chodzi o sterowanie? Czy to jest jeden obieg grzewczy, dwa, trzy obiegi? Jak to... Tutaj nie ma żadnego problemu, nie mamy tutaj żadnego limitu, podłączamy się do wszystkiego, czyli tak jak klient ma, takie jakie warunki ma klient, my dopasowujemy się do warunków do klienta. Jeżeli chodzi o te urządzenia, że mamy na R290, mamy tak. Na R32, czy to jest tak, że nie wiem, pewien typoszereg urządzeń jest przeznaczony dla danej grupy odbiorców, powiedzmy dla tych domów modernizowanych, a inny dla domów nowych, czy jak to wygląda? Chodzi oczywiście o parametr ciepła w zasadzie. No, w R290 jest to wyższy parametr i jakby normy, które nadaje u nas Unia Europejska, gdzie musimy się dostosować. Jesteśmy też na liście ZUM, czyli spełniamy wszystkie normy. Idziemy razem z rynkiem, otwieramy się na rynek. Nie jesteśmy świeżą firmą, jesteśmy już ładnych kilka lat na rynku w zasadzie, więc jesteśmy w całej Polsce w zasadzie. Czy oprócz tych pomp ciepła macie coś jeszcze, co chcielibyście pokazać tutaj na targach? Tak jak mówiłem, nasze zbiorniki w zasadzie ze stali kwasoodpornej, bo to jest coś, co nas wyróżnia. I zbiorniki kombinowane przede wszystkim, 240 litrów i 300 litrów, czyli w jednym zbiorniku mamy ciepłą wodę użytkową i centralne ogrzewanie. To jest bardzo dobre rozwiązanie przede wszystkim dla klientów, którzy nie mają komfortu, jeśli chodzi o przestrzeń w swojej kotłowni. Czyli jeżeli ktoś ma małą kotłownię, bierze takie urządzenie, instaluje do tego zbiornik kombinowany i wszystko ma warte, że tak powiem. Dużo więcej miejsca po prostu też między innymi. Dlatego mówię, w pełni przygotowujemy ofertę dla naszych klientów, pod naszych klientów i pod budynki naszych klientów. Dobrze, jak tak ładnie już wszystko omówiliśmy tutaj, ja rozumiem, że znajdujemy się na targach, więc nie będziemy poruszać pełnej specyfikacji każdego urządzenia. Tak jest. Stronę internetową na pewno macie. www.pompyseason.pl. Jest ona w opisie też tego filmu, a teraz, żeby tradycji stało się zadość, proszę wylosować jedno trudne pytanie. Okej. Okay. Ja przeczytam i będzie ładna odpowiedź, mam oczywiście nadzieję. Tylko i na co powinien zwrócić uwagę klient, porównując wasze urządzenia z konkurencją? I o to właśnie chodzi, bo to jest jakby pytanie klucz, które tu, na targach tutaj bardzo często na nie odpowiadamy. Chodzi o to, że nasza usługa jest w pełni usługą, już pomijam podzespoły, że mamy najwyższej jakości podzespoły, ale chodzi o to, że my dopasowujemy się do klienta, czyli do typowej potrzeby klienta. Klient, jeśli potrzebuje dotacje, potrzebuje w zasadzie skorzystać z innego rozwiązania, mamy wszystko. Od finansowania po koniec montaż i gratulacje w zasadzie, więc... Czyli podstawowe pytanie, ważne bardzo pytanie i dobra odpowiedź. Dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego, lecimy. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia. Kochani, jesteśmy w jednym z ostatnich stoisk. Jak widzicie, energia u jednego i od drugiego człowieka tryska. Tak, jakbyś się teraz przedstawił, bo ciebie na kanale jeszcze nie było, przed milionami słuchaczy i oglądaczy. Witam, dzień dobry, nazywam się Peter i jestem z firmy Nord HT Solution. Co my oferujemy? My oferujemy rozwiązanie, które potrafi energię uzyskiwać solarną, tak jak pewnie znacie, a tą energią rządzić w całym domu. Tą energię potrafimy przekazać do pompy ciepła, do boileru, do ładowarki czy własnych akumulatorów, a to wszystko pod jedną marką. Co to przynosi? Przynosi to, że w mieszkaniu czy w domu możemy wszystko sterować pod jednym urządzeniem, pod jedną aplikacją i zarządzamy całą energią, którą wyprodukujemy i jak najmniej oddawamy do sieci i jak najwięcej konsumujemy na potrzeby własne.
Czyli rozumiem, jest to taka swoista integracja wszystkich systemów, żeby to było z jednego poziomu, jak najbardziej powiązane ze sobą. Tak. I nie tylko, żeby pompa też działała w rytm, że tak powiem, nie wiem, wytwarzanej energii, tak? Na co może w ogóle, dlaczego osoba, która ogląda taki film, tak? Dlaczego mogłaby być zainteresowana właśnie waszym produktem? Jaką widzisz tutaj przewagę, że ktoś sobie, powiedzmy, założy pompę ciepła i założy fotowoltaikę, a założy wasz kompletny system? Przede wszystkim, tak jak mówiłem, ma wszystko pod jedną aplikacją. Jest to bardzo wygodne dla klienta, bo za pomocą tego urządzenia albo za pomocą aplikacji on może rządzić energią w całym domu. Może podłączyć, tak jak mówiliśmy, pompę ciepła i inne urządzenie i zwiększa tym autokonsumpcję i zmniejsza to, że wyprodukowaną energię wysyła za tanie do sieci i kupuje drogo wtedy, kiedy ją potrzebuje. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest to, że cały ten produkt można obsługiwać pod jednym numerem telefonu serwisowego. A co jest jeszcze taką przewagą, którą zostawiłem na ostatni punkt, jest to, że to nie jest zwykła pompa ciepła. To jest pompa ciepła, która potrafi komunikować z falownikiem hybrydowym i wtedy, kiedy mielibyśmy nadwyżkę, którą byśmy wysłali do sieci, to tego nie robimy. Nie wysyłamy do sieci, pompa ciepła dostanie sygnał, że waty nam uciekają do sieci i ona się wtedy włącza. I włącza się płynnie, nie pracuje zero-jedynkowo i pracuje tak w współpracy z falownikiem. To jest rzeczywistość. Co do przyszłości, przygotowujemy się też na dynamiczną zmianę taryf, która w Polsce będzie przychodziła i też przygotowujemy się na przyszłość w klimatyzatorach. To wszystko są kolejne sprzęty, które będziemy wdrążać pod jedną markę i wyobrażam sobie, że korzystać klimatyzację wtedy, kiedy mamy nadwyżki, schłodzi nam dom wtedy, kiedy jest szczyt. Będzie bardzo ciekawy produkt, który możemy dołączyć do całej rodziny Nord, która już istnieje. Teraz ważne pytanie, bo stoimy przy pompie ciepła. Powiedz mi, jaki macie typoszereg urządzeń? Czy raczej to jest wąski typoszereg mocy urządzeń, czyli że to jest, nie wiem, 10, 14, 16 kW? Mhm. Czy to jest tak, że dostosowane te pompy są do realii, że mamy budynki teraz te nowe, 100, 140 metrów, które potrzebują mało energii i stare, modernizowane budynki? Jak to wygląda? Nasze pompy ciepła są mocy od 5 kW do 20 kW, więc ta paleta jest bardzo szeroka i myślę, że dopiero wtedy, kiedy to wszystko połączymy z mądrym zarządzaniem tą energią, widzimy, że tej energii, tak jak mówisz, w nowych budynkach nie potrzebujemy dużo i nie musimy jej też dużo wysyłać do sieci. Bo była taka sytuacja w Polsce, że dawaliśmy na dach jak najwięcej fotowoltaiki się dało. To się jednak pokazało, że to nie jest tak zupełnie idealne, bo wtedy napięcie w sieci się podwyża, jak w całej ulicy mamy tej fotowoltaiki dużo. My tego chcemy uniknąć i pracujemy na tym, żeby, tak jak mówiłem, tą energię jak najmniej wysyłać do sieci i jak najwięcej skonsumować. To jest cała idea Nord. We have the solution. I po to warto inwestować w ten... I my to rozwiązanie mamy. Brzmi, powiem szczerze, zachęcająco. Nie będziemy, myślę, że tutaj przedstawiać wszystkich możliwości pompy ciepła. Na pewno macie stronę internetową, więc w linku umieszczamy tą stronę internetową. Zainteresowane osoby całym tym systemem, bo myślę, tak to trzeba rozpatrywać. Odsyłam właśnie do tej strony internetowej, poczytajcie sobie więcej. A ciebie jeszcze zaszczyt. Proszę wylosować sobie kołczan chwały. Daj, odczytam. Trudne pytanie. Nie wiem, jak trudne, ale jakie pytania dotyczące waszych produktów są najbardziej tendencyjne i irytujące? Czy
pompy ciepła działają, to jest irytujące, bo był pewny okres, kiedy tych pomp sprzedawało się bardzo dużo. Sprzedawali to ludzie, którzy o tym nic nie wiedzieli. Zamontowali do klienta i zniknęli. My jesteśmy na rynku 20 lat, mamy doświadczenia z fotowoltaiką, z pompami ciepła i dlatego mnie takie pytania wkurzają. Rozumiem. Czyli to jest jedno z tych pytań, które cię wkurza. Dzięki wielkie za wywiad. Dziękuję. Lecimy do następnego stoicza. Dobrze, kochani, humory dopisują i chyba to będzie ostatnie stoisko, więc... Pierwsze, ale na końcu. Dokładnie, więc jest jakiś zaszczyt. Jesteśmy na stoisku jakim? Firma Nowa Termia. A ty nazywasz się? Marcin Nowak. Bardzo dobrze, jesteś tutaj ojcem, dyrektorem wszystkich. Prezesem. Tak można powiedzieć, tak mówią. Z czym przyjechaliście tutaj na targi? Jakie produkty macie w ogólnie w swoim portfolio? Przyjechaliśmy tutaj z marką CTC, której jesteśmy wyłącznym dystrybutorem na rynku polskim. Jest to szwedzka marka, która właśnie w ubiegłym roku obchodziła stulecie działania firmy. Pompy ciepła zarówno powietrzne, gruntowe również, inwerterowe, jak i on-offowe, od małych mocy po bardzo duże jednostki, również dla obiektów dużych, przemysłowych, administracyjnych itd. Myślę, że brzmi bardzo, ale to bardzo szeroko. Ale ci ludzie, którzy nas oglądają, zastanawiają się, czy w ogóle myśleć nad tymi urządzeniami, które macie w portfolio, tak? Patrząc pod kątem swojego domu. Więc teraz może tak dla tych użytkowników, ok, komercyjni, duża moc, pewnie macie urządzenia 30-50 kW i więcej. 230 w jednym. Da się. Można. Ale są osoby, które budują te domki 120 metrów i tak dalej, potrzebują pompę, czwórkę, szóstkę jakąś, w zależności od producenta różnie to wygląda. Super. I są ludzie, którzy mają domy termomodernizowane, w których są kaloryfery. Czy znajdą u was coś? To teraz powiem coś więcej. Od małych mocy po małe bardzo budownictwo, czyli domki jednorodzinne od kilkudziesięciu do stu kilkunastu metrów, ale też mamy tego typu rozwiązania. I w kilku wariantach, ale najfajniejszą rzeczą, którą mogę powiedzieć odnośnie twojego zapytania co do budynków modernizowanych. Mamy pompę ciepła szwedzką CTC, nazywa się EcoHeat. Jest to pompa ciepła. My mówimy o tym, że nie ma takiego innego rozwiązania, żaden inny producent, ponieważ na razie go nie znaleźliśmy u nikogo. Jest to pompa ciepła, którą możemy zamontować w modernizowanym obiekcie, w którym zawsze przy modernizacji musimy dokładać bufor, czyli dodatkowe urządzenie, dodatkowe materiały, bufor do centralnego ogrzewania. Jest to też czas wykonania tej instalacji, a w naszej pompie jest tak skonstruowana, ma tak innowacyjną budowę, która pozwala na to, że jest to jedyna jednostka, którą możesz zamontować w modernizowanym obiekcie w domku i nie potrzeba dodatkowo dokładać i zajmować miejsca, dostawiać bufora i wykonywać dodatkowych prac. Jak to jest możliwe? To możemy wam przybliżyć, jak już będziecie zainteresowani dokładną, magiczną wiedzą, którą możemy wam przekazać podczas następnej prezentacji, jak będzie okazja. Zapraszam klientów, którzy będą chcieli to poznać. Służymy pomocą i możemy opowiedzieć, dlaczego ta pompa jest taka unikatowa. Okej, stoimy przy jakiejś pompie złotej. Tam jest jakaś pompa czarna. Czy to jest tylko wariant kolorystyczny, czy to oznacza zastosowany czynnik? Jak to wygląda? Wygląda to tak, że ta pompa pomalowana jest celowo na kolor złoty, ponieważ w ubiegłym roku firma CTC obchodziła stulecie marki. Więc jest to już tak długa historia w branży ogrzewnictwa. Tak jest, więc wyprodukowali pompę ciepła, którą mamy tutaj do pokazania jako takie uhonorowanie tych 100 lat jakby działalności firmy. Druga rzecz, jeżeli chodzi o kolor szary, o którym wspomniałeś, jest to pompa, to jest nowość, jest to pompa propanowa, która obsługuje zarówno ogrzewanie, jak i chłodzenie. I to jest nowość, którą pierwszy raz prezentujemy na targach, to jest nowe urządzenie w ofercie. Czy tutaj też jest pełna, że tak powiem, dowolność i pełny wariant mocy od tej 4-6 kW z wyższej? Jest wariant od kilku kW do 22 kW. Taki przedział iluś jednostek od kilku do 22 kW łącznie, jeżeli chodzi o powietrzne. A o gruntowe jest od kilku kW, czyli do najmniejszych nawet domków, do obiektów typu 229 kW w jednym urządzeniu, które tam stoi z tyłu. Czyli bardzo duże i...
obiekty komercyjne i tak dalej. Także mamy takie inwestycje, które są w trakcie, na przykład na tych dużych mocach, gdzie łączna suma odwiertów w ziemi to 53 km na jednym obiekcie, który będzie wykonany na kilkunastu budynkach, na tych pompach właśnie dużej mocy. Czyli dużo. Co oprócz pomp ciepła jeszcze przywieźliście ze sobą? Bo widzę jakiś bufor specjalnie rozkrojony i tak dalej. Czy to jest coś innowacyjnego, coś, czego konkurencja nie ma? Postrasz trochę, postrasz. Wszystko powiedziałeś. Coś innowacyjnego i coś, czego nie ma konkurencja. Jest to urządzenie, nazywa się I555. Jest to urządzenie, którego nie ma konkurencja. Nie znaleźliśmy nigdzie konkurencji, która ma podobne urządzenie. Jest to urządzenie, które po to pokazujemy w środku, żeby wytłumaczyć klientom zasadę działania. Pod to urządzenie możemy podłączyć zarówno pompę powietrzną, razem jednocześnie z drugą pompą gruntową. Możemy tu wpiąć jeszcze kominek z płaszczem wodnym. Możemy wpiąć, nie wiem, kocioł gazowy lub szczytowe źródło, elektryczny kocioł lub jakieś inne. I to urządzenie jest w stanie wygenerować olbrzymią ilość ciepłej wody plus ogrzać budynek. Jest takim centrum dowodzenia, gdybyś miał już nie mały domek, ale na przykład willę, w której masz duże zapotrzebowanie na ciepłą wodę, może nawet basen, duże zapotrzebowanie na grzanie i kilka mieszanych układów, na przykład solary połączone z kominkiem, z płaszczem wodnym, z pompą ciepła, z powierzchnią gruntową i tak dalej. Możesz to wszystko spiąć w jedno urządzenie i tym zasterować. Brzmi bardzo dobrze. Jeżeli Wy jesteście zainteresowani pełną ofertą, to wchodźcie na stronę, link macie w opisie tego filmu. A teraz zanim jeszcze pójdę się bawić, obuchy klimatyczne... Trochę się boję. Kołczan chwały, losu. Mało serio? Zostało, tak? Ja przeczytam. Uwaga. Może trudne, a może nie. Czy w 2024 roku warto wybrać pompę ciepła i dlaczego? W 2024 nie ma innego wyjścia, jak wybrać pompę ciepła, bo to jest przyszłość i nie ma nic lepszego. To po pierwsze. A dlaczego? Nie mamy tyle czasu, żebym opowiedział o wszystkich zaletach pomp ciepła. Same plusy. Ważne, żeby wybrać tylko pompę CTC. CTC z nowej termin. CTC rządzi! Dobrze, dzięki wielkie. Dziękuję Ci bardzo. My się, kochani, zawijamy. To był ostatni wywiad w dniu dzisiejszym, więc można opuścić ten zacny przybytek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ostatni występ, że się podobał. Bardzo dziękujemy. Na następnych targach. I zapraszamy. Jeszcze raz dzięki.